Wydawnictwo RTW przedstawia powieść Kena Kessy Lot nad kukułczym gniazdem W przekładzie Tomasza Mirkowicza Czyta Zbigniew Zapasiewicz Są na korytarzu Czarni sanitariusze w białych uniformach Którzy wstali przede mną, żeby odwalić sztosa I uprzątnąć ślady, zanim ich przyłapie. Szorują posadzkę, kiedy wychodzę z sypialni, wszyscy trzej ponurzy i do wszystkiego ziejący nienawiścią, do wczesnej pory, szpitala i pacjentów, którymi muszą się zajmować. Wolę się im nie pokazywać, kiedy żre ich tak silna nienawiść jak teraz. Jestem w tenisówkach, więc cicho, niby mysz, skradam się pod ścianą, ale ich czułe detektory rejestrują mój strach i sanitariusze, wszyscy trzej naraz, Unoszą głowy. Z czarnych twarzy patrzą na mnie oczy połyskujące metalicznym blaskiem, niczym lampy radiowe w starym odbiorniku. Chłopaki, idzie wódz, potężny wódz, stary wódz, szczota, łapaj wodzu! Wtykają mi w garść zmywak i pokazują, gdzie mam dzisiaj sprzątać. Kiedy ich mijam, któryś wali mnie kijem od szczotki po łydkach, żebym się pośpieszył. A patrzcie go ale posuwa chłop wielki jak drabina a posłuszny jak dziecko Śmieją się A potem schylają głowę i mruczą coś za moimi plecami szum czarnych automatów szemrzących nienawiścią śmiercią i innymi szpitalnymi tajemnicami Bez obaw mówią przy mnie o swojej skrywanej nienawiści bo myślą że jestem głucho niemy wszyscy tak myślą Jestem dość przebiegły żeby się nie zdradzić. I jeśli na tym parszywym świecie cokolwiek zawdzięczam temu, że jestem pół krwi Indianinem, to właśnie tę odrobinę przebiegłości, która pozwala mi udawać głucho niemego przez te wszystkie lata. Myję posadzkę przy drzwiach wejściowych, gdy nagle ktoś wsuwa klucz do zamka, poznaję natychmiast, że to wielka oddziałowa obyta z zamkami jak nikt. Bo zasuwa, odskakuje szybko i bez zgrzytu. Ogarnia mnie lodowaty powiew. Kiedy oddziałowa wślizguje się do środka i przekręca za sobą klucz, widzę jej palce, muskające gładkie stalowe drzwi. Paznokcie ma tej samej barwy co usta. Dziwny, pomarańczowy odcień, jak koniec lutownicy. Tak gorący, a zarazem tak zimny, że nikt nie umiałby powiedzieć czy dotyk oddziałowej mrozi go, czy parzy. W jednej ręce wielka oddziałowa trzyma zakonopne uchowi klinowy koszyk w kształcie skrzynki na narzędzia, taki sam jak te, które Indianie z plemienia Umkwa sprzedają przy szosie w upalne sierpniowe dni. Miała go już, kiedy tu trafiłem. Jest rzadko pleciony, więc widzę, co znajduje się w środku – nie ma tam puderniczki, śminki czy innych kobiecych drobiazgów. Koszyk wypełniają po brzegi tysiące zapasowych części, które oddziałowa zamierza użyć w ciągu dnia zębatki i kółka, wypolerowane, połyskujące złowrogo tryby, a obok nich lśniące jak porcelana pigułki oraz igły, kleszcze, pincetki zwoje miedzianego drutu. Mijając mnie, oddziałowa kiwa głową. Cofam się, ciągnąc za sobą zmywak aż pod samą ścianę, uśmiecham i zaciskam powieki, żeby utrudnić aparaturze siostry dokonanie pomiaru. Jeśli ktoś ma zamknięte oczy, niełatwo jest przejrzeć go na wylot. Słyszę w mroku stukot gumowych obcasów i chrzęst żelastwa w koszyku, który kołysze się w rytm oddalających się sztywnych kroków oddziałowej. Kiedy otwieram oczy, Skręca ona właśnie z korytarza do oszklonej dyżurki, w której spędzi najbliższe osiem godzin, siedząc za biurkiem przy oknie wychodzącym na świetlicę obserwując i notując wszystko, co się będzie działo. Cieszy się z góry z jej twarzy bije spokój i zadowolenie. Twarz oddziałowa jest gładka, proporcjonalna i precyzyjnie wykonana jak buzia kosztownej lalki. Kremowo-biała skóra przypominająca emalie cielistej barwy, błękitne oczka, mały nosek o różowych chrapkach. Wszystko pasuje do siebie idealnie, oprócz pomarańczowego odcienia ust i paznokci siostry oraz rozmiaru jej biustu. Musiano się pomylić na taśmie montażowej i wyposażono ten skądinąd doskonały wyrób w ogromne piersi. Widać jak bardzo się tym gryzie. Słyszę hałas przy drzwiach wejściowych, na samym końcu korytarza, poza moim polem widzenia. Kiedy już raz otworzą się o ósmej, to potem łup, łup, się i zamykają przynajmniej tysiąc razy w ciągu dnia. Tego ranka zamek zgrzyta inaczej. Najwyraźniej to nikt z naszych stałych gości. To konwojent, bo zaraz dobiega nas zdenerwowany, niecierpliwy głos. Przyprowadziłem nowego pacjenta, niech mi ktoś pokwituje odbiór. I czarni pędzą. Nowy pacjent. Wszyscy przerywają grę w karty albo w monopoli spoglądają na drzwi do świetlicy. Chociaż go nie widzę, wiem, że nie jest to zwyczajny pacjent. Ani nie przemyka się bojaźliwie pod ścianą, ani też nie przytakuje im słabym szeptem, kiedy mówią mu o prysznicu, lecz śmiałym, donośnym głosem odpowiada, że nie, dziękuję. Chromoli prysznic. Jest czysty jak rzadko. Musiałem brać prysznic dziś rano w sądzie i wczoraj wieczorem w kiciu. A w taksówce, kiedyśmy tu jechali, wymyliby mi uszy, gdyby tylko mieli czym rany. I Ilekroć mnie gdzieś wysyłają, muszę się szorować. Przed, po i w trakcie podróży. Tak mi to już weszło w krew, że gdy tylko słyszę plus gwody od razu zaczynam pakować manatki. Uciekaj z tym termometrem, kochasiu. Daj mi się rozejrzeć po nowej chałupie. W klinice psychiatrycznej jestem pierwszy raz. Pacjenci patrzą po sobie ze zdumieniem, a potem zerkają na drzwi, za których dobiega głos. Nowy mówi o wiele głośniej, niż by potrzebował, gdyby czarni stali koło niego. Mówi tak, jakby znajdował się gdzieś nad nimi, płynął pięćdziesiąt metrów nad ziemią i krzyczał do ludzi w dole. Musi być ogromny. Słyszę, jak idzie korytarzem i poznaje po jego krokach, że jest ogromny. Wcale nie przemyka się pod ścianą, ma podkute żelazem obcasy, które dzwonią o posadzkę niczym końskie podkowy. Staje w drzwiach, zahacza kciuki o kieszenie i stoi jak w szerokim rozkroku, a wszyscy gapią się na niego. – Czołem, chłopaki! – podnosi rękę i lekkim uderzeniem wprawia w ruch papierowego nietoperza, który wisi na sznurku w drzwiach od czasu zabawy w Wigilię Wszystkich Świętych. Fajna dziś pogoda, no nie? Głos ma podobny do głosu taty, dziarski, tubalny, ale sam nie jest do taty podobny. Tata był czystej krwi Indianinem, wodzem, twardym i lśniącym jak kolba karabinu. Natomiast nowy to Rudzielec, ma długie ryże baki i widoczne spod czapki zmierzwione płomienne kędziory, które dawno nie widziały nożyczek. Równie szeroki jak wysoki był tata. Ma szerokie bary, szczękę i klatkę piersiową, szeroki, zuchwały uśmiech i też jest twardy, ale inaczej niż tata. Twardy jak piłka bejsbolowa pod wytartą skórą. Nos i policzek przecina mu blizna, z której jeszcze nie zdjęto szwów. Ktoś go musiał porządnie zdzielić w jakiejś niedawnej bójce. Nowy stoi i czeka. A że nikt mu nie odpowiada, wybucha śmiechem. Śmieje się głośno i swobodnie, śmiech wypływa z jego rozchylonych ust i zataczając coraz większe kręgi, tłucze o ściany oddziału. Nagle zdaje sobie sprawę, że takiego śmiechu nie słyszałem od lat. Wszyscy na oddziale, zarówno pacjenci, jak i personel, oniemieli na dźwięk jego śmiechu. Nikt go nie ucisza, nikt się nie odzywa. Nowy przestaje się wreszcie śmiać i wchodzi do świetlicy. Ale śmiech wciąż rozbrzmiewa wokół niego tak jak wokół wieży dźwięk dzwonu, który dopiero co przestał bić. Jest w jego oczach, uśmiechu, ruchach i mowie. Nazywam się McMurphy, chłopaki. Randall Patrick McMurphy. Jestem karciarz i błazen. Mruga. Śpiewa urywek piosenki. Jak ktoś przy mnie w karty rypie, ja też forse na stół sypie. I znów parska śmiechem. Podchodzi do stolika, przy którym grają okresowi. Grubym paluchem przegina jednemu karty, zerka w niej i kręci głową. Ta, po to tu przybyłem, koledzy, żeby was trochę rozebrać w zielonym stoliku. Na farmie penitencjarnej w Pendleton różnąłem wszystkich i nie miałem już nic do roboty, więc wystąpiłem o przeniesienie, kapujecie. Brakło mi świeżej krwi. Kurcze, patrzcie, jak ten gość trzyma karty. Wszyscy widzą, co ma rany. Wymig was o skubie. Cizyk zakrywa karty. Rudzielec podaje mu rękę. – Cześć, stary! W co gracie? W bezika? – Chryste, nic dziwnego, że nie pilnujesz kart. Nie macie pełnej talii? – Zresztą mniejsza. Na wszelki wypadek wziąłem własną, lepszą od normalnej. Spójrz na te obrazki. Każda karta inna. Pięćdziesiąt dwie pozycje. Cizyk i tak ma wyłupiaste oczy, ale to, co widzi, sprawia, że wręcz wychodzą mu z orbit. – Spokojnie, tylko ich nie powróć czasu mamy mnóstwo, mnóstwo gier przed nami. Lubię grać własną talią, bo zwykle mija przynajmniej tydzień, zanim inni zaczynają rozróżniać kolory. Odzywki, mrugnięcia, donośny głos i butny krok nowego przywodzą mi na myśl sprzedawcę samochodów albo licytatora na aukcji bydła, albo może nawoływacza w pasiastej bluzie ze złotymi guzikami – który stoi przed jarmarczną budą pod łopoczącymi transparentami i przyciąga ludzi jak magnes. No powiem wam szczerze jak to było: otóż wdałem się na farmie w parę bujek i sąd to, że jestem psychopatą. I co miał się spierać sądem? Na nimi było w głowie. Mogli mnie nazywać jak chcieli: psychopatą, wściekłym psem czy wilkołakiem, bylebym tylko wykpił się od pielenia groszku i więcej na oczy nie oglądał gracy. Powiedzieli mi, że psychopata to taki gość, który za często wdaje się w bójki i za często pieprzy babki. Ale to chyba im się coś popieprzyło, no nie? Bo czy słyszał kto kiedy, żeby facet był syty dymania? Cześć, stary, jak się że ja Jestem Mac Murphy i z miejsca stawiam dwa dolce, że nie wiesz, ile masz punktów w kartach, które trzymasz. Nie patrz! Dwa dolce, co ty na to? Niech cię cholera kochasiu, nie możesz zaczekać. Musisz mieć gać tym termometrem. Nowy stoi przez chwilę i rozgląda się po świetlicy, żeby zorientować się w sytuacji. Po jednej stronie młodsi pacjenci, zwani okresowymi, bo lekarze sądzą, że z czasem uda się ich jeszcze wyciągnąć z choroby, mocują się na ręce i ćwiczą karciane sztuczki, przy których jeżeli ileś tam się doda, odejmie i policzy, wyjdzie taka to a taka, taka karta. Billy Bibbit uczy się robić skręty. A Martini krąży po sali, zagląda pod stoły krzesła i odkrywa cuda. Okresowi wciąż wędrują po sali, opowiadają kawały i chichoczą, zasłaniając dłońmi usta. Nikt nie ma odwagi głośno się roześmiać, bo zaraz zleciałby się cały personel, żeby zadawać pytania i sporządzać notatki. Piszą listy, żółtymi ogryskami ołówków, szpiegują się nawzajem. Od czasu do czasu któryś nieopatrznie powie coś o sobie. Na wtedy jeden z siedzących przy tym samym stoliku ziewa wstaje i niby od niechcenia podchodzi do wielkiego dziennika przy oknie dyżurki, żeby zapisać, co usłyszał. Wielka oddziałowa mówi, że ma to terapeutyczne znaczenie dla całego oddziału, ale ja wiem, że idzie jej tylko o zebranie w dzienniku dostatecznych danych, aby odesłać któregoś z pacjentów na remont generalny do głównego budynku, gdzie rozmontują mu głowę i naprawią, co trzeba. Ten, kto wpisze donos do dziennika, dostaje gwiazdkę przy nazwisku i nazajutrz może spać do późna. Po drugiej stronie sali, naprzeciwko okresowych, siedzą chronicy, wybrakowane produkty kombinatu. Nie po to są w szpitalu, by poskładano ich do kupy, ale żeby nie chodzili po świecie i nie psuli dobrej marki kombinatu. Personel nie ukrywa, że chronicy są tu na stałe. Dzieli się ich na chodzących, jak ja, którzy poruszają się o własnych siłach, dopóki dostają jeść, na wózkarzy i na rośliny. My, chronicy, no w każdym razie większość z nas, jesteśmy maszynami, które mają defekty nie do naprawienia defekty wrodzone lub spowodowane przez kolizje, czołowe zderzenia z tysiącami nieustępliwych przeszkód w ciągu lat. Gdy zabierano nas do szpitala, Byliśmy wrakami krwawiącymi rdzą gdzieś na złomowisku. Ale są pośród nas chronicy, w stosunku do których personel popełnił niegdyś błędy. Chorzy, którzy trafili do szpitala jako okresowi i zostali przeformowani na miejscu. Elis jest chronikiem, który najpierw był okresowym, ale zupełnie się rozregulował, gdy przeciążono go prądem w tej potwornej rzeźni mózgów, zwanej przez sanitariuszy. Wstrząsówką. Teraz wisi, przybity do ściany, w tym samym stanie, w jakim zdjęli go wówczas ze stołu i w tej samej pozycji, ramiona wyciągnięte na boki, zaciśnięte dłonie, przestrach na twarzy. Wisi, przybity do ściany, niczym trofeum myśliwskie. Czarni wyciągają gwoździe w porze posiłków i wieczorem, kiedy zaganiają go do łóżka, a także wtedy, gdy muszą go przesunąć. Żebym wytarkał kałużę, w której stoi. W starym szpitalu stał w jednym miejscu tak długo, że jego mocz przeżarł podłogę i strop. Elis wciąż spadał na oddział poniżej. Mieli z nim wieczną udrękę, bo nigdy się im nie zgadzał stan liczbowy. Rackley to kolejny chronik, który trafił tu przed kilkoma laty jako okresowy, ale jego przejustowali inaczej. Popełnili błąd przy wmontowywaniu mu do głowy jakiejś instalacji. Rozrabiał bez przerwy, kopał sanitariuszy i gryzł po nogach praktykantki ze szkoły pielęgniarskiej. Więc w końcu wzięli go do warsztatu, przymocowali go paskami do stołu, i wtedy, zanim zatrzasnęli drzwi, i na pewien czas straciliśmy go z oczu. Mrugnął do nas, po czym krzyknął za odchodzącymi sanitariuszami zapłacicie mi za to przeklęte czarnuchy. Kiedy dwa tygodnie później przyprowadzili go na oddział, był ogolony na zero. Jego twarz wyglądała jak rozogniony fioletowy siniec, a w czoło miał wszyte wtyczki wielkości małych guziczków. Widać po jego oczach, że zupełnie wypalono go w środku. Są przydymione, szare i puste, jak zepsute korki. Całymi dniami nic nie robi, trzyma tylko przy wypalonej twarzy starą fotografię, i wciąż obraca ją w zimnych palcach. Od tego miętoszenia zdjęcie jest wytarte, i po obu stronach szare, jak jego oczy. Nie wiadomo nawet, co kiedyś przedstawiało. Jestem na oddziale najdłużej ze wszystkich od końca II wojny światowej. Nikt nie jest tu dłużej, żaden z pacjentów, tylko wielka oddziałowa jest tu dłużej ode mnie. Na ogół chronicy okresowi zachowują wobec siebie dystans. Tak jak sobie życzą, czarni i jedni i drudzy trzymają się w swojej części świetlicy. Czarni twierdzą, że dzięki temu panuje przynajmniej porządek i dają nam poznać, że są przeciwni zmianom. Przyprowadzają nas po śniadaniu do świetlicy, patrzą gdzie stajemy i kiwają głowami. Słusznie panowie, grunt to porządek, porządek musi być. Prawdę mówiąc nie potrzebują nas pouczać, gdyż oprócz mnie mało który chronik się porusza, a okresowi wolą pozostawać po swojej stronie, bo jak mówią, nasza cuchnie gorzej niż zafajdana pielucha. Ale ja wiem, że to nie tyle smród. Wstrzymuje ich od zbliżania się do chroników, ile obawa, że i oni mogą kiedyś tak wyglądać. Wielka oddziałowa zna te obawy i wie, jak je wykorzystać. Jeżeli jakiś okresowy zaczyna się dąsać, mówi mu, że jeśli nie chce skończyć po tamtej stronie, powinien być zdyscyplinowanym pacjentem i współpracować z personelem, który chce go przecież wyleczyć. Nowy Rudziele z McMurphy od razu wie, że nie jest chronikiem. Rozgląda się przez chwilę po świetlicy, a widząc, że należy do okresowych, szybko przechodzi na ich stronę i uśmiechnięty od ucha do ucha ściska ręce wszystkim po kolei. Z początku krępują ich jego dowcipy, żarty i gromki głos, kiedy pokrzykuje na czarnego, który wciąż depcze mu po piętach, trzymając termometr, aż najbardziej krępuje ich jego tubalny śmiech. Okresowi przerywają swoje zajęcia i podchodzą przyjrzeć się z bliska nowemu facetowi, nikogo takiego, jak on nie było jeszcze na oddziale. I pierwszy raz widzę, żeby okresowi kogoś tak wypytywali, skąd pochodzi i czym się zajmuje. Odpowiada, że jest człowiekiem z powołaniem. Mówi, że tułał się bez celu, pracując dorywczo przy wyrębie lasów, dopóki nie zgarnęło go wojsko i nie pokazało mu, do czego ma dryg. Tak jak jedni nauczyli się w woju oszukiwać, a drudzy obijać, tak on nauczył się grać w pokera. Od tego czasu ustatkował się i poświęcił wyłącznie hazardowi. Pragnie tylko grać w pokera, nadal być kawalerem, żyć gdzie chce i jak mu się podoba. I jeszcze tego, żeby mu dano spokój. Ale sami wiecie, mówi, jak społeczeństwo prześladuje ludzi z powołaniem. Odkąd zająłem się szulerką. Siedziałem w tylu prowincjonalnych kiciach, że mógłbym napisać przewodnik. Wciąż słyszę, że jestem niepoprawnym zabijaką, że niby ciągle wdaje się w bójki. Gówno prawda. Kiedy wdawałem się w bójki, będąc prostym drwalem, przymykali oczy i mówili, że to zrozumiałe. Gość, który tak ciężko tyra, ma prawo się wyszumieć. Ale jeżeli się jest szulerem i w dodatku wiadomo, że czasami organizuje się prywatne partyjki. Wystarczy krzywo splunąć i już zamykają cię jako kryminalistę. Kurczę, w jednej dziurze samo wożenie mnie do mamra solidnie nadwyrężyło budżet miejscowej policji. Potrząsa głową i dyma policzki. Ale trwało to krótko. Scwaniłem się. Trzeba wam wiedzieć, że ten wyrok za pobicie, który odsiadywałem w Pendleton był pierwszym od prawie roku. Dlatego właśnie trafiłem do kicia. Wyszedłem z wprawy, no. Facet miał jeszcze dość sił, żeby się podnieść z podłogi i zawiadomić gliny, nim prysnąłem z miasta. Twardy gość. Znów się śmieje, funduje grabule, a ilekroć czarny z termometrem podchodzi zbyt blisko, siada, żeby się mocować na ręce i wkrótce zna już wszystkich okresowych. Przywitawszy się z ostatnim z nich, wali prosto na stronę chroników, tak jakbyśmy wcale nie byli gorsi. Nie wiadomo, czy zawsze jest taki serdeczny, czy też ma swoje szulerskie powody by ściskać graby facetom tak chorym, że często nie wiedzą nawet jak się nazywają. Odrywa od ściany dłoń Elisa i potrząsa nią za maszyście, jakby był politykiem kandydującym w wyborach, a głos Elisa był równie dobry jak inne. Stary, mówi do niego z powagą, nazywam się Randall Patrick McMurphy. I nie podoba mi się widok dorosłego faceta stojącego po kostki we własnych sikach. Może byś się wytarł, co? Elis spogląda w dół ze szczerym zdumieniem, jakby widział kałużę po raz pierwszy. – O jej dziękuję! – woła i nawet robi kilka kroków w stronę toalety, ale gwoździe przyciągają go do ściany. – Magmarfy. Przesuwa się wzdłuż szeregu chroników, ściskając ręce pułkownikowi Matersonowi, Raklemu i staremu pitowi, ściska ręce wózkarzy, chodzących i roślin, ściska ręce, które musi podnosić chorym z kolan niby martwe ptaki, cuda maleńkich kostek i drucików nakręcane ptaki, które spadły, bo odkształciły się sprężyny. Ściska ręce wszystkim, z wyjątkiem George'a, maniaka czystości, który uśmiecha się i cofa przed niehigieniczną dłonią. Jego więc McMurphy tylko pozdrawia gestem, a odchodząc mruczy do swojej ręki. Jak ci się znajęła, po skąd ten stary wiedział, ile nawróździłaś? Nikt nie rozumie, do czego on zmierza. Po co tak zabiega, żeby ze wszystkimi nawiązać znajomość, ale to... Stokroć lepszy od mieszania łamigłówek. Wciąż powtarza, jakie to istotne dla szulera, żeby poznał wszystkich, z którymi ma mieć do czynienia. Ale chyba zdaje sobie sprawę, że niewiele będzie miał do czynienia z osiemdziesięcioletnim niemowlakiem, który wsadziłby pewnie kartę do gęby i zaczął rzuć bezzębnymi dziąsłami. Mimo to wygląda, jakby dobrze się bawił, jakby zadawanie się z ludźmi po prostu sprawiało mu frajdę. Ja jestem ostatni. Nadal siedzę w kącie przywiązany do krzesła. McMurphy przystaje przede mną, zahacza kciuki o kieszenie spodni, odchyla głowę i wybucha śmiechem, jakbym był najbardziej zabawny ze wszystkich. Przeraził mnie wtedy ten śmiech, bo wydało mi się, że McMurphy mnie rozszyfrował, odgadł, że to moje siedzenie z rękami wokół podkurczonych kolan i patrzenie przed siebie – Jakbym nic nie słyszał, to jedna wielka lipa. Ho, ho! zawołał, patrzcie, kogo tu mamy! A ja pamiętam tę scenę bardzo wyraźnie, pamiętam, że zmrużył jedno oko, odchylił głowę i, nie przestając się śmiać, spojrzał na mnie z zagojonej wiśniowej szramy na nosie. Pomyślałem, że śmieszy go moja indiańska twarz i czarne lśniące włosy Indianina. Pomyślałem, że może śmieszy go mój bezsilny wygląd. Ale potem przypomniałem sobie, co najpierw przyszło mi do głowy: że się śmieje, bo ani na sekundę nie nabrał się na moje udawanie, mniejsza jak byłem przebiegły. On i tak przejrzał mnie na wylot, śmiał się i mrugał, żeby mi to dać do zrozumienia. Co z tobą, wielki łodzu? Wyglądasz jak kwoka wysiadująca jaja? Zerknął na okresowych, żeby sprawdzić. Czy się śmieją z dowcipu, ale ponieważ tylko zachichotali mrawo, znów spojrzał na mnie i mrugnął porozumiewawczo: Jak ci na imię, wodzu? Z przeciwnej strony świetlicy dobiegł mnie głos Bilego. Nazywa się Bromden, wódz Bromden, ale wszyscy prze przezywają go wo wo wodzem sz szczotą, bo sanitariusze wciąż zaganiają go do. Yy, sprzątania. Chyba niewiele poza tym umiałby ro robić. Jest głu głuchy. Billy pod par ręką brodę. Gdybym ja był głuchy, rzekł z westchnieniem, to bym się zabił. MacMurphy przysunął twarz tak blisko mojej, że chcąc nie chcąc musiałem na niego spojrzeć. To prawda? Ty jesteś głuchy, wodzu? Jest głuchoniemy. MacMir wydał wargi i przez dłuższą chwilę patrzył mi w oczy. Potem wyprostował się i podsunął mi pod nos prawicę. Co za różnica przywitać się chyba potrafi, nie? Do licha wodzu może i rosłe z ciebie chłopisko, ale jeśli ze mną się nie przywitasz, uznam to za obrazę. Dobrze się zastanów. Czy chcesz się narazić nowemu władcy wariatkowa? Po tych słowach puścił oko do Hardinga i Bilego, ale ręki szerokie jak talerz nie cofnął. Pamiętam, że palce, które zacisnęły się na moich, były grube i silne. Nagle poczułem, że coś dziwnego dzieje się z moim patyczkowatym ramieniem. Dłoń zaczyna mi pęcznieć, jakby McMurphy pompował w nią swoją krew. Krew i moc zagrały mi w ręce. Stała się niemal tak ogromna jak jego, pamiętam. Panie McMurray? To wielka oddziałowa. Panie McMurray, pozwoli pan na chwilkę? To wielka oddziałowa. Sprowadził ją czarny, który uganiał się za McMurphy'em z termometrem. Teraz oddziałowa postukuje tym samym termometrem o zegarek i żeby wziąć pomiar nowego pacjenta, świdruje go oczami jak bory. Usta ściągnięte w trójkąt przypominają czekające na smocze kusta lalki. Sanitariusz Williams powiadomił mnie, panie McMurray, że sprawia pan pewne trudności w kwestii prysznicu. Czy to prawda? Proszę mnie źle nie zrozumieć. Cieszę się, że chce pan poznać innych chorych przebywających na oddziale. Wszystko jednak we właściwym czasie. Przykro mi, że odrywam pana od pacjenta Bromdena, ale sam pan rozumie, przepisy obowiązują wszystkich. Nowy przechyla głowę i mruga do oddziałowej. Jakby chciał powiedzieć, że go nie nabierze, bo się poznał na niej równie szybko jak na mnie. Patrzy na nią długo, jednym okiem. Wie pani, mówi, wie pani co? Dokładnie to samo słyszę o przepisach. Uśmiecha się szeroko, oboje uśmiechają się do siebie i mierzą się wzrokiem. Ile razy komuś się wydaje, że nie mam najmniejszej ochoty się podporządkować. Po czym puszcza moją dłoń. Wielka oddziałowa okropnie się irytuje, jeżeli jej oddział przestaje funkcjonować jak sprawny precyzyjny mechanizm. Wystarczy najmniejszy bałagan usterka czy zator, żeby zamieniła się w biały kłębek furii. Nadal obnosi ten swój uśmiech porcelanowej lalki, wciśnięty między nosa pod brudek i z tym samym spokojem świdruje oczami, ale głęboko w środku jest napięta jak struna. Wiem, czuję to. Nie pozwala sobie na chwilkę oddechu, dopóki nie zlikwiduje zawady czy, jak sama mówi, nie wyreguluje sytuacji. Pod jej rządami życie oddziały znakomicie wyregulowane. Kłopot polega na tym, że siostra nie może wciąż przebywać na oddziale. Czasami musi wyjść na zewnątrz. Robi więc, co może, żeby świat zewnętrzny wyregulować również. Pracuje ramię w ramię z podobnymi jej osobami, wchodzącymi w skład ogromnej organizacji, którą ja nazywam kombinatem, a która dąży do wyregulowania całego świata zewnętrznego, tak jak ona wyregulowała oddział. Jest weteranem regulacji. Kiedy wiele lat temu trafiłem ze świata zewnętrznego do Starego Szpitala, była już wielką oddziałową i od Bóg wie, jak dawna z oddaniem poświęcała się regulowaniu. Ja obserwowałem ją przez wiele lat. Nie widziałem, jak nabiera wprawy. Ciągła praktyka utrwaliła i udoskonaliła jej umiejętności. Teraz jej władza jest nieograniczona i dociera wszędzie, biegnąc po drutach cieńszych od włosów i niewidocznych dla nikogo, prócz mnie. Widzę wielką oddziałową, jak siedzi pośrodku pajęczyny drutów, niczym czujny robot, Dozoruje sieci ze skrupulatnością mechanicznego owada. Dokładnie wie, dokąd biegnie który drut oraz jakiej mocy ładunek należy posłać, żeby osiągnąć pożądany skutek. W wojsku, nim wysłano mnie do Niemiec, byłem młodszym elektrykiem w obozie szkoleniowym, a wcześniej przez rok studiów liznąłem nieco elektroniki, więc znam się na tego rodzaju instalacjach. Wielka oddziałowa siedzi pośrodku pajęczyny drutów. Marząc o świecie sprawnym, precyzyjnym, podobnym do zegarka kieszonkowego z przeźroczystą kopertą, o świecie, w którym wszystko dzieje się zgodnie z rozkładem, a jedyni pacjenci, którzy nie chodzą po świecie zewnętrznym, sterowani jej drutami to przykuci do wózków chronicy z cewnikami biegnącymi im z nogawek prosto do otworów w posadzce. Latami dobiera idealny zespół. Przez oddział przewijają się dziesiątki lekarzy w różnym wieku, w różnym typie i z różnymi wyobrażeniami o tym, jak należy prowadzić oddział. Niekiedy nawet dość odważnych, żeby się jej stawiać. Wtedy świdruje ich od rana do nocy oczami z suchego lodu, aż wycofują się, wstrząsani dziwnymi dreszczami. Ciągnie się to latami. Lekarze wytrzymują trzy tygodnie, czasem trzy miesiące nasz wreszcie oddziałowa decyduje się na małego człowieczka o szerokim, wysokim czole, szerokich, obwisłych policzkach i twarzy wciętej na wysokości maleńkich oczek, jakby długo nosił zbyt ciasne okulary, które wpijały mu się w głowę. Pewnie dlatego teraz nosi binokle przywiązane tasiemką do górnego guzika koszuli, chwieją się na sinym grzbiecie małego noska lekarza i osuwają to na jedną, to na drugą stronę, więc kiedy rozmawia. Musi wciąż przekrzywiać głowę, żeby mu nie spadły. Wybraniec oddziałowej. Trzech czarnych pracujących na dziennej zmianie dobiera po latach prób, w trakcie których odrzuca tysiące. Wszyscy trzej sanitariusze są czarni, jak telefony: wszyscy trzej noszą wykrochmalone nieskazitelnie białe spodnie, białe bluzy zapinane z boku na zatrzaski i wyczyszczone lśniące jak lód białe buty. Na czerwonej gumie, w których mogą poruszać się bezgłośnie po korytarzu, nigdy nie słychać, kiedy nadchodzą. Porozumiewają się na falach nienawiści. Czarni spełniają polecenia siostry, nim sama nawet zdąży je pomyśleć. Kiedy wreszcie kompletuje odpowiedni zespół, Oddział zaczyna chodzić jak w zegarku. Wszystko, co pacjenci myślą, mówią i robią, jest zaprogramowane na kilka miesięcy naprzód na podstawie notatek, które oddziałowa sporządza w ciągu dnia. Po przepisaniu na maszynie, notatki są wprowadzane do machiny, której buczenie słyszę za stalowymi drzwiami na zapleczu dyżurki. Wielka oddziałowa obserwuje wszystko przez szybę. Od równo trzech godzin nie ruszyła się z miejsca, nie poszła nawet na drugie śniadanie. Punktualnie o pierwszej, kiedy ze świetlicy usunięto już stoły, lekarz opuszcza swój gabinet przy końcu korytarza, wchodzi, kiwa głową oddziałowej, mijając dyżurkę i zasiada w fotelu odrobinę na lewo od drzwi. Dopiero wówczas pacjenci zajmują miejsca, a po chwili nadciągają pielęgniarki i starzyści. Kiedy wszyscy już siedzą. Wielka oddziałowa wstaje od szyby, idzie na tyły dyżurki do stalowego pulpitu pokrytego tarczami i przyciskami, włącza urządzenie podobne do automatycznego pilota, żeby kierowało oddziałem podczas jej nieobecności, a następnie wkracza do świetlicy, niosąc dziennik i koszyk wypełniony papierami. Choć spędziła już w szpitalu pół dnia, jej fartuch nadal jest tak sztywny od krochmalu. Że nie układa się łagodnie, tylko łamie z trzaskiem, jakby ktoś składał zamarznięte płótno. Oddziałowa zdejmuje z ręki zegarek, nakręca go, spoglądając na zegar ścienny, i kładzie tarczą do góry w koszyku. Następnie wyjmuje z koszyka tekturową teczkę. W porządku, możemy zaczynać? Obraca sztywno głowę i z uśmiechem rozgląda się po świetlicy, żeby sprawdzić, czy nikt nie zamierza oponować. Chłopaki boją się napotkać jej wzrok, spuszczają oczy i oglądają sobie paznokcie. Wszyscy, z wyjątkiem McMurphy'ego. Zajął fotel w rogu świetlicy, rozsiadł się w nim wygodnie i obserwuje każdy ruch oddziałowej. Cyklistówkę ma wciśniętą głęboko na rudę kędziory, jakby zaraz miał startować w zawodach, a na jego kolanach leży talia kart. Przekłada ją, a następnie składa i z głośnym trzaskiem zwielokrotnionym przez ciszę. Wzrok oddziałowej zatrzymuje się przez moment na McMurphy'im. Miała go na oku, kiedy przez cały ranek grał w pokera i choć nie zauważyła, by pieniądze przechodziły z ręki do ręki, podejrzewa, iż nie należy on do ludzi, którym w smak byłaby panująca na oddziale zasada, że gra się wyłącznie na zapałki. Przekładane karty znów szeleszczą, po czym rozlega się trzask i talia znika w potężnej dłoni McMurphy'ego. Zaczynamy pod koniec piątkowego zebrania... Omawialiśmy kłopoty pana Hardinga yy, z jego młodą żoną. Pan Harding poinformował nas, że jego żona ma wyjątkowo obfity biust, co jest dla niego krępujące, ponieważ wszyscy mężczyźni oglądają się za nią na ulicy. Pan Harding oświadczył ponadto, że obfity biust żony czasami wywołuje w nim poczucie niższości. Tyle informacji. Kto miałby ochotę dotknąć tej kwestii? Harding zamyka oczy, pozostali milczą. McMurphy patrzy po chłopakach, a kiedy widzi, że żaden z nich nie zamierza się odezwać, podnosi rękę do góry, i jak uczniak strzela palcami. Oddziała, kiwa głową. Panie yy, McMurphy? Dotknąć czego? Słucham. Pytała siostra, kto ma ochotę dotknąć. dotknąć kwestii, panie McMurphy, problemów pana Hardinga z żoną. Aha, bo ja myślałem, że możemy dotknąć jej no, czego innego. A co innego. Urywa. O mało nie zbił jej stropu. Okresowi uśmiechają się ukradkiem. McMurphy zaś przeciąga się szeroko, ziewa, mruga do Hardinga. Po chwili oddziałowa, już całkiem opanowana, chowa dziennik do koszyka, wyjmuje inną teczkę i zaczyna czytać: McMurray Randall Patrick. Skierowany do kliniki z penitencjarnej farmy w Pendleton na obserwację i ewentualne przymusowe leczenie. Lat 35 kawaler odznaczony w Korei za zorganizowanie ucieczki z komunistycznego obozu jenieckiego, usunięty z wojska za brak subordynacji. Dalej następuje litania bujek, ulicznych awantur w lokalach oraz aresztów za pijaństwo, pobicia, zakłócanie porządku i najliczniej za szulerstwo. Raz aresztowany za nierząd, za nierząd, lekarz podrywa głowę, za nierząd z nieletnią. Hola, holańc, mi nie udowodnili, mówi McMurphy do lekarza. Dziewczyna odmówiła zeznań. Z piętnastoletnim dzieckiem, a twierdziła pani doktor, że ma siedemnaście, była chętna jak mało która. Oddziałowa zamyka teczkę i podaje lekarzowi siedzącemu po drugiej stronie drzwi. Oto nasz nowy pacjent, doktorze, z Mówi, jakby miała w teczce żywego człowieka i mogła go razem z nią przekazać do wglądu. Zamierzałam później zapoznać pana z jego aktami, ale skoro sam tak natarczywie domaga się uwagi na zebraniu grupy, możemy załatwić tę sprawę od razu. Lekarz ciągnie za tasiemkę, wyławia z kieszonki binokle i mocuje je sobie na nosie. Przekrzywiają się w prawo, więc przechyla głowę w lewo, żeby wróciły na miejsce. Przeglądając teczkę, uśmiecha się pod nosem, bo on. Zuchowaty ton nowego faceta też go rozbawił, ale tak jak my pilnuje się, żeby się głośno nie roześmiać. Jak widzę, nie przechodził pan dotychczas leczenia psychiatrycznego, prawda panie McMurray? McMurphy, doktorze. Słucham, a zdała mi się, że siostra mówiła. Otwiera teczkę, wyławia binokle, patrzy przez moment w akta, po czym znów ją zamyka i znów chowa binokle. A rzeczywiście, McMurphy, ma pan słuszność. Bardzo przepraszam. Interesuje mnie, czy był pan kiedyś na leczeniu psychiatrycznym, przechodził psychoanalizę albo przebywał w zakładzie? No, jeśli policzyć wszystkie zakłady karne, zarówno stanowe, jak i okręgowe. Nie, nie, ja mam na myśli zakłady psychiatryczne. A nie, no, nie, to w takim razie to nie. To jest mój pierwszy raz. Ale jestem pomylony, doktorze, daję słowo. Moment zaraz panu pokażę. Wiem, że lekarz na farmie, no wiem, że coś napisał powinno być tu. Przy końcu. Tak? No, musiałem to przeoczyć chwileczkę. Znów wyławia binokle, zakłada na nos i patrzy, gdzie mu wskazuje McMurphy. O proszę, no. Oddziałowa opuściła ten ustęp, kiedy referowała moja. akta. O tu, więzień McMurphy objawia nadmierną, bo ja chcę, żeby to było jasne, doktorze, co ze mnie za człowiek. Nadmierną wybuchowość, prawdopodobnie na podłożu psychopatycznym. No. Lekarz mi powiedział, że pewnie jestem psychopatą, bo lubię się bić i pieprz. Panie wybaczą, bo no, jak to ujął, jestem nadgorliwy we współżyciu z kobietami. No. Doktorze, czy to bardzo zły objaw? Chodzi mi o tę nadgorliwość, doktorze. Czy pan miał kiedy podobne kłopoty? Lekarz wyciera oczy. Nie, panie McMurphy, nie miałem, przyznaję. Intryguje mnie jednak następująca uwaga w pańskich aktach nie można wykluczyć symulowania dysforii celem uniknięcia mozolnej pracy na farmie. Spogląda na McMurphy'ego. – I co pan na to? Doktorze. McMarfi prostuje się na całą wysokość, marszczy czoło i rozkłada szeroko ręce, jakby wzywał niebo na świadka. Czy ja wyglądam na normalnego człowieka? Lekarz tak bardzo się stara nie parsknąć śmiechem, że nie jest w stanie nic odpowiedzieć. McMurphy odrywa od niego wzrok i kieruje to samo pytanie do wielkiej oddziałowej. – Wyglądam? – Doktorze, może należałoby zapoznać pana Magmarfiego z regulaminem zebrań grupy? – No, słusznie, a skoro już przy tym jesteśmy… Warto chyba przedstawić całą teorię naszej społeczności terapeutycznej, chociaż zwykle zostawiam to na później. Tak, świetny pomysł, siostro Ratchet, wyśmienity. Na pewno warto, doktorze. Ale przede wszystkim chodzi mi o przypomnienie zasady, że w trakcie zebrania pacjenci nie mogą wstawać z miejsc. Tak, 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 nie, oczywiście, a potem wyjaśnię teorię. Panie McMurphy, jedną z podstawowych zasad jest, że podczas spotkań pacjenci muszą siedzieć. Sam pan rozumie, tylko w ten sposób możemy zachować porządek. Ja już idę, doktorze, ja wstałem tylko po to, żeby pokazać panu te adnotacje w moich aktach. Teorie społeczności terapeutycznej słyszałem już tyle razy, że mam ją w małym palcu. Jak to człowiek musi się nauczyć. Współżyć w grupie, zanim będzie mógł funkcjonować w normalnym społeczeństwie, jak to grupa może pomóc, wytykając mu jego błędy, jak to właśnie społeczeństwo rozstrzyga, kto jest, a kto nie jest normalny, więc należy starać się sprostać powszechnym kryteriom i tak dalej. Ilekroć na oddział trafia, nowy pacjent, lekarz od razu dosiada swojego konika. W zasadzie tylko wtedy przejmuje ster i kieruje zebraniem. Twierdzi, że celem społeczności terapeutycznej jest: Stworzenie demokratycznego oddziału kierowanego głosami samych pacjentów oraz wypuszczanie na świat zewnętrzny pełnowartościowych obywateli. Nie tłamście w sobie, przekonuje lekarz, żadnych pretensji, bolączek. Zgłaszajcie mi, jeżeli chcecie coś zmienić. Zawsze można wszystko przedyskutować w grupie. Powinniście tu czuć dostatecznie swobodnie by bez skrępowania mówić o swoich problemach emocjonalnych w obecności personelu i innych pacjentów, mówcie, dyskutujcie, wszystko wyznajcie. A jak któryś z Was w trakcie zwyczajnej rozmowy powie coś osobistego, zapiszcie w dzienniku, żeby personel również mógł się dowiedzieć. Nie jest to donosicielstwo jak na filmach kryminalnych, ale pomoc okazywana kolegom. Wyciągajcie na wierzch Stare grzechy, niech obmyją je oczy zebranych. Bierzcie udział w dyskusji. Pomagajcie sobie oraz przyjaciołom badać tajniki podświadomości. I pamiętajcie, że między przyjaciółmi nie powinno być żadnych sekretów. Chcemy, mówi zwykle na koniec, jak najbardziej. Upodobnić naszą mikrospołeczność do wolnej i demokratycznej społeczności na zewnątrz, stworzyć tu na oddziale mały światek, będący zmniejszonym modelem ogromnego świata zewnętrznego, w którym pewnego dnia znów zajmiecie swoje miejsca. O drugiej to lekarz zaczyna się wiercić w fotelu. Nie lubi zebrań. Jeśli nie może mówić o swojej teorii, wolałby siedzieć u siebie w gabinecie i sporządzać wykresy. Wierci się i w końcu chrząka, więc oddziałowa spogląda na zegarek i oznajmia nam, że dyskusję dokończymy jutro, a teraz mamy przynieść stoły z gabinetu hydroterapii. Okresowi wypadają z transu i zerkają na Hardinga. Twarze palą ich ze wstydu, jakby dopiero teraz zdali sobie sprawę, że oddziałowa znów przerobiła ich na szaro. Jedni ruszają po stoły, a drudzy podchodzą do półki z czasopismami i z wielką uwagą wertują stare numery miesięcznika McCalls, wszystko po to, żeby uniknąć towarzystwa Hardinga. Znów dali się wrobić w oskarżanie przyjaciela, jakby on był przestępcą, a oni prokuratorami, sędziami i ławą przysięgłych. Przez 45 minut darli z niego pasy, jakby im to sprawiało przyjemność. I wiercili mu dziurę w brzuchu pytaniami, jak mu się zdaje, czemu to nie potrafi dogodzić żoneczce, dlaczego tak bardzo nie chce dopuścić do siebie myśli, że ona zadaje się z innymi mężczyznami, jak może oczekiwać wyleczenia, skoro nie udziela szczerych odpowiedzi. Dręczyli go pytaniami i insynuacjami, no a teraz mają wyrzuty sumienia i unikają jego towarzystwa, żeby nie czuć się jeszcze bardziej niezręcznie. McMurphy Śledzi ich wzrokiem, nie wstaje z fotela. Znów ma taką minę, jakby nie wszystko pojmował. Siedzi jeszcze przez chwilę w fotelu, obserwując okresowych, drapiąc się kartami po rudym zaroście. Wreszcie wstaje, ziewa, przeciąga się, skrobie rogiem karty po pępku, następnie chowa talię do kieszeni i podchodzi do zlanego potem przylepionego do fotela Hardinga. Przygląda mu się, na po chwili zahacza łapę o najbliższe krzesło – i przekręciwszy je oparciem w stronę Hardinga, siada na nim okrakiem jak na drobnym kucyku. Harding jeszcze go nie zauważył. McMurphy klepie się po kieszeniach, odnajduje papierosy, wyciąga jednego zapala. Żaden z mężczyzn nie zwraca uwagi na drugiego. Nie wiem, czy Harding w ogóle dostrzegł intruza. Wtulił głowę głęboko między szczupłe ramiona, podobne do zielonych owadzich skrzydełek, i siedzi sztywno na brzegu fotela, ściskając dłonie między kolanami. Patrzy prosto przed siebie i nuci coś pod nosem, udając, że jest zupełnie spokojny. Zagryza jednak policzki, co upodabnia go do uśmiechniętego kościotrupa i bynajmniej nie ma ze spokojem nic wspólnego. Magmarfi bierze do ust papierosa, składa ręce na drewnianym oparciu krzesła i opiera na nich brodę, mrużąc jedno oko od dymu. A drugim okiem lustruje przez chwilę Hardinga. Słuchaj, no, koleś, czy te wasze zebranka zawsze tak wyglądają? Pyta wreszcie, a papieros podskakuje mu w ustach przy każdym słowie. Czy zawsze? Harding przestaje nucić, puszcza policzek, a na nadal patrzy prosto przed siebie, gdzieś ponad ramieniem, McMurphy'ego. No, czy takie numery odchodzą na każdym zebraniu grupy? Stado kur bawi się w dziobanego. Harding odwraca gwałtownie głowę i spogląda na magmarfiego jakby dopiero teraz zdał sobie sprawę z jego obecności. Bawi się w dziobanego, próżny trud, przyjacielu, Twoje osobliwe ludowe wyrażenia są dla mnie niestety zupełnie niezrozumiałe. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Zaraz ci to wyjaśnię. Marfi podnosi nieco głos. Choć nie patrzy na słuchających go z tyłu okresowych, mówi przede wszystkim do nich. Stado spostrzega plamkę krwi na jednej kurze i rzuca się na nią, dziobie i dziobie, aż zostaje z niej tylko garść okrwawionych piór i kości. Ale zwykle w czasie tej kotłowaniny krew pstrzy kilka sztuk ze stada, a wtedy przychodzi kolej na nie. Potem krople krwi spadają na następne kury. A gdy pozostałe zadziobują je na śmierć, krew znaczy następne i następne. No tak, stary, zabawa wdziobanego może wykończyć całe stado w ciągu kilku godzin. Sam byłem tego świadkiem. Wyjątkowo nieprzyjemny widok. Jedyny sposób, żeby zapobiec tej rzezi, no w przypadku kur, to założyć im klapki na oczy, żeby się nie widziały. Harding splata długie palce na kolanie, podciąga nogę do góry i osuwa się na oparcie fotela. Zabawa w dziobanego. Urocze porównanie, przyjacielu. Ale wierz mi, stary, to co oglądałem, przypomina mi tę zabawę, dziobanie rozjurzonych kur. A ja byłem kurą z plamką krwi, tak, przyjacielu? No właśnie, stary. Wciąż uśmiechają się do siebie, ale mówią teraz tak cicho i z takim napięciem, że przesuwam się i sprzątam koło nich, żeby słyszeć rozmowę. Pozostali okresowi też podchodzą bliżej. I chcesz jeszcze coś wiedzieć? Chcesz wiedzieć, kto rozpoczyna dziobanie? Harding milczy wyczekująco. Ta stara oddziałowa, nikt inny. Ciszę rozdziera pisk strachu. Słyszę, że maszyneria w ścianie gubi rytm. Po chwili jednak znów dudni miarowo. Harding ledwo panuje nad drżeniem rąk, ale. Nadal stara się ukryć zdenerwowanie, więc to wszystko jest takie proste, mówi, takie infantylnie proste. Wystarczyło ci sześć godzin na oddziale, żeby podsumować wieloletnią pracę Freuda, Junga i Maxwella Jonesa i zawrzeć ją w trzech słowach zabawa wdziobanego. Gówno mnie obchodzą Fred, Jung i ten drugi, chodzi mi o to... Oto wasze zafajdane zebranie, stary, o to, co wyczyniali z tobą oddziałowa i ta banda synów, ale ci dali wycisk. Wycisk? No pewnie. Załatwiali cię jak mogli. Jak nie z jednej mańki, to z drugiej. Nieźle musiałeś narozrabiać, stary, skoro tylu facetów ma z tobą na pięku. To niesłychane. A czy ty naprawdę nie rozumiesz, naprawdę się nie domyślasz, że to wszystko było dla mojego dobra? Że każde pytanie, każda sugestia siostry Ratchet i reszty personelu ma wyłącznie terapeutyczne znaczenie? Albo wcale nie słuchałeś, gdy doktor Spiwi przedstawiał swoją teorię społeczności terapeutycznej, albo brak ci wykształcenia, żeby to zrozumieć. Zawiodłem się na tobie, przyjacielu, bardzo się zawiodłem. Po naszej porannej rozmowie miałem cię za inteligentniejszego. Słusznie odgadłem, że jesteś ograniczonym, gruboskórnym, prowincjonalnym bufonem, niewrażliwszym od gęsi, ale nie odmawiałem ci pewnej dozy wrodzonej inteligencji, aczkolwiek cechuje mnie na ogół spostrzegawczość i wnikliwość, nie jestem jednak nieomylny. Wypcha się koleś. No tak? Zapomniałem wspomnieć, że już dziś rano zauważyłem twoją prymitywną porywczość. Psychopata o wyraźnych skłonnościach sadystycznych, prawdopodobnie wynikłych ze skrajnego egocentryzmu. O tak. Wspaniałe predyspozycje do zawodu terapeuty nic dziwnego, że czujesz się uprawniony do krytykowania sposobu, w jaki siostra raczej prowadzi zebrania, choć jest ona wysoko kwalifikowaną pielęgniarką z dwudziestoletnim stażem pracy na oddziałach psychiatrycznych. Ktoś tak utalentowany jak ty, przyjacielu, na pewno umie dokonywać cudów z podświadomością potrafi ukoić zbolałe id. I odobruchać super ego. Mógłbyś pewnie w niespełna pół roku wyleczyć cały oddział, nie wyłączając roślin. Tędy, tędy panie i panowie, a jak się nie uda, zwracamy gotówkę. Zamiast się oburzyć, McMurphy tylko patrzy na Hardinga, wreszcie pyta całkiem spokojnie, czy ty naprawdę myślisz, że ta szopka na dzisiejszym zebraniu była dla twojego dobra, że możecie wyleczyć? A czy w przeciwnym razie którykolwiek z nas by się na to godził, przyjacielu? Personel nie mniej od nas pragnie naszego wyleczenia. Nie są potworami. Siostra Ratchet może i jest surową kobietą w średnim wieku, ale na pewno nie gigantycznym potworem z rzędu kuraków zamierzającym z sadystyczną rozkoszą wydziobać na oczy. Chyba jej o to nie posądzasz, co? Nie, koleś, bynajmniej. Ona wcale nie chce wydziobać wam oczu. Usiłuje pozbawić was czego innego. Bardziej się wzdryga. Widzę, że dłonie wymykają mu się samowolnie z pomiędzy kolan, niby białe pająki z pomiędzy omszałych gałęzi, i pełzną powoli do miejsca, w którym uda łączą się z tułowiem. Nie oczu? Pyta. No to w takim razie, czego przyjacielu? MacMurray uśmiecha się szeroko. Nie wiesz, koleś? A skądże mam wiedzieć, to znaczy jeśli. Jonder, koleś waszych cennych, jonder! Pająki dopełzają do rozwidlenia i przycupują w nim, drgając niepewnie. Harding z trudem zdobywa się na uśmiech, ale twarz i wargi tak mu zbladły, że uśmiech jest niedostrzegalny. Wpatruje się w Makmarfiego, ten wyjmuje papierosa z ust i powtarza, co już raz powiedział: No, właśnie Jonder. Nie, koleś, oddziałowa nie jest żadną ogromną kurą, ale kleszczarą, specem od trzebienia. Ja widziałem tysiące takich osób, starych i młodych facetów i babki, są wszędzie i na wolności w pierdlach. Usiłują cię osłabić, żebyś się ugiął przed nimi, podporządkował ich prawom i żył jak ci każą, a najprędzej cię złamią, dosiegając tam, gdzie boli najbardziej. Dostałeś kiedyś w bójce kopa w jaja, koleś? Kładzie cię od razu, co? Nie ma nic gorszego. Chce ci się żygać, stajesz się słaby, jak mucha. Jeśli bijesz się z facetem, który chce wygrać nie dzięki własnej sile, ale przez odebranie ci twojej, patrz mu na nogi, bo będzie usiłował rąbnąć cię kolanem załatwić, tak samo jak ta stara klępa. Hardik jest biały, jak płótno, ale teraz przynajmniej wie, co się dzieje z jego rękami. Wymachują w powietrzu. Jakby chciały odeprzeć słowa Makmarfiego. Nasza kochana, siostra Ratchet, nasza łagodna, wiecznie uśmiechnięta i dobrotliwa mateczka Ratchet, ten anioł miłosierdzia jest według ciebie kastratorką, przyjacielu, to jest istny nonsens. Słuchaj, koleś, skończ lepiej te bzdury. Może dla kogoś tam i jest mateczką, ale to baba wielka, jak stodoła i twarda, jak skała. Jak tylko tu wszedłem, też w pierwszej chwili dałem się nabrać, że jest miła i kochana, ale nie na długo. Nie wierzę, żeby ktoś mógł tu tkwić pół roku albo roki nie przejrzeć na oczy. O, ja widziałem już niejedną wredną sukę, ale ta wszystkie bije na łeb. Siostra Ratchet, wredną suką, przedtem klępą, kleszczarą i, 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 i czym jeszcze? Kurą, wiedz przyjacielu, że metafory należy stosować z umiarem. Gadaj, zdrów, jest suką, klępą i kleszczarą. Dobrze wiesz, o czym mówię, więc przestań się zgrywać. Twarz i dłonie Hardinga są teraz bardziej ruchliwe niż kiedykolwiek. Różne gesty, uśmiechy, grymasy i miny następują po sobie tak błyskawicznie jak na przyspieszonym filmie. Usiłuje się opanować i tylko pogarsza sprawę. Zrozum, przyjacielu mój, miły psychopato, siostra raczej to prawdziwy anioł miłosierdzia. Spytaj, kogo chcesz. Bezinteresowna, jak wiatr dzień po dniu, przez pięć długich dni w tygodniu pełni dla dobra ogółu swoje niewdzięczne obowiązki. To wymaga poświęcenia, przyjacielu, prawdziwego poświęcenia. Wiem też odgodnych godnych zaufania osób. Choć nic bliższego nie mogę ci o nich wyjawić. Ponadto, że Martini pozostaje z nimi w bliskich stosunkach, i że również w dni wolne od pracy siostra Ratchet służy ludzkości, oddając się działalności charytatywnej. Przygotowuje kosze z takimi delicjami jak konserwy i mydło, a dla urozmaicenia dorzuca kawałek sera, po czym obdarowuje nimi młode małżeństwa w tarapatach finansowych. Dłonie Hardinga migają w powietrzu, kreśląc scenkę, którą opowiada. Spójrz, oto nadchodzi nasza oddziałowa. Stuka lekko do drzwi w ręce, trzyma kosz ozdobiony wstążkami. Młodemu małżeństwu szczęście zapiera dech. Mąż stoi z otwartymi ustami, żona płacze, nie kryjąc łez. Oddziałowa lustruje ich domostwo, obiecuje przysłać im pieniądze na, 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 na proszek do czyszczenia. A jakże stawia kosz na środku podłogi, a kiedy stamtąd wychodzi, posyłając obojgu pocałunek. I z uśmiechy. Jest tak upojona słodkim mlekiem, i miłosierdzia, którym własny czyn wypełnił jej obfite piersi, że nie potrafi powściągnąć swojej szczodrości. Szczodrości, rozumiesz? Na zatrzymuje się przy drzwiach, bierze na bok onieśmieloną młodą małżonkę, wręcza jej w padarunku banknot 20-dolarowy i mówi: Weź to, moje biedne, nieszczęsne, głodne dziecko, weź i kup sobie ładną sukienkę. Jak widzę twojego męża, nie stać na podobne luksusy, przy i mi, więc to ode mnie specjalnie w tym celu. No i tak młodzi na całe życie zaciągają wobec niej dług wdzięczności? Pod koniec Harding mówi tak szybko, że żyły występują u naszej, i kiedy milknie, zapada głucha cisza. Dobiega mnie tylko przytłumiony szum, jakby obracającej się szpuli. Pewnie ukryty magnetofon nagrywa rozmowę w świetlicy. Harding się rozgląda, widzi, że wszyscy wpatrują się w niego. I choć nie przychodzi mu to łatwo, stara się roześmiać. Dźwięk, jaki wydaje, podobny jest do pisku, który towarzyszy wyciąganiu młotkiem gwoździ ze świeżej sosnowej deskiej. I, 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 I harding nie może się powstrzymać, zaciska ręce i mruży oczy na ten okropny odgłos, ale nie może się powstrzymać. Piszczy coraz cieńszym głosem, aż wreszcie, łapiąc ustami powietrze, opuszcza twarz w nadstawione dłonie. Och, sucha, sucha, suka wredna, wredna sucha szepcze przez zaciśnięte zęby. Magmarfi zapala drugiego papierosa i podaje Hardingowi, a ten bierze go bez słowa. Magmarfi wpatruje się w siedzącego naprzeciwko mężczyznę z tak wielkim zdumieniem, jakby nigdy dotąd nie widział człowieka. Gdy tak patrzy na niego, Harding przestaje podrygiwać i dygotać. Podnosi głowę. Masz rację, mówi. Wszystko się zgadza. Spogląda na wpatrzonych w niego pacjentów. Nikt dotąd nie miał odwagi powiedzieć tego głośno, ale nie ma pośród nas nikogo, kto by myślał inaczej i w głębi swojej zastraszonej duszyczki nie przeklinał oddziałowej. Magmarfim marszczy brwi i pyta, a ten kurdubel lekarz? Może z pomyślunkiem u niego nie tego, ale chyba nie jest aż tak głupi, by nie widzieć, że to babsko zawładnęło oddziałem i wyrabia, co jej się żywnie podoba. Harding zaciąga się papierosem, po czym odpowiada, wypuszczając ustami dym, doktor Spiry, tak samo jak my wszyscy, jest w pełni świadom swojej bezradności. To wystraszony, zdesperowany, niedołężny króliczek, który doskonale się orientuje, że bez siostry raczet nigdy by nie podołał kierowaniu oddziałem. A co gorsza, ona również wie, że on zdaje sobie z tego sprawę i ani na moment nie pozwala mu o tym zapomnieć. Wystarczy, że lekarz pomyli się w aktach albo przy sporządzaniu wykresów, a wypomina mu to całymi tygodniami. – To prawda – mówi Cizik, podchodząc do MacMarfiego. Ona żadnej pomyłki nie puszcza w niepamięć. No dlaczego lekarz jej nie wyrzuci? W tym szpitalu, wyjaśnia Harding, nie leży to w gestii lekarzy. Zatrudniać lub usuwać pielęgniarki może wyłącznie personalna, stara, serdeczna przyjaciółka, siostra Ratchet. W latach 30. pracowały razem w szpitalu wojskowym. Jesteśmy tu, przyjacielu, ofiarami matriarchatu, a lekarz jest równie bezsilny jak my wszyscy. Wie, że wystarczy, aby Ratched sięgnęła do telefonu, który ma pod ręką, wykręciła numer personalny i wspomniała jej, że pan doktor ostatnio bardzo zwiększył zapotrzebowanie na demerol. Chwileczkę, Harling. Ja nie znam się waszego żargonu. Demerol, przyjacielu, to syntetyczny narkotyk wywołujący zależność znacznie łatwiej od heroiny. Nałogowe zażywanie demerolu jest wśród lekarzy dość pospolite. Poważnie? Ten kurdupel jest narkomanem? Tego to naprawdę nie wiem. No i co jej przyjdzie z tego, że go oskarży? Skoro... Oj, nie słuchasz, przyjacielu. Ona nie oskarża. Wystarczy, że insynuuje, insynuuje, cokolwiek, no rozumiesz? Nie, nie potrzebuje oskarżać. Ma dar insynuowania. Czy podczas zebrania i dyskusji słyszałeś, żeby choć raz mnie o coś oskarżyła? A przecież czułem się, jakby mnie oskarżano o tysiące rzeczy: o zazdrość, o paranoję, jak również o to, że w łóżku nie potrafię zadowolić żony, że łączą mnie intymne stosunki z innymi mężczyznami, że trzymam papierosa w afektowany sposób, a nawet tak to przynajmniej odebrałem że pomiędzy nogami nie mam nic prócz kępki włosków, w dodatku złocistych i miękkich jak puszek. Twierdzisz, że chcę nam oddziobać jądra? Nie tylko, nie tylko! Nagle Harding milknie i pochylając się do przodu, ujmuje dłoń McMurphy'ego w obie ręce. Twarz ma dziwnie przekrzywioną, a przy tym wyszczerbioną i fioletowo-szarą, jak rozbita butelka powinien. Świat należy do silnych przyjaciół. Nasza egzystencja oparta jest na zasadzie, że silni rosną w siłę, pożerając słabszych. Musimy się z tym pogodzić. To zupełnie normalne. Poniekąd prawo przyrody. Króliki akceptują i wiedzą, że rola silnych przypada wilkom. Same zaczną sprytne, płochliwe i zwinne, kopią nory i kryją się, gdy wilk jest w pobliżu. Jeżeli przetrwają gra, to się dalej znają swoje miejsce? Na pewno żaden nie rzuci się na wilka, bo to nie byłoby rozsądne, prawda? MacMarfy. Przyjacielu, ja nie jestem kurą, jestem królikiem. Lekarz jest królikiem, czyzik jest królikiem, Bilibybit jest królikiem. Wszyscy tu jesteśmy królikami w różnym wieku, w różnym stopniu i kicamy sobie po świecie z lisnej kreskówki. No nie zrozum mnie źle, nie jesteśmy tu dlatego, że jesteśmy królikami, bylibyśmy nimi wszędzie, ale dlatego, że nie umiemy się z tym pogodzić. Potrzebny jest nam taki wielki, silny wilk jak oddziałowa, żeby nauczyć nas Moresu. Człowiekuż, ty sam nie wiesz, co ty pleciesz. Czy mam rozumieć, że gotów jesteś czekać bezczynnie, aż ten siwy babsztyl wmówi ci, że jesteś królikiem? McMurphy wciąga głośno powietrze i zwraca się do stojących obok okresowych. Słuchajcie, co z wami u licha? Nie jesteście przecież aż tak szurnięci, żeby uważać się za zwierzaki. Ja nie jestem Mówi Cizik i staje przy McMurphy. Nie jestem. Jak pragnę skonać, nie jestem żadnym królikiem. No brawo, Cizik. A wy reszta lepiej puknijcie się w głowę. Trzęsiecie portkami przed jedną pięćdziesięcioletnią babą. Co wam takiego może zrobić? No właśnie, co? Powtarza Cizik i spogląda gniewnie na pozostałych. Nie może kazać was wychłostać, przypalać rozgrzanym żelazem, czy łamać na kole. To nie średniowiecze. Te rzeczy reguluje prawo. Nie ma nic takiego, co by wam mogła. Wi, wi, widziałeś, co, co potrafi na ze, ze, zebraniu? To bili przemienił się w człowieka. Pochyla się ku Mark Marfiemu i usiłuje coś jeszcze powiedzieć. Usta ma mokre od śliny, twarz mu purpurowieje, w końcu odwraca się i odchodzi. To to nie ma sensu. Powinienem się z zabić. Na zebraniu? Co takiego widziałem na zebraniu? Woła za nim McMurphy. Ja chromole zadawała tylko pytania, proste, dziecinnie, łatwe pytania. Od pytań jeszcze nikt nie umarł. Bili zawraca, ale sposób, spo, sposób, w jaki jest. Za... Musisz odpowiadać, czy co? No jeśli się nie, o od... to odpowie, uśmiecha się tylko i z, z, zapisuje w, w zeszycie, a potem a, a, po, po, o, w, w dupie. Skarlon staje obok Bilego. Jeśli nie odpowiadasz na jej pytania, Mak, swoim milczeniem przyznajesz jej rację. Tak samo załatwiają cię te skurwysyny w rządzie. Nie ma na nich sposobu. Można jedynie wysadzić cały ten burdel w powietrze. Wysadzić w powietrze! No więc kiedy was o coś pyta... To powiedzcie, żeby się odpierdoliła. O właśnie! woła Cizik wymachując pięścią. Każcie jej się odpierdolić! I, I wiesz, co będzie, Mac? Natychmiast zapyta, dlaczego akurat to pytanie tak pana zdenerwowało, panie McMurphy. -Mac no więc znów powiem, żeby się odpierdoliła. Ona i cały personel. A co mi mogą zrobić? Okresowi cisnął się coraz bliżej. Tym razem Fredrikson odpowiada Marfiemu. Co ci zrobią? Mogą ci przylepić etykietkę potencjalnie groźny dla otoczenia i wysłać piętro wyżej na oddział dla furiatów. Tak było ze mną trzy razy. Tych biednych benzwałów na górze nie wypuszczają z oddziału nawet na sobotnie filmy. Nie mają nawet telewizora. A co więcej, przyjacielu, jeśli nadal będziesz objawiał agresywne skłonności i mówił im, żeby się odpierdolili, to wkrótce odwiedzisz wstrząsówkę, a później może i salę operacyjną, albo... do licha, Harnik, mówiłem ci już, że nie jestem jeszcze oblatany w szpitalnym żargonie. Wstrząsówką drogi McMurphy, nazywamy potocznie gabinet z aparaturą elektrowstrząsową. Aparatura ta z powodzeniem zastępuje środki na senne, krzesło elektryczne i narzędzia tortur. Zabieg jest chytrze pomyślany, prosty i tak szybki, że niemal bezbolesny, ale nikt mu się nie chce poddać po raz drugi za nic! A na czym to polega? No przywiązują cię do stołu zabiegowego, jak na ironię losu akurat w kształcie krzyża, a zamiast korony cierniowej oplata ci głowę pierścień iskier elektrycznych, kiedy technicy przykładają ci do skroni elektrody. Dawka prądu za 5 centów przepływa ci przez mózg, i jest to za jednym zamachem zabieg leczniczy, jak również kara za twoje agresywne i wyzywające zachowania. Ponadto, na okres od 6 godzin do 3 dni, zależnie od odporności twojego organizmu, mają cię absolutnie z głowy, nawet po odzyskaniu przytomności, jeszcze przez wiele dni chodzisz zupełnie otępiały. Nie możesz jasno myśleć, masz luki w pamięci. Po długiej koracji elektrowstrząsowej możesz skończyć jak elis, którego widzisz tam przy ścianie. W wieku 35 lat jest śliniącym się, moczącym spodni idiotą, albo możesz zamienić się w bezmyślny zlepek tkanek, który tylko je wydala i wrzeszczy pierdoleżone jak rakli. Przyjrzyj się też dobrze wodzowi szczocie, który stoi obok ciebie, ściskając swoją imieniczkę. Harding wskazuje na mnie papierosem, za późno, żebym mógł uciec. Udaję, że nic nie rozumiem. Dalej zamiatam. Słyszałem, że przed laty, kiedy elektrowstrząsy były naprawdę w modzie, wódz otrzymał ich ponad dwieście. Wyobraź sobie, jakie spustoszenia mogło to poczynić w jego i tak nadwątlonym mózgu? Spójrz na nie już, ogromny dozorca. Zaiste prawdziwy, współczesny Indianin. Ponad dwumetrowy automat do zamiatania, który boi się własnego cienia. No już wiesz, przyjacielu, czym mogą nas straszyć. Macmurphy przypatruje mi się przez chwilę, a potem znów zwraca się do Hardinga. No więc dlaczego u licha nie protestujecie? Jak się ma do tego ta gadka o demokratycznym oddziale, którą zafundował mi lekarz, dlaczego nie zrobicie głosowania? Harding uśmiecha się i zaciąga wolno papierosem. A za czym mamy głosować? Za tym, żeby oddziałowej nie wolno było zadawać pytań na zebraniach grupy? Za tym, żeby nie patrzyła na nas po swojemu? No powiedz, Marwi, za czym mamy głosować? Kurwa, wszystko jedno. Głosujcie za czymkolwiek. Zrozumcie. Musicie pokazać, że nie brak wam śmiałości. Nie możecie pozwolić, żeby baba szarogęsiła się bezkarnie. Mówicie, że wódz boi się własnego cienia. Ale w życiu nie widziałem bandy większych tchórzy. Mnie nie wliczaj, woła Cizik. Dobra, koleś, może... Ty jesteś inny, ale pozostali boją się nawet roześmiać. Jak tylko wszedłem, od razu mnie uderzyło, że nikt się tu nie śmieje. Ja nie słyszałem prawdziwego śmiechu, odkąd przekroczyłem próg szpitala, rozumiecie? No licha, przecież człowiek traci grunt pod nogami, kiedy traci ochotę do śmiechu. Jeśli daje się jakiejś babce tak zeszmacić, że nie potrafi się roześmiać, traci swój największy atut. Zanim się obejrzy, będzie myślał, że jest silniejsza od niega, wtedy. Eee. Zdaje się, bracia króliki, że naszemu przyjacielowi zaczyna wreszcie coś świtać. Może więc zechce nam powiedzieć, jak inaczej niż śmiechem można pokonać kobietę? Jak pokazać jej, kto jest szefem? Taki facet jak ty powinien to wiedzieć? Nie można jej chyba zbić, prawda? Nie, no bo wtedy wezwie gliny. Nie można się zdenerwować i zrobić jej awantury, bo wygra, ugłaskując brzydkiego chłoptysia misiaczek się gniewa. Oj, ojoj. A czy po, po takiej pociesze umiałbyś długo zachować w sercu gniew i marsa na czole? No więc sam widzisz, przyjacielu. Masz poniekąd rację przeciwko Molochowi współczesnego matriarchatu, Mężczyzna rzeczywiście posiada jedną broń naprawdę skuteczną, ale bynajmniej nie jest nią śmiech. Tylko jedną broń, a z każdym rokiem w tym naszym zachłannym, postępowym społeczeństwie coraz więcej i więcej ludzi odkrywa, jak pozbawić ją mocy i pokonać dotychczasowych zwycięzców. Kurwa, Harding, gadać to ty umiesz, wtrąca McMurphy. Czy sądzisz więc, nie ujmując nic twojej słaby psychopaty, czy mógłbyś użyć tej broni przeciwko naszej mistrzyni? – Myślisz, że dałbyś radę posłużyć się nią przeciwko siostrze raczat? Choć raz jeden? I wskazuje dłonią na szklaną klatkę. Wszyscy odwracają głowy. Oddziałowa siedzi w dyżurce i patrzy przez szybę, a ukryty magnetofon nagrywa rozmowę w świetlicy. Oddziałowa już się nawet zastanawia, jak to wykorzysta. Spostrzega, że wszyscy się w nią wpatrują. Kiwa kokiem i pacjenci odwracają głowy. McMurphy ściąga cyklistówkę, zanurza ręce w rudych włosach. Wie, że wszyscy go obserwują, czekając na odpowiedź i czuje, że chyba dał się złapać. Wkłada cyklistówkę i drapie się po na nosie. – No, jeśli pytasz, czy by mi stanął dla tej starej wrony, to nie, to nie da rady. Murphy, ona wcale nie jest taka brzydka. Twarz ma ładną, dobrze zakonserwowaną, a piersi, choć stara się je ukryć pod tym aseksualnym strojem, ma wręcz imponujących rozmiarów. Kiedyś musiała być wystrzałową dziewczyną, ale pozwolę, się spytam ze zwykłej ciekawości, czy miałbyś na nią ochotę, gdyby była młoda i piękna Helena, trojańska? Ja nie znam Helenie, ale wiem, co ci chodzi, cholera. Masz rację. Ta bryła lodu nie mogłaby mnie podniecić, nawet gdyby miała kształty Merlin Monroe. No sam widzisz, wygrała. Oto mu szło. Znów osuwa się na oparcie fotela, a wszyscy czekają, co teraz powie Magmarfi. Rudzielec widzi, że się znalazł w ślepym zaułku. Przez chwilę rozgląda się po obecnych, a następnie wzrusza ramionami i wstaje z krzesła. Eh, do licha. Ani mnie to ziemia, ani grzeje. — No słusznie. Ani cię to zimbi, ani grzeje. I nie mam wcale ochoty podpaść tej szalonej babie i dostać w łeb trzy tysiące Przynajmniej nie dla samej draki. — Ta. Hmm? — Masz rację. Harding wygrał, ale nikogo to nie cieszy. Mac Murphy zahacza kciukiem o kieszeni i próbuje się roześmiać. — A jeszcze... Nie słyszałem, żeby ktoś ofiarował 20 dolców nagrody za zrypanie starej gilotyny. Wszyscy uśmiechają się razem z nim, choćby bynajmniej nie jest im wesoło. Wprawdzie jestem zadowolony, że McMurphy poszedł po rozum do głowy i nie zamierza się pakować w beznadziejną sprawę, ale wiem, jak oni się czują. Ja też nie pieję z radości. McMurphy zapala następnego papierosa. Nikt jeszcze nie odszedł. Okresowi stoją jak stali i uśmiechają się niepewnie. McMurphy znów pociera nos, odwraca wzrok od kręgów patrzonych w niego twarzy, spogląda w stronę oddziałowej i przygryza wargę. A czy mówicie, że nie może posłać nikogo na ten drugi oddział, dopóki nie uda się jej wyprowadzić go z równowagi? Że najpierw musi faceta tak mnie wkurwić, że ją wymyśla, rozwali okno albo coś w tym stylu? No tak, no tak, no tylko wtedy. Jesteście tego pewni? Bo właśnie zaświtał mi pomysł moje ptaszki, jakby was oskubać, ale nie chcę się sfrajerować. Dość się namęczyłem, żeby wydostać się z pierla i nie mam ochoty ładować się z deszczu pod rynny. No absolutnie. Nic ci nie może zrobić, chyba że naprawdę zasłużysz sobie na oddział dla furiatów albo na elektrowstrząsy, jeśli nie dasz się wytrącić z jak jest zupełnie bezsilna. No więc dopóki mnie krew nie zaleje i nie wymyślam baby, ani żadnego sanitariuszy, ani żadnego sanitariuszy i nie zacznę rozpierniczać sprzętów, guzik może mi zrobić. No, takie są zasady gry, przyjacielu. Oczywiście oddziałowa zawsze, ale to zawsze zwycięża to kobieta ze stali. A no, ponieważ czas działa na jej korzyść, w końcu z każdym umie się uporać. Dlatego... Kierownictwo szpitala uważa ją za najlepszą pielęgniarkę i okazuje jej tyle zaufania, oddziałowa jak nikt potrafi zmusić pacjenta do ujawnienia drżącego libido. No to to mi akurat wisi. Chcę tylko wiedzieć, czy rzeczywiście nic mi nie grozi, jeśli będę chciał ją pokonać jej własną bronią? Czy jak długo grzecznie i uprzejmie będę jej tylko insynuował różne świństwa, na pewno nie może wpaść w furię i posłać mnie na to szpitalne krzesło elektryczne? Nie to jesteś zupełnie bezpieczny, dopóki nie dasz się ponieść nerwom. Bez tego nie ma podstaw, żeby wystąpić o przeniesienie cię na oddział dla furiatów albo o poddanie kuracji elektrowstrząsowej. Ale ta zabawa wymaga przede wszystkim opanowania. A ty, facet z ognistą czupryną i po kilku odsiadkach, po co się oszukiwać? Dobra, w porządku. MacMurphy zaciera ręce. Oto co wymyśliłem. Twierdzicie, chłopaki, że macie tu u siebie nie lada zawodniczkę. Jak ją nazwałeś? A, tak, kobietę ze stali. Ilu z was tak w nią wierzy, żeby iść o zakład? O zakład? No jak mówię, czy któryś z was, cwaniaków, gotów jest się założyć o pięć dolców, że nim minie tydzień usadzę babę zupełnie bezkarnie? Tylko tydzień. A jeśli w tym czasie nie usadzę jej tak, że nie będzie wiedziała, czy syrać, czy sikać, forca wasza. Chcesz się o to założyć? Ciezyk przeskakuje z nogi na nogę i zaciera ręce, jak McMurphy. No jak słyszysz? Hardinki kilku innych wciąż nie rozumieją, o co chodzi. Że to proste. Nie ma w tym nic skomplikowanego ani bezinteresownego. Lubię hazard i lubię wygrywać. I wierzę, że uda mi się wygrać. Jasne? Pod koniec mojego pobytu w Pendleton faceci nie chcieli ze mną grać nawet w gazdę na jednocentówki, bo ciągle ich ogrywałem. Między innymi przeniosłem się tu dlatego, że potrzebowałem nowych jeleni. Ja nie będę krył, że wywiedziałem się paru rzeczy z góry. Prawie połowa z was dostaje co miesiąc odszkodowanie w wysokości 300 lub 400 dolców, które wam zupełnie na nic, tylko brasta kurzem. Pomyślałem, że szkoda byłoby przepuścić taką okazję, a przecież i wam należy się trochę radości od życia. Chcę być z wami szczery. Szulerka to mój zawód, rzadko przegrywam. Jeszcze nigdy. Nie spotkałem babki, z którą nie mógłbym sobie poradzić bez względu na to, czy potrafię ją przedmuchać czy nie. Może i ma czas po swojej stronie, ale ja za to od dawna mam szczęśliwą pasę. Ściąga cyklistówkę, obraca ją na palcu, podrzuca wysoko i drugą ręką zgrabnie łapie za plecami. I jeszcze jedno: znalazłem się tu wyłącznie dlatego, że taką miałem fantazję, wolałem szpital od Haruwy na farmie. Nie jestem pomylony, a przynajmniej nigdy tego nie zauważyłem. Oddziałowo o tym nie wie i nawet się nie spodziewa, z jakim to lotnym umysłem przyjdzie się jej zmierzyć. Czyli mam nad wami i nad nią przewagę, co mi dogadza, nie powiem. Pytam więc po raz wtóry, kto się chce założyć o pięć dolców, że w ciągu tygodnia tak babę załatwię, że mucha nie siada. Ja wciąż niezbyt rozumiem. Będzie się wić, jak żmija na patyku i skręcać, jakby miała czyraki na dupie. Już ja ją usadzę. Takiej będę załaził za skórę, aż wreszcie zacznie pękać i sami się przekonacie, że wcale nie jest taka twarda, jak się wam wydaje. Wystarczy mi tydzień. I w dodatku, wam pozwolę osądzić, komu przypada wygrana. Harding wyjmuje ołówek i pisze coś na bloczku służącym do notowania wyników gry w Bezika. Oto weksel na dziesięć dolarów z pieniędzy gromadzących kurz na moim koncie i tak znacznie więcej bym zapłacił przyjacielu, żeby być świadkiem tego cudu. McMurphy ogląda kartkę i składa ją na pół. Na no dla was, ptaszki, to też coś warte? Pozostali okresowi ustawiają się w kolejce i też wypisują weksle. McMurphy zbiera świstki i układa sobie na dłoni, przytrzymując je szerokim, twardym kciukiem. Sterta świstków rośnie w oczach. McMurphy przegląda je i mówi: Ufacie mi na tyle, żebym trzymał zakłady? Nic nie ryzykujemy, mówi Harding. Daleko nie uciekniesz. Manipulując pokrętłem na stalowych drzwiach, wielka oddziałowa może nastawić zegar ścienny na dowolną prędkość. Jeśli chce wszystko przyspieszyć, wystarczy, że przesunie pokrętło, a wskazówki natychmiast wirują wokół tarczy jak szprychy u koła. Krajobraz za oknami w rzeczywistości są to ekrany filmowe. Błyskawicznie rozjaśnia się i ściemnia, znacząc pory dnia, pulsuje wściekle niczym lampa stroboskopowa, a wszyscy zwijają się jak w ukropie, żeby nadążyć za fikcyjnym czasem. Pędzą jako pętani do umywalni na śniadanie, na zabieg, na obiad, łykają leki. I kładą się do łóżek, ledwo jednak zdążą zmrużyć oczy, światła na suficie podrywają ich na nogi. Znów muszą włączyć się w kołowrót, gnać, jakby diabeł deptał im po piętach, powtarzać wszystkie codzienne zajęcia ze dwadzieścia razy w ciągu jednej godziny. Dopóki oddziałowa nie spostrzeże, że słaniają się z wyczerpania i nie zwolni tempa, przestawiając pokrętło niczym dzieciak, któremu znudziła się wreszcie zabawa projektorem filmowym i oglądanie filmu przy dziesięciokrotnie zwiększonej szybkości. Znudziły się śmieszne podrygiwania oraz piskliwa mowa i przestawił urządzenie na normalną prędkość. Oddziałowa najczęściej przyspiesza zegar wtedy, gdy któryś z pacjentów ma na przykład gościa, albo gdy Związek Kombatantów ściąga dla nas z Portland jakiś bombowy film, a więc w takich chwilach, w których chciałoby się zatrzymać czas lub zwolnić. Wtedy właśnie go przyspiesza. Na ogół jednak woli zwalniać tempo. Nastawia pokrętło na zero i unieruchamia słońce na ekranie, tak że przez długie tygodnie nie przesuwa się nawet o włos, a liście i źdźbła trawy nie drgają na wietrze. Zatrzymuje wskazówki na za dwie trzecia i często trzyma je tak, dopóki nie pokryje nas rdza. Człowiek nie może wstać z miejsca, ani się przejść, żeby rozprostować kości, nie może odetchnąć, ani przełknąć, Śliny może jedynie poruszać oczami, ale w zasięgu wzroku ma tylko skamieniałych okresowych przy stoliku po drugiej stronie świetlicy, którzy wciąż czekają, aż jeden z nich rzuci kartę. Siedzący obok mnie stary chronik umarł sześć dni temu i zaczyna się rozkładać. Zamiast mgły oddziałowa wpuszcza czasem przez wentylatory bezbarwny, sztuczny gaz, który z wolna zastyga. Zatapiając cały oddział w przezroczystym plastiku. Bóg jeden wie, jak długo tak trwamy. Jesteśmy wolni od manipulacji szybkością upływu czasu tylko wówczas, gdy oddziałowa i czarni włączają mgielnice. Wtedy czas nic nie znaczy, znika we mgle, tak samo jak wszystko. Ale przez cały dzień, odkąd przybył McMurphy, nie próbowali tak naprawdę napuścić mgły. Do świetlicy. Dopiero im zrobił awanturę. Kiedy nic innego się nie dzieje, gnębią nas albo mgłą, albo zmianami czasu, ale dzisiaj coś się musiało stać. Cały dzień od rannego golenia mieliśmy prawie zupełny spokój. Po południu też nie próbują żadnych numerów. Kiedy przychodzi pielęgniarka i czarni, pracujący na wieczornej zmianie, zegar, tak jak powinien, wskazuje pół do piątej. Wielka oddziałowa puszcza do domu sanitariuszy i po raz ostatni rozgląda się po oddziale, wyciąga z siwego koka długą srebrną szpilę, zdejmuje czepek i wkłada go ostrożnie do tekturowego pudełka z kulkami naftaliny. Po czym, jednym silnym pchnięciem, znów wbija szpilę we włosy. Widzę, jak za szybą mówi personelowi dobranoc, następnie wręcza kartkę papieru dyżurnej pielęgniarce z fioletowym znamieniem. Dotyka tablicy kontrolnej na stalowych drzwiach i skrzeczy przez głośnik: Dobranoc, chłopcy, bądźcie grzeczni! I nastawia muzykę jeszcze głośniej niż grała dotychczas. Następnie pociera nad garstkiem szybę. Czarny Grubas, który właśnie stawił się na swoją zmianę, widzi wyraz niezadowolenia na twarzy oddziałowej i wie, że czym prędzej powinien się zabrać do mycia okna. Nie tracąc czasu, zaczyna je pucować papierowym ręcznikiem, nim wielka oddziałowa zamknie za sobą drzwi. Maszyneria w ścianach gwiżdże, sapie i zwalnia obroty. My zaś idziemy na kolację, bierzemy prysznic i znów siadamy w świetlicy. Stary Blastyk, najstarszy z roślin, trzyma się za brzuch i jęczy. George, którego czarni przezwają czyściochem, myje ręce pod strugą pitnej wody. Okresowi grają w karty, albo starają się uzyskać obraz na telewizorze, przenoszą go z miejsca na miejsce, o ile im tylko pozwala na to sznur, i szukają niezakłóconych fal. Z głośników na suficie wciąż płynie muzyka. Nie mąci jej działanie maszynerii, gdyż nie jest to muzyka radiowa, lecz nagranie odtwarzane przez magnetofon w dyżurce. Znamy ją wszyscy na pamięć, i właściwie już nikt jej nie słyszy. Chyba, że jak McMurphy, jest tu od niedawna. Rudzielec jeszcze się nie przyzwyczaił. Gra w oczko na papierosy, a głośnik znajduje się akurat nad karcianym stolikiem. McMurphy naciągnął czapkę tak głęboko na oczy, że musi odchylać głowę, żeby widzieć karty. Trzyma w zębach papierosa i gada bez przerwy niczym licytator, którego kiedyś słyszałem na aukcji bydła w The Dells. – No jazda, jazda! – Powtarza szybko wysokim tonem. Ja zdaję, Lenie moje komu karta, kto zdrów kartę mu No, no, ma odkrytego króla. Jeszcze mu mało kto by pomyślał. Już leci niestety baba do chłopaczy w blas na mur i w drogę by ruszył, lecz spadł na łeb i się wykruszył. Twoja kolej Kurwa, żeby tak pokręciło te w dyżurce, czy nie może ściszyć tej pieprzonej muzyki. Uj Harding, czy to pudło gradzieni, noc jazgocze i zgoczę. Harding spogląda na niego ze zdziwieniem: O jakim pudle mówisz, przyjacielu? O tym cholernym radiu, Jezu, gra, odkąd wszedłem tu rano nie próbuj mi wmawiać, że nic nie słyszysz. Harding przechyla głowę i nastawia ucha. Aha, chodzi ci pewnie o tę tak zwaną muzykę, owszem, słyszymy ją, ale tylko wtedy, gdy się skupimy. Jak się człowiek skupi, może usłyszeć nawet bicie własnego serca, uśmiecha się do Magmarfiego. Poza tym, przyjacielu, to tylko nagranie rzadko włączają radio. Wiadomości mogłyby się okazać szkodliwe dla naszego zdrowia, a tę muzykę słyszeliśmy już tyle razy, że w ogóle nie wpada nam do ucha, podobnie jak huk wody ludziom mieszkającym w pobliżu wodospadu. Gdybyś mieszkał przy wodospadzie, wcale byś go nie słyszał. Nieprawda. Ja wciąż słyszę wodospad na rzece Kolumbia i zawsze, zawsze będę go słyszał. Słyszę okrzyk. Czerleja, niedźwiedzi, Bebech, kiedy przebija ościeniem ogromnego łososia, słyszę rybę miotającą się w wodzie, śmiech nagich dzieci na brzegu, krzątaninę kobiet przy rusztach do suszenia ryb i inne dźwięki sprzed lat. A gaszą kiedy tę muzykę, czy też ryczy bez przerwy jak wodospad? pyta Magmarfi. W nocy nie, odpowiada Czyzik, ale poza tym to przez cały czas. Nie chcę, licho. A powiem temu tłustemu czarnuchowi, że tak go kopne się nie wyłączy tego rzępolenia, że się nie pozbiera. McMarphy zaczyna podnosić się z miejsca, ale Hardin kładzie mu dłoń na ramieniu. Przyjacielu, właśnie za takie słowa możesz wylądować wśród furiatów. Czyżbyś chciał przegrać zakład? McMarphy spogląda na niego. A, więc to tak, co? Trzeba się wciąż mieć na baczności, ani chwili wdychnienia. No właśnie tak. MacMurphy wolno osuwa się na fotel. Kurestwo! Mówi. Harding przenosi wzrok na pozostałych graczy. Panowie, nasz bohater odbiega coś od stereotypu. A gdzie ta sławetna zimna krew znana nam z westernów? Uśmiecha się do McMarfiego, ten kiwa głową, odchyla ją, mruga do Hardinga i ślini ogromny prawy kciuk. No, no i coś mi się zdaje, że profesor Harding zaczyna stroszyć piórka, wygrał, zraz czy dwa, już struga mądrale. Dobra jest. Siedzi cwaniak z odkrytą dwójką, ale zaraz strefi, kiedy dorzucę paczkę Malboru. A dodaję, już się robi że Leci trójka, jeszcze karta, znowu dwójka, no jak, profesorze, Chcemy piątą kartę i podwójną wygraną, czy wolimy nie ryzykować? Stawiam jeszcze paczkę, że kiepski ściuje ryzykant. No, 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 profesor gra dalej. Ta karta wyjaśni sprawę, niestety, druga baba, i profesor oblewa egzamin. Z megafonu na suficie płynie następna piosenka, skoczna i hałaśliwa, której akompaniuje akordeon. McMurphy spogląda w górę i podnosi głos, żeby nie dać się zagłuszyć. Jazda, jazda, dobra, następny niech to diabli chcesz kartę, czy nie już się robi? I tak aż do zgaszenia świateł o wpół do dziesiątej. Mógłbym obserwować Marfiego przy kartach przez całą noc, patrzeć jak rozdaje, słuchać jak gada, kantuje, wciąga facetów coraz głębiej i ogrywa do momentu, kiedy mają dość i chcą się wycofać. Wtedy pozwala im się nieco odegrać, żeby uwierzyli w swoje siły, po czym znów leje ich jak chce. W pewnej chwili robi przerwę na papierosa, odchyla się do tyłu razem z fotelem, zakłada ręce na głowę i mówi: Obrabianie jeleni to też sztuka. Trzeba. Przede wszystkim umieć wyczuć, czego Jeleń pragnie, a potem udawać, że się zaspokaja te potrzeby. Nauczyłem się tego pracując jeden sezon przy kole fantomy wesołym miasteczku. Wystarczy przejechać po frajerze wzrokiem i wie się od razu, że lubi na przykład odstawiać ważniaka. Więc jak on do ciebie z pryskiem, że go wykiwałeś, ty bledniesz, trzęsiesz się ze strachu, i mój niech szanowny pan, się nie denerwuje, proszę spróbować jeszcze raz na koszt firmy. I tym sposobem obaj jesteście zadowoleni. Prostuje się i nogi fotela z trzaskiem uderzają o posadzkę. Bierze ze stołu talię kart, przejeżdża po niej kciukiem, stuka nią o blat i ślini dwa palce. A coś czuje moje jelenie, że wam potrzeba akurat dużej puli, żeby dać się skusić. Oto dziesięć paczek, no i leci. Prawdziwa męska gra dopiero się zaczyna. Odrzuca głowę i śmieje się głośno, widząc jak wszyscy szybko dokładają do puli. Śmiech ten rozbrzmiewa w świetlicy przez cały wieczór. Mac Murphy rozdaje karty, żartuje, gada i usiłuje zarazić innych swoim śmiechem. Boją się jednak rozluźnić. Za długo są na oddziale. W końcu się poddaje i na serio zabiera do gry. Raz czy drugi traci bank, lecz albo go odkupuje, albo szybko wywalcza. Piramidy papierosów rosną nieustannie wokół niego. A potem, tuż przed pół do dziesiątej, Pozwala przeciwnikom wygrywać, daje im się odkuć tak szybko, że zapominają o wszystkich porażkach. Zwraca ostatnie wygrane papierosy, odkłada talię, osuwa się z westchnieniem na oparcie fotela i spycha cyklistówkę z czoła. Gra skończona. No, raz na wozie, raz pod wozem. Potrząsa smutno głową. Ja nic z tego nie rozumiem. Zawsze myślałem, że woko nie ma na mnie silnych, a tu tak umoczyłem: macie chłopcy nieprawdopodobny fart. Aż się boję grać z wami jutro na prawdziwą forsę. No dobrze wie, że nikt się nie nabierze na tę gadkę. Dał im wygrać, wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy, którzy się przyglądali, sami hazardziści wiedzą również, ale każdy facet zgarniający stos papierosów i to nie wygranych, tylko odegranych, bo do niego przecież należały. Uśmiecha się pod wąsem jak najtęższy szuler z nad całej Mississipi. Klucz wielkiej oddziałowej wsuwa się do zamka, a gdy tylko ona sama staje w drzwiach, czarny karzeł już tam na nią czeka, przestępując z nogi na nogę jak dzieciak, który chciałby się odlać. Jestem akurat niedaleko i słyszę, że nazwisko McMurphy'ego pada kilkakrotnie. Widocznie czarny się skarży, że McMurphy umył już zęby, a to... Że tej nocy zmarł stary blaskek wyleciało mu zupełnie z głowy. Wymachuje rękami i opowiada, czego to ten pomylony rudzielec nie wyrabia z samego rana. Przeszkadza w pracy, łamie regulamin, czy ona nie mogłaby temu zaradzić. Oddziałowa wpatruje się w niego lodowatym wzrokiem, dopóki każą nie przestaje podrygiwać, a następnie spogląda w stronę otwartych drzwi umywalni, z której grzmi śpiew Machmarfiego. Twa matka mnie nie chce, bo jestem ubogi, mówi, że mnie godzien weźmie i do progi. Na twarzy oddziałowej maluje się zaskoczenie. Baba, podobnie jak my, od tak dawna nie słyszała śpiewu, że w pierwszej chwili w ogóle nie rozumie, co się dzieje. Nagle, gdy tak się toczy, ogromna i wściekła, Magmarfie wychodzi z umywalni, podtrzymując ręcznik na biodrach. Oddziałowa staje w pół kroku. Kurczy się, że ledwo sięga głową ręcznika. Mistrz szczerzy do niej z góry zęby. Uśmiech oddziałowej zaczyna blednąć, ustępować. Załamują się jej kąciki ust. Dzień dobry, siostro racze, co słychać w wielkim świecie. Nie wolno panu tu chodzić w samym ręczniku. Nie. Mis pogląda na środek mokrego. Opinającego go ciasno ręcznika, akurat na wysokości nosa oddziałowej. Ręczniki też są wbrew regulaminowi oddziału? No więc nie pozostaje mi nic innego. Jak nie, niech pan się nie waży, proszę natychmiast wrócić na salę i włożyć ubranie. Ponieważ przemawia do niego tonem nauczycielki strofującej ucznia, Mac Murphy niczym ucznia, spuszcza głowę i mówi żałośnie. Jakby się zaraz miał rozpłakać. Nie mogę, proszę pani. Jakiś złodziej zwędził mi w nocy ubranie, łóżko jest tak wygodne, że spałem jak zabity. Ktoś zwędził? Gwiznął, sprzątnął, rąbno, ukradł. Woła wesoło. Do licha! Ktoś zwinął moje łachy! Tak się cieszy z własnych słów, że zaczyna podskakiwać z radości. Ktoś ukradł panu ubranie? No na to wygląda! Ale ubranie więzienne po co? MacMurphy przestaje skakać i znów zwiesza głowę. ja wiem tylko, że leżało przy łóżku, kiedy się kładłem spać, a kiedy się obudziłem, już go nie było. Znikło, bez śladu, nie? Ja dobrze wiem, że to tylko więzienne drelichy, szorstkie, wypłowiałe i niezgrabne. Takie ubranie to może nic atrakcyjnego dla człowieka, który ma co włożyć, ale dla nagiego. To ubranie. Przerywa mu oddziałowa, uświadamiając sobie wreszcie, co się stało. Zabrano panu zgodnie z przepisami. Otrzymał pan w zamian zieloną odzież szpitalną. Jak Murphy potrząsa głową i wzdycha, ale wciąż nie podnosi wzroku, nic podobnego. Rano nie było nic, prócz czapki, którą mam na głowie. I Williams! krzyczy siostra raczej do Karła, który wciąż tkwi przy drzwiach oddziału, żeby w razie czego móc prysnąć. Williams, dlaczego temu pacjentowi nie wydano odzieży? że oddycha z ulgą. Prostuje się i z uśmiechem wskazuje szarą dłonią jednego z dwóch większych sanitariuszy pracujących na końcu korytarza. To pan Washington ma dziś klucz do magazynu. Nie ja, naprawdę. Panie Washington! Krzyk przygważdża czarnego do miejsca. Kamienieje ze zmywakiem wzniesionym nad kubłem. McMurphy zaczyna nagle gwizdać skoczną melodię, i to ratuje czarnego, bo oddziałowa odrywa od niego wzrok. Jest wściekła, cała się gotuje. Jeszcze jej takiej nie widziałem. Dawno straciła swój porcelanowy uśmiech usta ma wąskie, zaciśnięte, podobne do kawałka rozgrzanego drutu. Gdyby inni pacjenci widzieli ją teraz, McMurphy mógłby od razu zacząć zbierać wygraną. Czarny dociera wreszcie do celu. Szedzę dwie godziny. Oddziałowa wciąga głęboko powietrze. – Panie Washington, dlaczego ten pacjent nie otrzymał dziś rano szpitalnej odzieży? Nie widział pan, że oprócz ręcznika nie ma nic na sobie? – Mam jeszcze czapkę! – szepcze McMurphy, pstrykając palcem w daszek cyklistówki. – Słucham, panie Washington! Duży sanitariusz spogląda na tego, który go wydał i karzeł znów zaczyna podrygiwać nerwowo. Duży przypatruje mu się przez dłuższą chwilę, oczami podobnymi do lamp radiowych jakby mówił że porachuje się z nim później następnie odwraca głowę i mierzy wzrokiem Macmarfiego widzi szerokie muskularne ramiona łobuzerski uśmiech bliznę na nosie i rękę podtrzymującą ręcznik na koniec zerkana na oddziałową zdaje mi się zaczyna zdaje się panu nie ma się co panu zdawać jeśli pacjent natychmiast nie otrzyma odzieży. Najbliższe dwa tygodnie spędzi pan na oddziale geriatrycznym. Tak jest. A może miesiąc podawania basenów i asystowania przy kąpielach błotnych pozwoli panu lepiej docenić, jak mało pracy jest na tym oddziale? Kto gdzie indziej szoruje przez cały dzień posadzki? Pan Brąden? O nie, dobrze pan wie, czyje to zadanie. Specjalnie zwalniamy was sanitariuszy z innych obowiązków, żebyście mogli więcej czasu poświęcić pacjentom. Co oznacza, że macie również dbać o to, by nie paradowali nadzy po oddziale. Co by się stało, gdyby któraś z młodszych pielęgniarek weszła tu rano i ujrzała pacjenta biegającego bez ubrania po korytarzu? Co by się stało? No Czarny, nie bardzo wie, co by się takiego stało. Pojął jednak, czego chce od niego oddziałowa i rusza. Leniwym krokiem do magazynu po odzież dla McMurphy'ego, pewnie wybierze o 10 numerów za małą, wraca równie leniwie i podaje ją MacMarfiemu, obrzucając go tak nienawistnym spojrzeniem, jakiego dotąd nie widziałem. McMurphy waha się moment, jakby się zastanawiał, co robić, skoro obie ręce ma zajęte, w jednej ściska bowiem szczotkę, a drugą podtrzymuje ręcznik. Wreszcie mruga do oddziałowej, wzrusza ramionami, odwija ręcznik. I zarzuca go jej na ramię niczym na drewniany wieszak. Widzę, że przez cały czas miał podręcznikiem spodenki. Mogę się założyć, że oddziałowa wolała, żeby był pod nim nagi. Wpatruje się w niemej straszliwej furli w ogromne białe wieloryby baraszkujące na spodenkach. Tego już nie może strawić. Upływa pełna minuta. Nim panowuje się dostatecznie, by się odezwać do karła, ale głos wciąż drży jej z wściekłości. Williams, zdaje się, że mieliście wyszorować szybę dyżurki przed moim przyjściem. Podczas śniadania, McMurphy wciąż śmieje się i gada jak najęty. Po rannym sukcesie uważa, że z wielką oddziałową pójdzie mu jak z płatka. Nie wie, czy tym razem zdoła ją zaskoczyć, ale od tej chwili będzie się miała na baczności. McMurphy błaznuje bez przerwy, żeby wreszcie pobudzić kogoś do śmiechu. Nie daje mu spokoju, że pacjenci potrafią najwyżej słabo się uśmiechnąć lub zachichotać cicho. Bierze się za Bilego Bibita, który siedzi naprzeciw niego i szepcze poufnie. – Ty, Billy, pamiętasz, jak wtedy w Seattle poderwaliśmy te dwie szproty? Dawno takich nie rypałem. – Billy unosi gwałtownie wzrok z nad talerza, otwiera usta, ale nie może wydobyć głosu. McMurphy zwraca się do Hardinga. Zresztą wcale by się nam nie udało tak łatwo ich poderwać, gdyby nie to, że słyszały już co nieco o Billym. W tamtych czasach znany był wszędzie jako Billy Macuga. "Dziewczyny już chciały wystawić nas do wiatru, gdy wtem jedna spojrzała na niego: Czy to przypadkiem nie jest ten sławny Billy Bibit Maczuga, o którym mówią, że ma trzydziestopięciocentymetrowego?" Billy kiwnął głową, nie dając jej dokończyć, zaczerwienił się zupełnie tak, jak w tej chwili, dalej wszystko poszło gładko. Pamiętam jeszcze, że kiedy już wzięliśmy je do hotelu, z łóżka Billego dobiegł mnie głos jego babki. Panie Bibit, jestem zawiedziona, słyszałam, że ma pan 30, 30... o mój Boże! I Mac Murphy wybucha śmiechem, wali się po łzie, nachyla się przez stój, i bilego, który o mało nie mdleje, tak się czerwieni i chichocze. McMurphy mówi, że naprawdę brakuje mu tu do szczęścia. Tylko dwóch takich fajnych babek, jak tamte w życiu nie spał w równie wygodnym łóżku. A żarcie, palce lizać, nie pojmuje, dlaczego wszyscy są tacy osowiali, że ich tu zamknięto. Spójrzcie-no, woła podnosząc szklankę do światła. To moja pierwsza szklanka soku pomarańczowego od pół roku, a to mi się podoba. Wiecie, co dostawałem na śniadanie na farmie? Czym nas tam karmili? Mogę wam opisać, jak to wyglądało, ale pojęcia nie mam, co to niby było. Rano, w południe i wieczorem podawano to przypalone na czarno, znajdowały się w, w tym kartofle, a konsystencją przypominało lepik. Wiem jedno, nie był to sok pomarańczowy. A spójrzcie na mnie teraz? Dostaję bekon, grzanki, masło, jajka, kawę. Ta ślicznotka w kuchni jeszcze pyta. Czy chcę czarną, czy z mlekiem? I mówi mi dziękuję i olbrzymią, wspaniałą szklanicę zimnego soku pomarańczowego. Rany, za żadne skarby stąd bym nie wyszedł. Zegar na końcu sali wskazuje 15 po siódmej. To kłamstwo, że jesteśmy tu dopiero kwadrans, bo nie trudno poznać, że tkwimy w stołówce przynajmniej godziny. Wszyscy skończyli jeść i rozparli się wygodnie na krzesłach, obserwują dużą wskazówkę, czekają, kiedy pokaże w pół do ósmej. Czarni odbierają zachlapane tace od roślin i wywożą obu staruszków żeby ich umyć lauchem połowa chłopaków opiera głowy na rękach żeby się zdrzemnąć zanim wrócą czarni zupełnie nie wiadomo co robić nie ma kart pisma ani łamigłówek można tylko spać albo obserwować zegar magmarfi nie umie siedzieć bezczynnie musi się czymś zająć zaczyna suwać łyżką po talerzu resztki jedzenia ale już po dwóch minutach nudzi go ta zabawa zahacza kciuki o kieszenie, odchyla się z krzesłem do tyłu i mrużąc jedno oko spogląda na zegar, potem pociera nos. Wiecie co? Ten zegar na ścianie przypomina mi tarczę na strzelnicy Fort Riley, Dostałem tam mój pierwszy medal odznaczenie doborowego strzelca Magmarfi okole oko. Kto się założył nędznego dolca, że trafię krążkiem masła w sam środek zegara albo przynajmniej w tarczę? Trzech facetów przyjmuje zakład. McMurphy kładzie krążek masła na nożu i zamachuje się, nim lekko krążek ląduje dobre 15 cm na lewo od zegara. I okresowi zaczynają się nabijać z McMurphiego, który płaci wygraną. Żartują, czy na pewno zwie się sokole oko, a nie przypadkiem kurze oko, ale akurat wtedy. Czarny karzeł wraca od mycia roślin, więc wszyscy spuszczają oczy i milkną. Karzeł czuje, że coś się stało, ale nie wie co. Pewnie sam by się nie połapał, gdyby stary pułkownik Matterson, rozglądając się po sali, nie dojrzał masła, natychmiast nie wskazał go palcem i nie rozpoczął wykładu, perorując tak pewnie swoim głębokim głosem, jakby to, co mówił, miało ręce i nogi. Ma masło? Partia re, Republikańska. Karzeł patrzy tam, gdzie wskazuje pułkownik i dostrzega krążek masła, który wolno sunie w dół po ścianie niczym żółty ślimak. Mały sanitariusz mruga oczami, ale nic nie mówi, nawet nie ogląda się za siebie, bo i tak wie, czyja to sprawka. Mac Murphy szepcze coś i szturcha siedzących przy nim okresowych. Po chwili kiwają głowami, więc kładzie na stole trzy dolary i opiera się wygodnie. Wszyscy odwracają się na krzesłach i obserwują zjeżdżające w dół masło, które przyspiesza, na moment staje, a dalej znów spływa, równo pozostawiając na ścianie błyszczący pas. Nikt się nie odzywa, patrzą na masło, na zegar, znów na masło, teraz wskazówki się ruszają. Masło dotyka podłogi pół minuty przed siódmą trzydzieści i McMurphy odzyskuje pieniądze, które wcześniej przegrał. Każe, otrząsa się z letargu, odwraca głowę od tłustej pręgi i pozwala nam opuścić stołówkę. Nagmarfichowa chowa do kieszeni wygraną, obejmuje ramieniem czarnego i na wpół wypycha, na pół wynosi go na korytarz, a później do świetlicy. Kawał dnia już za nami, stary, ale ledwie wyszedłem na zero. Trzeba się pośpieszyć, żeby nadrobić stracony czas. Otwórz szafę i dawaj karty, bratku, a już ja się postaram przekrzyczeć ten piekielny głośnik. Przez prawie cały ranek śpieszy się rzeczywiście i gra szybciej niż wczoraj. Nadal w oczko, ale teraz już na weksle, nie na papierosy. Przesuwa stolik karciany ze dwa czy trzy razy, byle dalej od głośnika, widać, że muzyka działa mu na nerwy. Wreszcie podchodzi do dyżurki i stuka w szybę. A gdy wielka oddziałowa odwraca się z fotelem i otwiera drzwi, pytają, czy nie można by na pewien czas wyłączyć tego piekielnego jazgotu. Na swoim fotelu i za swoją szybą oddziałowa jest zupełnie spokojna. Zresztą żaden dzikus nie lata teraz nago po oddziale, żeby ją wytrącić z równowagi. Metalowe usta zastygły jej w pewnym siebie uśmiechu. Mruży oczy, potrząsa głową i odpowiada McMurphiemu uprzejmie, że nie można. Na trochę ciszyć. Przecież chyba cały Oregon nie musi słuchać trzy razy na godzinę od świtu do nocy, jak Lawrence Welk gra herbatkę we dwoje. Gdyby siostra ściszyła to pudło, żeby nie trzeba się było wydzierać, ile kto stawia, moglibyśmy zagrać partyjkę pokera. Już panu mówiłam, panie McMurphy, że gry na pieniądze są wbrew regulaminowi oddziału. Dobra, no więc niech siostra ściszy głośnik, choć na tyle, żeby można było grać na zapałki czy guziki od rozporków. Ale proszę natychmiast ściszyć to diabelstwo. Panie McMurphy, czy chciałby Pan znać moje zdanie? Uważam, że postępuje Pan szalenie egoistycznie. Przecież nie jest pan tu sam. Na naszym oddziale są ludzie starzy, którzy wcale nie słyszeliby muzyki, gdybym ją ściszyła. Ludzie, którzy nie są już w stanie czytać, układać łamigłówek ani wygrywać w karty papierosów od kolegów. Dla Matersona, Kitlinga i pozostałych starców ta muzyka jest jedyną radością. A, a, a pan chciałby ich jej pozbawić. Wszystkie sugestie i propozycje są zawsze mile widziane, ale zanim pan z nimi wystąpi, powinien pan najpierw pomyśleć o innych pacjentach. McMurphy się odwraca, patrzy na chroników siedzących po swojej stronie świetlicy i widzi, że to co usłyszał, nie jest do końca pozbawione racji. Zdejmuje cyklistówkę, przejeżdża palcami po włosach i spogląda na oddziałową. Wie, równie dobrze jak ona, że okresowi przysłuchują się ich rozmowie. Aha. No to mi nie wszło do głowy. Tak też myślałam. McMurfy szarpie kosmy krudych włosów sterczący mu pod szyją ze szpitalnej bluzy. No dobrze, mówi. Ale może moglibyśmy grać gdzie indziej, w innej sali, na przykład w tej, do której przed zebranie wynosi się stoliki, przez resztę dnia stoi pusta. Można by ją otworzyć i dać karciarzom, a staruszkowie zostaliby tutaj tym sposobem, wszyscy byliby zadowoleni. Oddziałował, uśmiecha się, przymyka oczy i łagodnie potrząsa głową. Może pan oczywiście poruszyć przy okazji tę sprawę z resztą personelu, ale obawiam się, że wszyscy powiedzą panu to samo co ja. Nie byłoby komu pilnować drugiej sali, jest nas tu za mało i bardzo proszę, żeby się pan nie opierał o szybę, ma pan brudne ręce i zostawia plamy, a to znaczy, że ktoś będzie miał przez pana więcej pracy. McMurphy cofa gwałtownie rękę i widzę, że chce coś powiedzieć. Gryzie się jednak w język, bo nagle pojmuje, że po tym, co usłyszał, może tylko skląć babę albo zmilczeć. Rumienie coblewa mu twarz i szyję. McMurphy bierze głęboki oddech i tak jak ona dziś rano, opanowuje się siłą woli, przeprasza oddziałową, że zawracał jej głowę i idzie do stolika. Wszyscy czują, że wojna się zaczęła. O jedenastej w drzwiach świetlicy staje lekarz i prosi MacMarfiego, żeby przyszedł do jego gabinetu na rozmowę. Kiedy wracają, mam wrażenie, że po upływie kilku dni, obaj uśmiechają się od ucha do ucha i rozprawiają czymś wesoło. Lekarz wyciera wilgotne od łez binokle i wygląda, jakby naprawdę przed chwilą śmiał się do rozpuku, a McMurphy znów jest normalnym, hałaśliwym, buńczucznym sobą. Jest taki przez cały obiad, gdy o trzynastej ma się rozpocząć zebranie, pierwszy zajmuje miejsce i błyska zawadiacko niebieskimi oczami z fotela w rogu sali. Wielka oddziałowa, niosąc kosznotatek, wmaszerowuje do świetlicy na czele statka pielęgniarek. Podnosi ze stołu dziennik i zagląda do niego, marszcząc gniewnie brwi. Przez cały dziennik nie wpisał żadnego donosu, po czym siada po swojej stronie drzwi. Wyjmuje z koszyka wszystkie teczki, kładzie je sobie na kolanach i wyszukuje teczkę Hardinga. O ile pamiętam, posunęliśmy się wczoraj sporo naprzód, analizując problemy pana Hardinga. Y, jeśli siostra pozwoli, przerywa jej lekarz, chciałbym coś powiedzieć, zanim wrócimy do tamtej sprawy. Ma to związek z rozmową. Jaką dziś rano odbyłem z panem McMurphim u siebie w gabinecie. Wspominaliśmy dawne czasy, bo wyobraźcie sobie Państwo, że pan McMurphy i ja mamy ze sobą wiele wspólnego. Chodziliśmy do jednej szkoły. Pielęgniarcy spoglądają po sobie zdumione, co mu się stało. Pacjenci zerkają na uśmiechniętego McMurphiego i czekają, co lekarz jeszcze powie. A doktor z Kiwa głową, tak do jednej szkoły. A wspominając dawne czasy, przypomnieliśmy sobie po tańcówki organizowane w naszej szkole. Wspaniałe! Huczne zabawy, mnóstwo dekoracji, serpentyn, przeróżnych straganów i gier. No było to zawsze największe wydarzenie roku. Jak już mówiłem panu McMurphiemu, przez dwa ostatnie lata byłem przewodniczącym komitetu organizacyjnego. Och, co to były za wspaniałe! Beztroskie dni! W świetlicy jest cicho. Jak makiem zasiał. Lekarz podnosi głowę i zerka po twarzach, żeby się przekonać, czy się nie wygłupił. Spojrzenie wielkiej oddziałowej nie powinno mu pozostawić żadnych wątpliwości, ale lekarz nic nie zauważa, bo zapomniał włożyć binokle. No, dość już tych ckliwych wynurzeń. Chciałem tylko powiedzieć, że pan McMurphy i ja zaczęliśmy się zastanawiać, czy by nie urządzić zabawy na naszym oddziale, i ciekawi mnie, co o tym sądzą pacjenci. Wkłada binokle i rozgląda się po sali. Nikt nie skacze do góry z radości. Niektórzy z nas pamiętają, jak kilka lat temu Tabor próbował zorganizować zabawę i co z tego wynikło? Lekarz czeka, daremnie. Od oddziałowej promieniuje cisza i spowija nas ciasno, gotowa zmiażdżyć. Śmiałka, który odważy się odezwać. Makmarwiemu jako współautorowi pomysłu nie za bardzo wypada zabierać głos i myślę sobie, że nikt... Z pacjentów nie będzie taki głupi, aby przerwać ciszę. Kiedy nagle Cizik, który siedzi obok McMurphy'ego, wydaje pisk i nie za bardzo wiedząc, co się stało, łapie się za boki i zrywa z krzesła. Ja osobiście uważam, zerka na opartą na poręczy fotela pięść McMurphy'ego i potężny kciuk sterczący sztywno niczym szpikulec do rażenia prądem bydła, że to naprawdę doskonały pomysł, zawsze jakaś odmiana. Właśnie, Charlie, woła lekarz spoglądając na niego z wdzięcznością. I w dodatku nie pozbawiono wartości terapeutycznych. Jasne, potwierdza Chizik, bardziej już zadowolony ze swojej roli. Oczywiście, zabawa ma mnóstwo wartości terapeutycznych to beztworny fakt. Mym będzie fajnie, mówi Billy Bibit. No, pewnie, przyznaje Cizik, Zrobi się, panie doktorze, damy radę. Scanlon może udawać bombę, a ja na terapii zajęciowej zmajstruję kółka i będziemy rzucać nimi do celu. Ja będę przepowiadał przyszłość, oznajmia Martini, zezując na jakiś punkt nad głową. No ja mogę stawiać z ręki diagnozy psychiatryczne, zgłasza się Harding. Świetnie, świetnie, cieszy się Czizik, klaszcząc w dłonie po raz pierwszy... Ktoś go poparł na zebraniu. A ja, rzecze MacMarfy, z wielką chęcią zatrudnię się przy kole fortuny, mam już pewne doświadczenie. Och, tyle przed nami możliwości, woła ze szczerym zapałem lekarz, prostując się w fotelu. Ja sam mam tysiące pomysłów. I przez następne pięć minut gęba mu się nie zamyka. Łatwo poznać, że wiele z tych pomysłów obgadał już wcześniej z McMartfim. Mówi o grach, straganach, sprzedawaniu biletów, lecz nagle spostrzega wzrok oddziałowej i milknie, jakby zdzieliła go pięścią między oczy. Mruga i pyta: A co siostra o tym myśli, siostro? Raczej, żebyśmy urządzili zabawę tu na oddziale? Zgadzam się, że to może mieć pewne wartości terapeutyczne odpowiada oddziałowa i urywa. Znów promieniuje od niej cisza i spowija nas ciasno. Siostra widzi, że nikt już nie odważy się odezwać, więc ponownie zabiera głos. Ale uważam, że zanim podejmiemy decyzję, powinniśmy przedyskutować sprawę na zebraniu personelu. Chyba taki był pański zamiar, doktorze. No, oczywiście. Chciałem tylko sama się zrozumieć, poznać opinię pacjentów, ale ma siostra rację. Najpierw omówimy projekt na zebraniu personelu. Yy, yy, przygotowaniami zajmiemy się później. No wszyscy wiedzą, że to oznacza koniec planowanej zabawy. Wielka oddziałowa potrząsa teczką, żeby zaprowadzić porządek. Doskonale, ponieważ nie ma więcej nowych spraw, powrócimy do dyskusji oczywiście, jeśli pan Cizik zechce usiąść. Mamy, wyjmuje z koszyka zegarek, jeszcze 48 minut, a więc jak już. Aha, e, chwileczkę, bo ja coś sobie przypomniałem. McMurphy podniósł rękę i strzela palcami. Oddziałowa długo. Patrzy na nią bez słowa. – Słucham, panie McMurphy? – pyta wreszcie. – Nie mnie proszę słuchać, a pana doktora. Doktorze, niech pan powie, co pan zadecydował w sprawie pacjentów, którzy nie dosłyszą i tego głośnika. Oddziałowa podrywa nieznacznie głowę. Jest to ruch ledwo dostrzegalny, ale ja go widzę i serce skacze mi z radości – Oddziałowa spogląda na lekarza. A prawda, mówi doktor Spilić, zupełnie zapomniałem. Odchyla się wygodnie, zakłada nogę na nogę i splata dłonie. Planowana zabawa najwyraźniej wprawiła go w wyśmienity humor. Rozmawiałem z panem MacMurphy o odwiecznych trudnościach wynikających z tego, że na jednym oddziale przebywają pacjenci zarówno młodzi, jak i w podeszłym wieku. Nie są to idealne warunki dla naszej grupy terapeutycznej, ale zdaniem kierownictwa szpitala nie ma na to rady, gdyż budynek geriatryczny jest już przepełniony. Doskonale rozumiem, że obecna sytuacja nie jest przyjemna dla obu stron. W trakcie rozmowy wpadliśmy na rozwiązanie, które powinno przynieść ulgę młodszym i starszym pacjentom. Pan McMurphy wspomniał, że niektórzy starsi chronicy nie dosłyszą muzyki i zaproponował, żeby puszczać ją głośniej. Uważam, że to bardzo humanitarna sugestia. McMurphy skromnie macha dłonią, na co lekarz kiwa głową i ciągnie dalej. Odpowiedziałem mu, że młodsi pacjenci nieraz mi się skarżyli, że muzyka już teraz jest zbyt głośna, przeszkadza w rozmowach i czytaniu. McMurphy przyznał, iż to mu nie przyszło do głowy, choć jego zdaniem to wielka szkoda, że ci, którzy chcą czytać w spokoju, nie mogą się przenieść gdzie indziej i zostawić świetlicy melomanom. Zgodziłem się, że to istotnie wielka szkoda i już byłem gotów zapomnieć o całej sprawie. Kiedy nagle przypomniałem sobie o gabinecie hydroterapii, do którego na czas zebrań wstawia się stoły, stoi pusty. Bo odkąd wprowadzono nowe leki, nie używamy go do zabiegów. Co grupa na to, żebyśmy urządzili tam drugą świetlicę, powiedzmy salon Gier? Grupa milczy. Wszyscy wiedzą, do kogo należy następne posunięcie. Oddziałowa zamyka teczkę Hardinga, kładzie na kolanach, opiera na niej ręce i rozgląda się po sali, żeby zobaczyć. Kto się odważy zabrać głos? Widząc, że nikt nie zamierza tego uczynić, przed nią odwraca głowę do lekarza. Sam pomysł jest doskonały, panie doktorze. Doceniam też troskę pana Makmarfiego o pozostałych pacjentów, ale niestety mamy za mały personel, żeby pozwolić sobie na prowadzenie dwóch świetlic. Jest przekonana, że to załatwia sprawę, więc znów otwiera teczkę. Ale lekarz przemyślał wszystko głębiej niż się spodziewała. No, mnie również to przyszło do głowy, ponieważ jednak w tej świetlicy pozostaną niemal wyłącznie chronicy, z których większość porusza się z trudem, albo w ogóle nie wstaje z wózków inwalidzkich, nie sądzi siostra, że jedna pielęgniarka i jeden sanitariusz wystarczą w zupełności, żeby opanować każdy bunt czy rewolucję? Oddziałowa nie odpowiada. Wcale jej się nie podoba ten żart o buntach i rewolucjach, ale wyrazu twarzy nie zmienia, nadal się uśmiecha. Tymczasem zaś ciągnie lekarz, pozostałe dwie pielęgniarki, dwaj sanitariusze mogą nadzorować pacjentów w gabinecie hydroterapii, to skuteczniej niż w tej wielkiej sali. A co wy na to, panowie, warto spróbować? Osobiście zapaliłem się do tego pomysłu. Proponuję zobaczyć, jak to będzie przynajmniej przez kilka dni. – Jeśli nam się nie spodoba, to zawsze możemy zamknąć gabinet z powrotem na klucz, prawda? – Słusznie – woła Chizik, uderzając pięścią w otwartą dłoń. Wciąż stoi, jakby się bał, że gdy tylko usiądzie, McMurphy znów dźgnie go kciukiem. – Słusznie, panie doktorze, w razie czego możemy zamknąć gabinet z powrotem na klucz? – No pewnie. Lekarz rozgląda się po świetlicy. Widzi, że wszyscy okresowi kiwają uśmiechnięci głowami, najwyraźniej uradowani jego, jak mu się wydaje, pomysłem. Rumieni się więc jak Billy Bibit i dwa razy przeciera binokle, zanim może mówić dalej. Aż miło widzieć tego małego człowieczka tak zadowolonego z siebie. Patrzy na kiwających głowami chłopaków, sam kiwa głową, powtarza świetnie, świetnie, i wspiera się dłońmi o kolana. Bardzo dobrze, a teraz skoro to już postanowione, ach zupełnie zapomniałem, o czym to mieliśmy dziś mówić? Oddziałowa znów podrywa lekko głowę, pochyla się nad koszykiem i wyjmuje następną teczkę. Mam wrażenie, że drżą jej ręce, kiedy przewraca kartki. Wreszcie wybiera jedną i już ma zacząć ją czytać, ale McMurphy ponownie wstaje z fotela, podnosi do góry dwa palce i przestępując z nogi na nogę, mówi zamyślony: Przepraszam bardzo, ale. Oddziałowa kamienieje na dźwięk Jego głosu, podobnie jak rano Czarny, na którego krzyknęła Na ten widok robi mi się dziwnie Lekko na duszy, obserwuję Pilnie Oddziałową, słuchając Macmarfiego Przepraszam bardzo, doktorze, ale umieram z ciekawości Co może znaczyć sen, który miałem dziś w nocy Widzi pan, to byłem ja w tym śnie Ale z drugiej strony To jakbym nie był ja, ktoś inny Tyle, że do mnie podobny jak, Jak, jak mój tata Tak, to był on to na pewno był tata bo chwilami, kiedy widziałem siebie, znaczy jego, widziałem tę żelazną szynę, którą miał w szczęce. Pański ojciec ma w szczęce żelazną szynę? Nie już nie ma, ale miał, jak byłem mały. Przez całe 10 miesięcy chodził z tą szyną, która wychodziła mu tędy, a wychodziła tędy. Boże, hehehe. wyglądał niczym kumpel Frankensteina. Dostał się kierą po gębie, bo się posprzeczał z jednym orylem w tartaku rany. Opowiem wam, jak do tego doszło. Twarz oddziałowej nadal jest spokojna, niczym odlew pomalowany według jej życzenia, pewna siebie, cierpliwa, niewzruszona. Oddziałowa nie podrywa już nerwowo głowy, siedzi nieruchomo z tą straszną lodowatą maską i wyciśniętym z czerwonego plastiku spokojnym uśmiechem. Na jej gładkim czole nie ma ani jednej zmarszczki świadczącej o zwątpieniu czy obawie, a płaskim szerokim zielonym oczom. Już w odlewni namalowano spojrzenie, które mówi: Mnie się nie śpieszy, może raz czy drugi pozostanę w tyle, ale mnie się nie śpieszy. Jestem cierpliwa, spokojna, pewna siebie, wiem, że nie mogę naprawdę przegrać. Przez chwilę wydawało mi się, że jest pokonana. Może tak jest w istocie. Teraz jednak widzę, że to nic nie zmienia. Pacjenci jeden po drugim zerkają na nią ukradkiem, żeby sprawdzić, czy jej nie drażni, że McMurphy stał się ośrodkiem zainteresowania? Ale wszyscy widzą to samo co ja. Jest za potężna, żeby można by ją było zniszczyć. Zajmuje całą ścianę, niczym japońskie bóstwo. Samemu nie sposób jej nawet ruszyć z miejsca, przecież znikąd nie można oczekiwać pomocy. Tę rundę przegrała. No, ale była to tylko mała potyczka w wielkiej wojnie, którą dotychczas wygrywa i będzie wygrywać nadal. Nie możemy pozwolić MacMarfiemu, żeby rozbudził w nas fałszywe nadzieje. Nie możemy dać się namówić na robienie głupstw. No oddziałowa nadal będzie zwyciężać, tak jak kombinat, którego potęgę ma za sobą. Nic nie traci, kiedy sama przegrywa, a zyskuje za każdym razem, gdy my przegrywamy. Żeby odnieść zwycięstwo, nie wystarczy jej pokonać w dwóch potyczkach. Z trzech albo w trzech potyczkach z pięciu trzeba wygrać je wszystkie. A jak tylko opuści się gardę i raz przegra, ostateczny tryumf będzie należał do niej. Dlatego w końcu wszyscy poniesiemy klęskę. Nie ma dla nas ratunku. Oddziałowa włączyła mgielnicę i mgła napływa tak szybko, że oprócz twarzy siostry nie widzę nic. Mgła staje się coraz gęstsza i gęstsza, a ja czuję się zupełnie bezradny, martwy. Choć jeszcze niedawno byłem szczęśliwy widząc, jak babsztyl podrywa nerwowo głowę. Czuję się bardziej bezradny niż kiedykolwiek, bo wiem teraz na pewno, że nikt nie pokona jej i kombinatu. A Magmarfi nie ma większych szans ode mnie. Wszyscy jesteśmy bezsilni. A im więcej myślę o naszej bezsilności, tym szybciej napływa mgła. Na szczęście jest wreszcie tak gęsta, że mogę się w niej ukryć. Dać się jej porwać. I znów być bezpieczny. Bywają długie okresy, trwające kilka dni albo kilka lat, kiedy nic nie widzę, a orientuję się, gdzie jestem, wyłącznie po muzyce płynącej z głośnika, który zastępuje mi pławę dzwonową. Inni pacjenci, których czasami dostrzegam, poruszają się zupełnie normalnie, jakby w ogóle nie zauważali mgły. Pewnie działa im jakoś na mózg, choć na mnie nie ma takiego wpływu. Nawet McMurphy nie wie, że się w niej porusza. A jeśli wie, niczym nie daje poznać, że mu to przeszkadza. Nie daje zresztą personelowi poznać, że mu tu cokolwiek przeszkadza. Nic bowiem tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważył. Jest uprzejmy dla pielęgniarek i czarnych, bez względu na to, co do niego mówią i jakich chwytają się sztuczek, żeby wyprowadzić go z równowagi. Zdarza się, że krew go zalewa, kiedy słyszy jakieś bzdurne zarządzenie, ale nic nie daje po sobie poznać. Staje się jeszcze bardziej grzeczny i uprzejmy, aż wreszcie dostrzega, jakie to wszystko jest śmieszne: zarówno sam regulamin, jak i potępiające spojrzenia, którymi personel zmusza nas do posłuchu, oraz nagany, których nam udziela, jakbyśmy mieli niespełna trzy lata. Wtedy zaczyna rechotać. A to drażni personel jak diabli. McMurphy wie, że nic mu nie grozi, dopóki potrafi się śmiać. I ma całkowitą słuszność. Tylko raz traci panowanie nad sobą i wybucha gniewem, ale nie na wielką oddziałową i czarnych za coś, co zrobili, lecz na okresowych. I to za to, że nie zrobili nic. Dzieje się to podczas jednego z zebrań. McMurphy wścieka się na chłopaków, że są przesadnie ostrożni, a raczej, jak to nazywa. Wyjątkowo tchórzliwi. Wcześniej przyjął od nich zakłady na to, która drużyna zdobędzie mistrzostwo w rozpoczynających się w piątek rozgrywkach baseballowych. Jest pewien, że personel pozwoli nam oglądać mecze, choć nie wypadają w czasie przewidzianym w regulaminie na oglądanie telewizji. Kilka dni przed początkiem rozgrywek pyta na zebraniu, czy będzie można sprzątać po kolacji w czasie przeznaczonym na telewizję, a po południu oglądać mecze. Oddziałowa, co go zresztą nie dziwi, odpowiada, że nie, gdyż obecny rozkład zajęć został specjalnie tak ułożony, a jakakolwiek zmiana może wszystko zepsuć. McMurphy nie jest zaskoczony, bo właśnie tego po niej oczekiwał. Nie może jednak zrozumieć reakcji okresowych, gdy pyta ich o zdanie. Nie mówią bowiem nic. Kryją się w oparach mgły, ledwo ich widzę. No odezwij się, który! woła, ale żaden się nie odzywa. Mac Murphy liczył na poparcie, a tu wszyscy milczą, jakby go w ogóle nie słyszeli. Ej, do diabła! krzyczy, chcąc wyrwać ich z letargu. Wiem, że ze dwunastu z was jest osobiście zainteresowanych wynikiem rozgrywek. Nie chcecie zobaczyć meczów, czy co? Słuchaj, Mac, mówi wreszcie Scanlon. Przyzwyczaiłem się do oglądania wieczornego dziennika, skoro zmiana miałaby zepsuć cały rozkład zajęcia, jak twierdzi siostra Ratchet. Ale do diabła z rozkładem, cholera! Można przecież wrócić do niego w przyszłym tygodniu po rozgrywkach. Co wy na to, koledzy? Zróbmy głosowanie: kto woli oglądać mecza, kto dziennik? Kto jest za meczem? Ja! woła Cizik i wstaje z krzesła. No, wystarczy podnieść rękę jeszcze raz. No, kto chce obejrzeć mistrzostwa? Cizik podnosi rękę. Niektórzy pacjenci rozglądają się po świetlicy, żeby zobaczyć, czy znajdzie się przynajmniej jeszcze jeden idiota. Magmarfi nie wierzy własnym oczom. Po zebraniu McMurphy jest tak zagniewany i rozgoryczony, że do nikogo się nie odzywa. Billy Bibit sam podchodzi do niego. Niektórzy z, z nas są tu już pi pi pięć lat, Randall. Mówi, zwijając w ciasny rulon pismo, które trzyma w dłoniach poznaczonych przez liczne ślady poparzeń papierosami. I, i M, będą tu drugie ty, ty, tyle, gdy ty stąd odejdziesz. Ro, ro, rozgrywki dawno się skończą. Nie, nie rozumiesz, no co, co to ma za, za sens? Rzuca pismo na posadzkę i odchodzi. McMurphy pogląda za nim zaskoczony i ściąga w zamyśleniu wyblaku od słońca brwi. Do wieczora wypytuje innych okresowych, dlaczego nie głosowali, ale nie chcą o tym mówić. W końcu daje za wygraną. Ponownie porusza tę sprawę dopiero w przeddzień rozgrywek. Dziś mamy czwartek, oznajmia smutno potrząsając głową. Siedzi na jednym ze stołów w gabinecie hydroterapii. Trzyma nogi na krześle i kręci czapkę na jednym palcu. Okresowi wałęsają się bezczynnie po sali i starają się nie zwracać na niego uwagi. Nie chcą już grać z nim w oko i w pokera na pieniądze ze złości, że nie głosowali. Ograł ich do cna i teraz boją się zadłużyć jeszcze bardziej. A no, na papierosy nie mogą, bo oddziałowa kazała im złożyć kartony w dyżurce i wydziela po paczce dziennie. Niby z troski o ich zdrowie, choć wszyscy wiedzą... Że to dlatego, żeby nie przegrywali ich do Rudzielca. Bez kart panuje w gabinecie cisza, przerywana dźwiękami muzyki płynącej ze świetlicy. Jest tak cicho, że z oddziału furiatów słychać szaleńca, który chodzi po ścianach od czasu do czasu, wyjąc przeciągle. Jest to jednostajny, monotonny dźwięk, niczym płacz dziecka, które w ten sposób stara się utulić do snu. – Czwartek – powtarza McMurphy. Uu, – Uuuu – wyje szaleniec na piętrze. – To roller – stwierdza Scanlan, patrząc w sufit i udając, że nie słyszy MacMurphyego. Roller – krzykacz. Kilka lat temu był na naszym oddziale, nie chciał słuchać się siostry Ratchet i siedzieć spokojnie. Pamiętasz, bili, Tylko uuuu uu, uu, i tak bez przerwy. Aż myślałem, że oszaleje. Wiem – co powinno się zrobić z tymi pomyleńcami na górze? Wziąć parę granatów i wrzucić im na oddział. Nikt nie ma z nich żadnego. A jutro jest piątek, mówi McMurphy. Nie daje Scanlonowi zmienić tematu. Tak, mówi Chezick, spoglądając na wszystkich z podełba. Jutro jest piątek. Harding przewraca stronę pisma, które czyta wkrótce będzie więc tydzień, odkąd przyjaciel McMurphy znalazł się między nami. Na dotąd nie udało mu się obalić rządu w Czy to, Cizik, miałeś na myśli? Boże, w jaką żapatję popadliśmy ostatnio wstyd. Naprawdę wstyd. A nie zawracaj głowy, woła McMurphy. Cizikowi chodzi o to, że jutro będą transmitować pierwszy mecz, a my co znów będziemy szorowali ten przeklęty żłobek? No właśnie. Oświadcza Cizik, Terapeutyczny żłobek matki Ratchet. Kiedy tak stoję, oparty o ścianę, przychodzi mi nagle do głowy, że mogę być mimowolną wtyczką oddziałowej. Trzonek mojej szczotki jest przecież metalowy, nie drewniany. Metal jest lepszym przewodnikiem i pusty w środku. Dość wyjmę miejsca, żeby ukryć miniaturowy mikrofon. Jeśli wielka oddziałowa słyszy tę rozmowę, na pewno załatwi Czizika. Wyjmuję z kieszeni stwardniałą gumę do rzucia, wycieram skórzu i wsuwam do ust, żeby zmiękła. Chciałbym się jeszcze raz przekonać, mówi McMurphy, ilu z was świrusów głosowałoby za oglądaniem meczu, gdybym znów poruszył to na zebraniu? Mniej więcej połowa okresowych kiwa głowami, ale w rzeczywistości tylu by nie głosowało. McMurphy wkłada czapkę i podpiera rękami brodę. Słuchajcie, a zupełnie tego nie rozumiem. Harding, co z tobą, ulicha? Boisz się, że stara odgryzie ci łapę, jeśli ją podniesiesz? Harding unosi jedną cienką brew. Może tak, może naprawdę się boję, że mi ją odgryzie. No a ty, bili, też się tego boisz? Nie, myślę, że nic na mnie z z zrobi, ale Billy wzrusza ramionami, wzdycha. Wspina się na wielką konsolę z kurkami do regulacji strumieni wody i kuca na niej jak małpa. Ale yy, yy, głosowanie nic nie, d, nie da. Nie na, nie na dłuższą metę. To, to, to nie ma sensu, Mak. Nic nie da? Ha, nawet jeśli się pogimnastykujecie podnosząc łapska, to też jest coś. Zapominasz o ryzyku, przyjacielu. Oddziałowa może nam zatruć życie... Mecz baseballowy nie jest tego wart, stwierdza Harding. Jak dla kogo? Jezu. Od lat nie przegapiłem ani jednego meczu, nawet kiedy raz we wrześniu siedziałem w kiciu, to dali nam telewizor, żebyśmy mogli oglądać mistrzostwa, inaczej byłby bunt. Chyba muszę po prostu wykopać te cholerne drzwi i razem z moim kumplem Cizikiem iść obejrzeć mecz w najbliższej knajpie. Interesująca Propozycja, mówi Harding, odkładając pismo, może by tak poddać ją jutro pod głosowanie? Siostro Raczec, zgłaszam wniosek, żebyśmy się przenieśli en masse do baru Wolna Chwila na piwo i telewizję. Ja bym był za, woła Cizyk pewnie. A ja mam gdzieś masę. – oświadcza McMurphy. Jesteście wszyscy nudne, stare baby. Przysięgam, że kiedy ja i Cizik damy stąd drapaka, zabiję drzwi za nami na gwoździe. Zostaniecie sobie w środku. Mamuśka nie puściłaby was samych nawet na drugą stronę ulicy. Mówisz? Fredrikson stanął za McMurphy. A ty co? uniesiesz nogę i jednym kopnięciem rozwalisz drzwi? Taki niby jesteś silny? McMurphy nawet się nie ogląda. Zorientował się już, że Fredrickson lubi się czasem poawanturować, ale wystarczy jedno ostre słowo, żeby natychmiast spuścił stonu. No więc jak, siłaczu, nastaje Fredrickson. Wy wykopiesz drzwi i pokażesz nam, jaki dziarski z siebie chłop? Nie, Fred, chyba nie, szkoda buta. Mówisz? Skoro jesteś taki pewny siebie, to którędy byś się stąd wydostał, co? McMurphy rozgląda się po gabinecie. No jak mi przyjdzie ochota dać nogę, Wystarczy złapać krzesło i rozwalić nim siatkę w oknie. Pewien jesteś? Łatwo ją rozwalisz? No to lu! Jeśli jesteś taki dobry, no już! Siłaczu, stawiam dziesięć dolców, że nie dasz rady. Nawet nie próbuj, Mak, radzi Cizik. Fredrickson wie, że tylko połamiesz krzesło i wylądujesz u furiatów. W pierwszym dniu naszego pobytu zademonstrowano nam, jakie te siatki są wytrzymałe. Specjalnie wzmocnione technik wziął krzesło jak to, na którym opierasz nogi, i tłukł, nim o rozpadło się w drzazgi, a siatki nawet nie wgniótł. Ach ta, mówi McMurphy i znów się rozgląda. Widzę, że zaczyna się tym coraz bardziej interesować. Mam nadzieję, że wielka oddziałowa nie słyszy. Rozmowy, w przeciwnym razie pośle go piętro wyżej. Dobra. Mam to, czego szukam. Skrzynia, na której siedzi bili, Ta wielka konsola z różnymi kranami chyba jest cholera dostatecznie solidna, co i dość ciężka. Pewnie, przyznaje fredrikson ale to tak samo, jakbyś chciał wykopać stalowe drzwi oddziału. Dlaczego? Przecież nie jest przybita do posadzki. No nie, nie. Nie jest umocowana na stałe, trzymają ją pewnie tylko jakieś druty. No ale przyjrzyj się jej do licha. Wszyscy spoglądają na konsolę. Jest to betonowy blok ze stalową armaturą, o połowę mniejszy od stołu, ale waży ze 200 kilo. No dobra, przyjrzałem się. Nie jest wiele większa od Belsiana, które wrzucam na ciężarówki. Obawiam się, przyjacielu, że waży znacznie więcej Odbyli siana pewnie ze ćwierć tony więcej, dodaje Fredrikson. Mak, on ma rację, oznajmia czy zik, jest cholernie ciężka. Więc twierdzicie, cwaniaczki, że nie dam rady podnieść tego drobiazgu? Nie, nie przeczę, że ps psychopaci to nadzwyczajne jednostki, ale nic mi nie wiadomo, jakoby posiadali dar przenoszenia gór. Dobra, mówicie, że nie dam rady. Zaraz się cholera przekonacie. Zeskakuje ze stołu i ściąga zieloną bluzę. Grają mu mięśnie na ramionach ozdobionych tatuażami widocznymi do połowy spod krótkich rękawów pod koszulka. – No kto się założył o pięć dolców? – Nikt mi nie wmówi, że czegoś nie dam rady zrobić, póki nie spróbuję. O pięć dolców! – MacMurphy, to jest tak samo nieroztropne jak ten zakład o oddziałową. – No kto chce stracić pięć dolców? Stawiacie czy czekacie? Chłopaki rzucają się do wypisywania weksli. McMarfi tyle razy orżnął ich w pokera i woko, że koniecznie chcą się odegrać. Tu zaś sukces jest murowany. Nie rozumiem, do czego rudzielec zmierza. Wie doskonale, że choć jest duży i szeroki w barach, trzeba by trzech takich jak on, żeby konsole ruszyć z miejsca. Wystarczy rzucić na nią okiem, by się zorientować, że nie da rady nawet jej przesunąć, na co dopiero dźwignąć z posadzki. Do tego Trzeba by olbrzyma. Kiedy wszystkie weksle są gotowe, McMurphy podchodzi do konsoli, sadza z niej bilego bibita, spluwa w pokryte odciskami łapy, zaciera je i porusza ramionami, żeby rozluźnić mięśnie. Dobra, odsuńcie się. Przy wysiłku zużywam całe powietrze i dorośli faceci mdleją z braku tlenu. Cownijcie się. Beton będzie zaraz pryskał na boki, a stal fruwała dookoła. Zabierzcie kobiety i dzieci do schronów, cofnijcie się. Rany może mu się udać? Bąka Cizik. Pewnie sama się uniesie, jak ładnie poprosi, mówi Fredriksson. Bardziej prawdopodobne, że dorobi się pięknej przepukliny, rzecze Harding. Daj spokój, McMurphy. Nie rób z siebie durnia. Wiesz dobrze, że nikt tego nie podniesie. Precz mam im synki, zużywacie mi tylko powietrze. Kilka razy przesuwa stopy, żeby się dobrze zaprzeć. Wyciera dłonie o uda, schyla się i chwyta krany po obu stronach konsoli. Napręża mięśnie, chłopaki zaczynają gwizdać i podśmiewać się z niego. Puszcza konsolę, prostuje się i znów przesuwa stopy. Poddajesz się? pyta z uśmiechem Fredrikson. Tylko się przymierzałem. Dopiero teraz wezmę się poważnie do roboty. Odpowiada McMurphy i znów chwyta krany. I nagle cichną gwizdy. Mięśnie mu nabrzmiewają, żyły pęcznieją. Zaciska powieki, grymas wykrzywia mu usta, odsłaniając zęby. McMurphy odchyla głowę maksymalnie do tyłu, a od drganej szyi aż po dłonie wychodzą mu na wierzch ścięgna napięte jak struny. Drży cały. Z wysiłku, starając się podnieść konsolę, choć wie, że nie da rady i choć wiedzą to wszyscy obecni. Ale przez sekundę, kiedy beton zgrzyta o posadzkę, myślimy o oh, rany. Może mu się uda. A potem powietrze ucieka z niego z głośnym sykiem i magmarfi zatacza się bez sił na ścianę. Na kranach widać krew, bo rozharatał sobie ręce. Przez chwilę dyszy z zamkniętymi oczami oparty o ścianę. Nie słychać nic, oprócz jego świszczącego oddechu. Nikt się nie odzywa. McMurphy otwiera oczy i spogląda na nas, spogląda na każdego po kolei, nawet na mnie. A potem wyciąga z kieszeni wszystkie weksle, które wygrał w karty przez ostatnie kilka dni. Pochyla się nad stołem, usiłując je posortować, ale okrwawione, wygięte na kształt szponów dłonie są zupełnie sztywne. Nie może rozprostować palców. W końcu rzuca weksle na posadzkę, a miał w nich po czterdzieści, może nawet po pięćdziesiąt dolarów od każdego. Odwraca się i rusza do wyjścia. W drzwiach przystaje i patrzy na nas. No przynajmniej się starałem, mówi. Przynajmniej się starałem do diabła. Po czym wychodzi, zostawiając na posadzce zbrukane krwią świstki tym, którym chce się w nich grzebać. Wieczorami coraz trudniej jest mi znaleźć moje łóżko. Pełzam na czworakach i obmacuję sprężyny, aż natrafiam na kulki stwardniałej gumy do rzucia. Nikt nie skarży się na mgłę. Już wiem dlaczego. Jest to hydna, ale przynajmniej można się w niej skryć i czuć bezpiecznym. Tego właśnie McMurphy nie potrafi zrozumieć tego, że chcemy być bezpieczni. Usiłuje wyciągnąć nas z mgły na otwartą przestrzeń, na której będziemy stanowić łatwy cel. Cały ranek czekam, kiedy personel włączy mgielnicę. Przez ostatnie kilka dni włączają coraz częściej. Uważam, że to ma związek z Makmartwiem. Dotychczas technicy nie zamontowali mu żadnych instalacji i pewnie chcą go zaskoczyć we mgle. Kombinat dobrze wie, że mogą z nim być kłopoty. Już kilka razy udało mu się na tyle rozkręcić, Cizika, Hardinga i paru innych, że mało brakowało, że postawiliby się sanitariuszom, ale zawsze gdy byli już na dobrej drodze, napływała mgła, dokładnie jak teraz. Zaledwie kilka minut temu, gdy chłopaki zaczęły wynosić przed zebraniem ze świetlicy stoły, usłyszałem, że za wentylatorem włącza się sprężarka, a już tak gruba warstwa mgły zaległa posadzkę, że nogawki spodni mam mokre. Myję szybę w drzwiach dyżurki i słyszę... Jak wielka oddziałowa podnosi słuchawkę, by powiedzieć lekarzowi, że jesteśmy prawie gotowi i że ma sobie zarezerwować po południu godzinę na zebranie personelu. Uważam, oświadcza, że najwyższy czas poważnie się zastanowić, czy należy trzymać dłużej pacjenta McMurphy'ego na oddziale, czy nie. Słucha przez chwilę. A następnie dodaje, moim zdaniem nie można mu pozwolić, żeby dalej siał niepokój wśród pacjentów jak przez ostatnie kilka dni. I dlatego właśnie oddziałowa w pompowuję mgłę do świetlicy przed zebraniem. Normalnie tego nie robi. Ale dziś zamierza rozprawić się z Makmarfim, może odesłać go do furiatów. Odkładam ścierkę i idę usiąść w moim fotelu na końcu rzędu chroników. Ledwo widzę zajmujących miejsca pacjentów i lekarza, który w drzwiach wyciera binokle, przekonany, że widzi niewyraźnie, bo ma zaparowane szkła. Istnienia mgły nawet nie podejrzewa. A tymczasem jest gęstsza niż kiedykolwiek. Słyszę głosy obecnych w świetlicy, plotą różne bzdury o jąkaniu się bilego bibita i o tym skąd się to wzięło. Mgła jest tak gęsta, że słowa docierają do mnie zniekształcone, jakbym był pod wodą. Wreszcie porywa mnie niczym woda i unosi ze sobą. Pływam w niej, nie wiedząc, gdzie jest podłoga, gdzie sufit. Od tego bujania robi mi się trochę niedobrze, nic nie widzę. Pierwszy raz mgła jest aż tak gęsta, że muszę w niej pływać. Głosy to cichną, to znów przybierają na sile, kiedy dryfuję po świetlicy, ale nawet gdy są donośne, czasami tak donośne, że nie mam wątpliwości, że jestem tuż obok mówiącego, Nadal nic nie widzę. Poznaję głos Bilego. Chłopak jest potwornie zdenerwowany i jąka się gorzej niż zwykle. Twarz ma zwróconą do mnie. Jest to twarz żebraka, który potrzebuje stokroć więcej niż ktokolwiek może mu dać. Porusza ustami nie większymi od ust lalki. Popsułem po, po wszystko, nawet kiedy o, 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 oświadczałem się dziewczynie. Za, – za, Zapytałem, ko, kochanie, czy chcesz zostać moją że a ona wy, wy, wybuchnęła śmiechem. – Nie wiem skąd, ale dobiega mnie głos oddziałowej. – Billy, twoja matka opowiadała mi o tej dziewczynie, najwyraźniej była ze znacznie niższej sfery. Co twoim zdaniem tak cię w niej przerażało, Billy? Ko, – Kochałem ją. Tobie też nie mogę pomóc, Billy. Wiesz o tym dobrze. Nikt z nas nie może ci pomóc. Musisz zrozumieć, że gdy tylko człowiek chce pomóc drugiemu, sam się odsłania. A przecież musi być ostrożny, Billy. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Cóż mogę zrobić? Nie wyleczę cię z jąkania, Nie zetrę ci z nadgarstków blizn po żyletce, ani z wierzchów twoich dłoni śladów pogaszonych papierosach. Nie dam ci nowej matki. A jeśli idzie o znęcanie się oddziałowej, która bezustannie wmawia ci, że jesteś słaby, aż w końcu tracisz godność i kurczysz się z upokorzenia, na to też nic nie poradzę. Jeszcze nigdy nie zapuściłem się tak daleko w mgłę, jak teraz, chyba tak właśnie jest po śmierci. Prawdopodobnie tak też jest z roślinami, są zagubieni we mgle, nie poruszają się. Dopóki nie przestaną jeść, sanitariusze karmią i chciała, potem zostają spalone. We mgle jest w sumie nie najgorzej, nic nie boli. Czuję tylko lekki chłód, ale i to z czasem przejdzie. Widzę mojego dowódcę, który przypina do tablicy polecenie, jak mamy się ubrać na misję. Widzę kruszarkę, którą Ministerstwo Rolnictwa wysyła przeciwko naszemu małemu plemieniu. Widzę tatę. Jak wybiega z wąwozu, przystaje i składa się do strzału, celując w rosłego szóstaka mknącego przez cedry. Strzela i strzela, ale tylko wzbija kuszu wokół zwierzęcia. Wychodzę z wąwozu za tatą i drugim strzałem powalam jelenia. Akurat gdy znika za skałą, uśmiecham się szeroko do taty. Tato, nigdy nie pudłowałeś z takiej odległości. Nie te oczy, synu. Nie mogłem utrzymać go na muszce, lufa drgała mi jak pies srający pestkami brzoskwiń. Wierz mi, tato, postarzejesz się przed czasem, jeśli dalej będziesz pił kaktusówkę pędzoną przez Sida. A ten, kto pije samogon Sida, i tak jest przedwcześnie stary. Chodź, synu, oprawimy jelenia, zanim zlecą się muchy. Przecież to się działo dawno temu, widzicie? Nic nie można poradzić. Na wydarzenia z przeszłości. Ty spójrz tylko, słyszę szepty czarnych. Spójrz na starego Bromdena. Dureń usnął. Słusznie, wodzusz, to słusznie kimaj i nie rozrabiaj, tak. Już mi nie jest zimno. Chyba się udało, dotarłem tam, gdzie chłód nie sięga. Mogę tu zostać na zawsze. Już się nie boję. Nikt mnie tu nie znajdzie. Tylko jeszcze słowa. Docierają do mnie, lecz i one cichną. O, skoro Billy postanowił opuścić zebranie, czy ktoś inny chciałby przedstawić grupie swoje problemy? Właśnie proszę pani, mam jedną sprawę. To McMurphy jest bardzo daleko. Wciąż usiłuje wyciągać ludzi z mgły. Dlaczego nie zostawi mnie w spokoju? Pamięta siostra, że dzień czy dwa temu głosowaliśmy nad zmianą godzin oglądania telewizji? No. Dzisiaj akurat piątek, więc pomyślałem sobie, że warto do tego wrócić i przekonać się, czy wszyscy nadal trzęsą portkami. Chwileczkę, panie McMurphy, chcę zadać grupie pytanie: Czy żaden z panów przypadkiem nie uważa, że pan McMurphy próbuje wam narzucić swoją wolę? Pomyślałam sobie, że pewnie wolelibyście, aby go przeniesiono na inny oddział. Przez moment nikt się nie odzywa, a potem słyszę. Niech robi głosowanie, wolno mu. Dlaczego chce go siostra wysłać za to do furiatów? Czemu nie można przesunąć godziny? Ależ panie Scanlon, dobrze pamiętam, że to właśnie pan przez trzy dni odmawiał jedzenia, dopóki nie pozwoliliśmy panu włączać telewizora o szóstej zamiast o szóstej trzydzieści. Siostro Raczek, proszę mu pozwolić na głosowanie. Dobrze. Ale uważam, że to najlepszy dowód, jaki ma negatywny wpływ na innych pacjentów. Co pan proponuje, panie McMurphy? Jeszcze jedno głosowanie w sprawie zmiany godzin oglądania telewizji. Oproszę więc, żeby ci, którzy chcą oglądać mecz, podnieśli ręce do góry. Ręka Macmarfiego podnosi się pierwsza, poznaje ją po bandażu, którym jest obwiązana, odkąd Rudziel skaleczył się przy próbie dźwignięcia konsoli. A potem widzę na stoku wąwozu inne ręce, wyłaniające się z mgły, zupełnie tak jakby jakby wielka czerwona łapa McMurphy'ego zanurzała się we mgle. Chwytała za ręce pacjentów i wyciągała ich mrugających oczyma na otwartą przestrzeń. Najpierw jednego, potem drugiego, i tak po kolei wyciąga z mgły wszystkich okresowych. Cała dwudziestka trzyma ręce w górze, głosując nie tylko za meczem, ale i przeciw Wielkiej Oddziałowej, przeciwko temu, że chce posłać McMurphy'ego do furiatu, przeciwko temu, co robi, co mówi, przeciwko temu, że maltretuje ich od lat. Nikt się nie odzywa. Wszyscy, zarówno pacjenci, jak i personel są oszołomieni. Oddziałowa nie rozumie, co się stało. Wczoraj, zanim McMurphy spróbował podnieść konsolę, najwyżej czterech czy pięciu chłopaków gotowych było go poprzeć. Ale kiedy wreszcie siostra raczet przerywa milczenie, jej głos nie zdradza zdziwienia. – Widzę tylko dwadzieścia rąk, panie McMurphy. – Dwadzieścia? No czemu nie? – jest na tu przecież dwudziestu, urywa, zrozumiawszy nagle, o co jej chodzi. Niestety wniosek nie przeszedł. Cholera, wolnego! Na oddziale jest czterdziestu pacjentów, panie McMurphy. Czterdziestu pacjentów, a tylko dwudziestu z nich głosowało za meczem, podczas gdy regulamin oddziału można zmienić dopiero za zgodą większości, a więc głosowanie skończone. W całej świetlicy opuszczają się ręce, Chłopcy wiedzą, że zostali pokonani i usiłują się znów pogrążyć w bezpiecznej mgle. McMarfi zrywa się na nogi. A no niech to szlak trafi, więc taki chce nam siostra wyciąć numer? Liczyć również głosy tych staruchów? Doktorze, czy nie wyjaśnił pan McMarfiemu zasad głosowania? No, niestety, Marwi potrzebna jest zgoda większości. Siostra ma rację, całkowitą rację. Zgoda większości, panie McMarfi, tego wymaga konstytucja oddziału. A, a pewnie tę przeklętą konstytucję też można zmienić jedynie większością głosów. Kurwa, słyszałem o różnych kantach, ale do tego żaden się nie umywa. Bardzo. Pan się denerwuje, panie McMurphy, prawda, że się bardzo denerwuje, doktorze? Proszę to dobrze zapamiętać. Kobieto, nie zawracaj mi głowy, mam prawo się wściekać, gdy ktoś mnie robi w konia, a tu w konia zrobiono nas wszystkich. Panie doktorze, z uwagi na stan pacjenta, powinniśmy dziś wcześniej zakończyć zebranie. Czekajcie, jeszcze moment, dajcie mi pogadać ze staruszkami. Panie McMurphy, powiedziałam, że głosowanie skończone. Robi pan z siebie pośmiewisko, nic więcej. McMurphy nie zwraca uwagi na oddziałową. Przesuwa się dalej wzdłuż rzędu chroników. No, chłopaki, no, tylko jeden głos. Niechże któryś podniesie grabę. Pok pokażcie, że jeszcze potraficie. Jestem zmęczony. Mówi Piti kołysze głową. Noc to, ocean spokojny. Pułkownik czyta z ręki i nie ma czasu na nic innego. No ale jeden głos na miłość boską. Nie rozumiecie, że tylko tak możemy zdobyć przewagę? Musimy ją zdobyć, bo inaczej leżymy. Czy żaden z was ciąłki tego nie kapuje? Przynajmniej na tyle, żeby podnieść rękę. Gabriel, George, nie, no a ty, wodzu, może ty? Stoi nade mną we mgle. Dlaczego nie zostawił mnie w spokoju? Wodzu, no, w tobie nasza ostatnia nadzieja. Wielka oddziała składa papiery. Pielęgniarki już podniosły się z miejsc. Wreszcie i ona wstaje z fotela. Zebranie zakończone, mówi. Oczekuję na cały personel za godzinę w pokoju lekarskim. Jeśli nie ma już więcej... Nie już za późno. McMurphy zauroczył moją rękę pierwszego dnia, kiedy ją ściskał i teraz nie mam nad nią żadnej władzy. Każdy głupi wie, że to nie ma sensu. Z własnej woli nigdy bym tego nie zrobił. Widzę po oczach oddziałowej, która zaskoczona wpatruje się we mnie bez słowa, że napytam sobie biedy, ale i tak nie mogę powstrzymać ręki. McMurphy umocował do niej niewidzialne druty i podnosi ją wolno, wyciąga mnie z mgły na otwartą przestrzeń, gdzie będę zupełnie bezbronny, zmusza mnie, ciągnie druty. Nie, to nieprawda, sam podniosłem rękę. Tak Marfi wydaje okrzyk radości, podrywa mnie z krzesła i wali po plecach. Dwadzieścia jeden! Razem z wodzem mamy dwadzieścia jeden głosów do licha! Jeśli to nie większość, to jestem prawiczkiem! Hura! wrzeszczy Cizik. Inni okresowi ruszają w moją stronę. Zebranie było już zakończone, mówi oddziałowa. Wciąż się uśmiecha, ale gdy wychodzi ze świetlicy. I idzie do dyżurki, kark ma czerwony i nabrzmiały, jakby zaraz miała wybuchnąć. Mimo to nie wybucha. Jeszcze nie teraz, a dopiero prawie godzinę później. Tam, za szybą, uśmiech ma krzywy i dziwaczny, jakiego dotąd jeszcze nikt nie widział. Nic tylko siedzi. Widzę jej ramiona podnoszące się i opadające przy każdym oddechu. McMurphy spogląda na zegar i mówi, że już czas na mecz. Wraz z kilkoma okresowymi klęczy przy zbiorniku z wodą pitną i szoruje listwę przy posadzce. Ja już po raz dziesiąty tego dnia wymiatam schowek. Scanlon i Harding jeżdżą po korytarzu froterką. Na świeżo woskowanej posadzce powstają lśniące ósemki. McMurphy powtarza, że zaraz zacznie się mecz, po czym podnosi się z klęczek, a ścierkę zostawia na podłodze. Nikt inny nie przerywa pracy. Mijając szybę, za której oddziałowa mierzy go gniewnym wzrokiem, McMurphy uśmiecha się szeroko, jakby wiedział, że teraz rozłoży ją na łopatki. Puszcza do niej oko z daszka czapki, na co oddziałowa podrywa gwałtownie głowę. Wszyscy robią swoje, ale ukradkiem obserwują McMurphy'ego, który przysuwa sobie fotel, włącza telewizor i siada przed nim. Na ekranie pojawia się boisko bejsbolowe a na jego tle śpiewająca papuga, która reklamuje żyletki. McMurphy wstaje, nastawia głośniej telewizor, żeby zagłuszyć muzykę płynącą z megafonu na suficie, przysuwa sobie krzesło, na którym rozsiadczy się wygodnie w fotelu, kładzie skrzyżowane nogi, a następnie zapala papierosa, drapie się po brzuchu i ziewa. O, fajno jest! Przydałaby się jeszcze tylko puszka piwa ha, i gorąca kiełbaska. Widzimy, że twarz oddziałowej czerwienieje, a usta drgają jej nerwowo. Rozgląda się szybko i spostrzega, że wszyscy ją obserwują, ciekawi co zrobi. Nawet czarni i pielęgniarki spozierają na nią z ukosa, przypatrują się jej też starzyści schodzący się na spotkanie personelu. Zaciska mocno usta, spogląda na Marfiego i czeka, aż piosenka reklamowa dobiegnie końca. Wtedy wstaje, podchodzi do stalowych drzwi, z tablicą rozdzielczą, przekręca wyłączniki i gasi obraz. Na szarym ekranie pozostaje tylko mały świetlisty punkcik, podobny do oka, wycelowany w siedzącego naprzeciwko Makmarfiego. Ale to jasne ślepie nie przeszkadza mu wcale. McMurphy zachowuje się tak, jakby w ogóle nie zauważył, że zgas telewizor. Wkłada w zęby zapalonego papierosa, nasuwa czapkę głęboko na rude kędziory i odchyla głowę, żeby daszek nie zasłaniał mu pola widzenia. Siedzi tak, z rękami pod głową, z nogami na krześle, pali papierosa i wpatruje się w ekran. Oddziałowanie może tego dłużej znieść. Podchodzi do drzwi dyżurki i woła do McMurphy'ego, żeby pomógł pozostałym pacjentom w sprzątaniu. Nie zwraca na nią uwagi. Powiedziałam panie McMurphy, że ma pan wrócić do pracy. Głos ma piskliwy, jak piła elektryczna wrzynająca się w sosnę. Panie McMurphy, ostrzegam pana. Wszyscy przerywają pracę. Oddziałowa rozgląda się, a potem robi krok w stronę Macmarfiego. Zdaje pan sobie sprawę, że przebywa pan tu na przymusowym leczeniu? Decyzja jest w moich, znaczy w naszych rękach. Podnosi pięść. Czerwono-pomarańczowe paznokcie wpijają się jej w dłoń. Pański los jest w naszych. Harding gasi froterkę, zostawia ją na korytarzu, przysuwa sobie fotel, siada obok Macmarfiego i również zapala papierosa. Panie Harding, ma pan teraz sprzątać? Przychodzi mi do głowy, że głos oddziałowej brzmi, jakby piła trafiła na gwóźdź. Skojarzenie to wydaje mi się tak zabawne, że o mało nie parskam śmiechem. Panie Harding! Z kolei Chizik przestaje sprzątać i przysuwa sobie fotel, następnie Billy, po nim Scanlon, potem Fredrickson i Zeffelt, a w końcu wszyscy. Rzucamy zmywaki, szczotki, ścierki i siadamy w świetlicy. Co wy sobie... Przestańcie! Przestańcie! Siedzimy w rzędach przed zgaszonym telewizorem, wpatrzeni w szary ekran, Udając, że widzimy mecz wyraźnie jak na dłoni, a za nami oddziałowa szaleje i wrzeszczy. Gdyby ktoś wszedł wtedy do świetlicy i zobaczył dorosłych facetów obserwujących pusty ekran, a za nimi rozwścieczoną pięćdziesięcioletnią kobietę, krzyczącą o posłuszeństwie, porządku i karach, pomyślałby, że ma przed sobą bandę kompletnych wariatów. Kątem oka, Widzę w dyżurce kołyszącą się nad biurkiem białą porcelanową twarz oddziałowej. Marszczy się od kształca, a oddziałowa daremnie stara się nad nią zapanować. Pozostali pacjenci też spoglądają dyskretnie w stronę dyżurki, niby wciąż obserwują pusty ekran, ale podobnie jak ja, co róż zerkają na wielką oddziałową. Po raz pierwszy role zostało odwrócone. Nareszcie ona poznaje na własnej skórze, co to znaczy być na widoku, kiedy człowiek najbardziej na świecie pragnie się odgrodzić, nieprzeniknioną zasłoną od ciekawskich spojrzeń, a tymczasem nie ma od nich ucieczki. Starzyści, czarni i pielęgniarki też obserwują oddziałową, czekając, kiedy pójdzie do pokoju lekarskiego na zebranie, które sama zwołała i zastanawiają się, jak się zachowa teraz, gdy już wiadomo, że ją też można wyprowadzić z równowagi. Oddziałowa czuje ich spojrzenia, ale nie rusza się z miejsca, nawet kiedy bez niej wychodzą na korytarz. Maszyny w ścianach przerwały pracę, jak gdyby też czekały, kiedy oddziałowa wstanie od biurka. Nigdzie nie mam mgły. Nagle przypominam sobie, że powinienem sprzątnąć pokój lekarski. Zawsze od wielu lat zamiatam go właśnie w trakcie zebrań personelu. Ale teraz. Za bardzo się boję, żeby wstać z fotela. Pozwalali mi tam sprzątać w przekonaniu, że jestem głuchy. Czy się nie zorientowali, że to udawanie, gdy na ich oczach usłuchałem Makmarfiego i podniosłem rękę? Czy się nie domyślili, że przez cały czas słuch miałem w porządku i znam wszystkie tajemnice, przeznaczone wyłącznie dla ich uszu? Co ze mną zrobią w pokoju lekarskim, jeśli odgadli prawdę? Dopiero teraz uzmysławiam sobie, na jakie straszliwe niebezpieczeństwo się naraziliśmy, pozwalając Makmarfiemu wyciągnąć nas z mgły. Sprzątanie pokoju lekarskiego jest zawsze nieprzyjemne. Nikt nie uwierzy, co musiałem tu sprzątać, jakie okropieństwa, jady wydzielane prosto z porów i przesycające powietrze kwasy, dość silne, żeby rozpuścić człowieka. Sam to widziałem. Kiedy jednak tym razem pukam do drzwi, Wielka Oddziałowa przypatruje mi się bacznie przez Judasza i dopiero po chwili wpuszcza mnie do środka. Jej twarz znów przybrała dawny wyraz jeszcze bardziej władczy niż kiedykolwiek. Pozostali jak zwykle słodzą kawę albo częstują się papierosami, ale atmosfera w pokoju jest napięta. Najpierw myślę, że to przeze mnie, a potem widzę, że Wielka Oddziałowa dotąd nie usiadła i nawet nie nalała sobie kawy. To lekarz otwiera zebranie. po. Już dawno powinniśmy byli zacząć. Otóż, jak Państwu wiadomo, dzisiejsze zebranie zostało zwołane na życzenie siostry Ratchet. Siostra zadzwoniła do mnie przed zebraniem grupy terapeutycznej i powiedziała, że jej zdaniem McMurphy zagraża porządkowi na oddziale. Doskonała intuicja, zważywszy co się wydarzyło przed kilkoma minutami, prawda? Po tym, co się stało, ciągnie więc lekarz, zapewne nikt nie powie, że mamy do czynienia ze zwyczajnym pacjentem, to chyba jasne. Jest ewidentne, że zagraża porządkowi, więc yy, no, wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić, co należy przedsięwziąć. Oddziałowa po to zwołała zebranie, proszę sprostować, jeśli się mylę, siostro Raczet, żebyśmy omówili zaistniałą sytuację i podjęli jednomyślną decyzję w sprawie pana McMurphy'ego, prawda? Spogląda błagalnie na oddziałową, ale ona wciąż milczy. Zadarła głowę, wpatruje się w sufit, sprawdza pewnie, czy jest czysty i zachowuje się tak, jakby w ogóle nie słyszała lekarza. Doktor Spiwi... Zwraca się więc do starzystów siedzących w szeregu na końcu pokoju. Wszyscy mają tę samą nogę założoną na drugą i trzymają filiżanki na tym samym kolanie. Jak tam panowie, zdaję sobie sprawę, że mieliście za mało czasu, żeby postawić ostateczną diagnozę, ale widzieliście zachowanie pacjenta. Co o nim sądzicie? Starzyści podrywają głowy. Bardzo chytrze przekazał im pałeczkę. Spoglądają na wielką oddziałową. W ciągu kilku krótkich minut udało się jej odzyskać całą dawną moc. Siedząc i uśmiechając się w stronę sufitu, nie odzywając się ani słowem, znów zawładnęła oddziałem, i wszyscy wiedzą, że to z nią należy się liczyć. Ten, który jej podpadnie, będzie kończył staż na odwykówce w Portland. Zaczynają się wiercić równie niespokojnie, jak lekarz. Rzeczywiście zagraża porządkowi. Pierwszy młodzik woli być ostrożny. Wszyscy trzej starzyści popijają kawy i zastanawiają się nad tym, co powiedział. Następny mówi, może stanowi zagrożenie dla otoczenia. Słusznie, 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 przytakuje lekarz. Młodzik sądzi, że jest na właściwym tropie i ciągnie dalej. Nawet poważne zagrożenie, dodaje przesuwając się na brzeg krzesła, musimy przecież pamiętać, że dopuszczał się aktów przemocy wyłącznie po to, aby zamienić pobyt na farmie penitencjarnej na pobyt w stosunkowo luksusowych warunkach szpitalnych. I świadomie dopuszczał się aktów przemocy, wtrąca pierwszy. Trzeci natomiast ma pod nosem. Oczywiście, właśnie to może dowodzić, że pacjent jest tylko chytrym oszustem, zupełnie zdrowy na umyśle. I zerka na oddziałową, żeby zobaczyć, jak zareaguje. Ona jednak wciąż siedzi bez ruchu i nic nie daje po sobie poznać. Za to reszta personelu spogląda na niego gniewnie, jakby powiedział coś wyjątkowo nieprzyzwoitego. Widzi, że się wygłupił i usiłuje obrócić wszystko w żart, dodając z chichotem, nigdy nie wiadomo, co komu w duszy gra, ale jest już za późno. Pierwszy Starzysa ostawia filiżankę, wyciąga z kieszeni fajkę o główce wielkiej jak pięść i rozpoczyna atak. Szczerze mówiąc, Alwin, Rzeczę do trzeciego. Zawiodłem się na tobie. Nie trzeba znać historii choroby pacjenta McMurphy'ego. Wystarczy samo jego zachowanie na oddziale, żeby widzieć jak absurdalna jest twoja sugestia. To człowiek nie tylko bardzo poważnie chory, ale moim zdaniem również potencjalnie groźny dla otoczenia. Wydaje mi się, że podobnymi podejrzeniami kierowała się siostra Ratchet, zwołując dzisiejsze zebranie. Nie rozpoznajesz typowych cech psychopatycznych? Nigdy nie zetknąłem się z bardziej oczywistym przypadkiem. Ten człowiek to Napoleon, Jingis Han, Atylla. Do dyskusji włącza się następny starzysta. Pamięta, że siostra raczet pragnęła wysłać Marfiego na oddział dla furiatów. Robert ma rację, Alwin. Czyżbyś nie widział, jak McMurphy się dziś zachowywał? Po odrzuceniu jego projektu natychmiast zerwał się z fotela, gotów do użycia siły. Czy mógłby nam pan przypomnieć, doktorze, co wiemy na temat jego awanturniczych skłonności? No, zakt wynika, że pacjent ma lekceważący stosunek do dyscypliny i przełożonych, mówi lekarz. No właśnie, Alwin. McMurphy niezliczoną ilość razy demonstrował wrogość wobec autorytetów w szkole, w wojsku, a nawet w więzieniu. Sądzę, że jego zachowanie po dzisiejszej awanturze z głosowaniem jest doskonałą zapowiedzią tego, czego możemy oczekiwać po nim w przyszłości. Uważa Pan więc, że należy odesłać go na oddział dla furiatów? Pyta lekarz. O no przynajmniej nikomu by nie zagrażał, mówi fajczarz i przymyka oczy. Ja wycofuję moje poprzednie oświadczenie i przychylam się do zdania Roberta, oznajmia Owin. Choćby z obawy o własną skórę. Pozostali wybuchają śmiechem. Są teraz znacznie spokojniejsi. Pewni, że zaproponowali to, czego oczekiwała od nich oddziałowa. Opijają kawą załatwienie sprawy. Jedynie Robert nie sięga po filiżankę, gdyż ma pełne ręce roboty z fajką, która mu wciąż gaśnie. Starzysta zużywa dziesiątki zapałek, sie pyka i smoka ustami. Kiedy wreszcie fajka znów pali mu się równo, oświadcza z niejaką dumą: Nie ma rady, naszego rudzielca czeka przeprowadzka na piętro. Wiecie, co mi przyszło do głowy, kiedy go obserwowałem przez te kilka dni? Reakcja schizofreniczna? Pyta Alwin. Fajka potrząsa głową. Yy. Homoseksualizm ukryty z formowaniem reakcji przeciwnych. Fajka potrząsa głową i przymyka oczy. Nie, stwierdza i uśmiecha się do zebranych. Negatywny kompleks Edypa. Pozostali mu gratulują. Tak. Wiele za tym przemawia, dodaje fajka, ale bez względu na ostateczną diagnozę musimy pamiętać o jednym. Mamy do czynienia z niezwykłym osobnikiem. Bardzo się pan myli, panie Gidon. To wielka oddziałowa. Głowy obecnych zwracają się w jej stronę, moja również, ale opamiętuję no, się w porę i udaje, że poruszyłem głową, bo dostrzegłem na ścianie plamę. Wszyscy są kompletnie zdezorientowani. Byli pewni, że proponują to, czego pragnęła i z czym sama zamierzała wystąpić. Ja też tak myślałem. Widziałem, jak posyła do furiatów facetów o połowę mniejszych niż Magmarfi, to tylko dlatego, że mogliby na kogoś splunąć. Teraz zaś ma przeciwko sobie chłopa wielkiego jak Dąb, który już raz dał w kość jej i całemu personelowi, którego wcześniej po południu sama chciała się pozbyć, a tu nagle zmienia zdanie. Nie. Nie zgadzam się bynajmniej uśmiecha się do zebranych uważam że nie należy odsyłać MacMarfiego na oddział furiatów jest to najprostsze rozwiązanie ale polegające wyłącznie na przerzuceniu kłopotu na kogo innego ponadto wcale nie sądzę że mamy do czynienia z człowiekiem wyjątkowym jakimś superpsychopatą przyznaję że kiedy zdałem sobie sprawę z awanturniczych skłonności pana MacMarfiego też pomyślałam że należy go koniecznie przenieść na oddział Furiatów, ale według mnie jest już na to za późno. Czy usunięcie go naprawi szkody wyrządzone na naszym oddziale? Moim zdaniem nie, zwłaszcza po tym, co się dziś wydarzyło. Jestem pewna, że gdybyśmy teraz wysłali go do Furiatów, zrobilibyśmy akurat to, czego spodziewają się po nas pacjenci. W ich oczach McMurphy uchodziłby za męczennika i nigdy nie mieliby okazji się przekonać, że bynajmniej nie jest on. Jak go pan określił, panie Gidon? Niezwykłym osobnikiem. Pociąga jeszcze łyk kawy, a następnie stawia filiżankę na stoliku ze stukotem, który brzmi jak uderzenie sędziowskiego młotka. Trzej starzyści prostują się natychmiast. Nie, daleko mu do tego. Jest tylko człowiekiem. Jak każdy człowiek, ulega lękom, strachom, bywa tchórzliwy. Przeczucie mi mówi, że wkrótce się o tym przekonamy, a razem z nami również wszyscy pacjenci. Jestem pewna, że jeśli go tu zatrzymamy, nasz rudy bohater po kilku dniach spokornieje, przestanie się buntować i. Oddziałował, uśmiecha się do swoich myśli. Ukaże pacjentom swoje prawdziwe oblicze. Straci ich szacunek, kiedy się przekonają, że jest zwykłym chwalipiętą i pieniaczem, który chętnie wchodzi na mównicę i podburza innych, jak to nieraz robił pan Cizik, ale czym prędzej się wycofuje, gdy tylko jemu zaczyna coś zagrażać. Pacjent yy, McMurphy. Młodzik z fajką uważa, że powinien bronić swojego stanowiska, aby przynajmniej częściowo zachować twarz. Nie wygląda mi na tchórza. Oczekuje, że oddziałowa wpadnie w furię, ale nic podobnego się nie dzieje. Spogląda tylko na starzystę, jakby mówiła, poczekamy, to zobaczymy i odpowiada. Wcale nie nazwałam go tchórzem, panie Gideon. Ale pan McMurphy bardzo kogoś kocha, jako psychopata za bardzo miłuje niejakiego Randla Patricka McMurphy, żeby niepotrzebnie narażać go na niebezpieczeństwo. Oddziałowa obdarza starzystę tak lodowatym uśmiechem, że fajka gaśnie mu na dobre. Wystarczy trochę poczekać, a nasz bohater, jak to mówią młodzi, spuści stonu, tak? No ale to może się ciągnąć tygodniami, protestuje starzysta. Mamy tygodnie, odpowiada wstając oddziałowa, po raz pierwszy tak zadowolona z siebie, odkąd tydzień temu przybył tu McMurphy i zaczęła się jej udręka. Mamy tygodnie, miesiące, a nawet lata, jeśli zajdzie potrzeba. Proszę pamiętać, pan McMurphy jest tu na przymusowym leczeniu i długość jego pobytu zależy wyłącznie od naszego uznania. W ciągu tego tygodnia nieraz się zdarzało, że słysząc donośny śmiech, Makmarfiego i widząc, jak drapie się po brzuchu, przeciąga, ziewa i odchyliwszy głowę, mruga do faceta, z którym dowcipkuje a wszystko to przychodziło mu nie mniej naturalnie, niż oddychanie przestawałem się martwić wielką oddziałową i stojącym za nią kombinatem. Wydawało mi się, że, będąc taki jaki jest, MacMurph jest zbyt twardy, żeby się ugiąć, jak tego oczekuje oddziałowa. Wyobrażałem sobie, że może rzeczywiście z nadzwyczajnym człowiekiem po prostu jest sobą i basta, i może właśnie temu zawdzięcza swoją siłę. Skoro kombinatowi przez tyle lat nie udało się go poskromić, czemu miałoby się udać oddziałowej i to jeszcze, jak sądzi, w kilka tygodni? Nachmarwi się nie ugnie, nie da się przerobić. Później, schowawszy się w toalecie przed czarnymi, oglądałem się w lustrze i rozmyślałem nad tym, jak szalenie trudne jest być sobą. Widziałem w lustrze swoją śniadą, surową twarz, szerokie kości policzkowe, tak wydatne jakby mięso pod nimi wyrąbano siekierą, czarne oczy, surowe i groźne, niczym oczy taty lub oczy groźnych, bezlitosnych Indian pokazywanych w telewizji i myślałem sobie, to nie ja, to nie moja twarz. Nie byłem sobą, kiedy starałem się z nią utożsamić. Nie, nie byłem. Dopasowywałem tylko zachowanie do swojego wyglądu, robiłem to, czego po mnie oczekiwali, ale chyba nigdy nie byłem sobą. Jak to się udaje MacMurphy'emu? Postrzegałem go teraz inaczej niż kiedy się tu zjawił. Zaczynałem rozumieć, że grube ręce, rude baki, złamany nos i łobuzerski uśmiech to jeszcze nie koniec. Potrafił robić rzeczy nie pasujące ani do jego twarzy, ani do jego rąk. Jak na przykład malować obrazki na terapii zajęciowej prawdziwymi farbami na czystym papierze, a nie na takim zgotowym rysunkiem, który należy tylko pokolorować według instrukcji, albo kreślić listy pięknym, zamaszystym pismem. Jak to możliwe, żeby facet o jego wyglądzie potrafił malować obrazki, pięknie pisać albo denerwować się i martwić po otrzymaniu listu, jak mu raz się zdarzyło? Mógłbym tego oczekiwać po Billim lub Hardingu, Ręce Hardinga wyglądały tak, jakby umiały posługiwać się pędzlem, choć Harding nigdy nie malował. Poskramiał swoje ręce i zmuszał je, żeby piłowały deski i zbijały z nich przebudy. Magmarfi był inny. Nie pozwolił, żeby wygląd narzucił mu styl życia. Podobnie też nie dał kombinatowi, by obrobił go jak drewniany kołek i wpasował w określony otwór. Wiele rzeczy spostrzegałem teraz inaczej. Pewnie Umieszczona w ścianie mgielnica zepsuła się podczas piątkowego zebrania, kiedy nastawili ją na pełny regulator i obecnie mgła ani gazy nie utrudniały mi widoczności. Po raz pierwszy od lat widziałem ludzi bez czarnej obwódki, która dotąd otaczała ich sylwetki. W środy czarni zbierają wszystkich, którzy nie mają grzybicy albo innego syfa i prowadzą na basen, nie pytając, czy kto ma na to ochotę, czy nie. Kiedy oddział zalegała mgła, kryłem się w niej, żeby nie iść. Bałem się basenu. Przerażało mnie, że wejdę na głęboką wodę i utonę, że wes się mnie rura odpływowa i wyrzuci dopiero na środku oceanu. A kiedy byłem mały i mieszkałem nad rzeką Kolumbia, nie brakło mi odwagi. Wraz z mężczyznami piołem się po rusztowaniach, wzniesionych przy wodospadach. Biegałem w tęczowej mgiełce po śliskich deskach nad ryczącą spienioną wodą i to nawet bez podkutych ćwiekami butów, które wkładali mężczyźni. Ale gdy zobaczyłem, że tata zaczyna ulegać różnym lękom, mnie również ogarnęły strachy. W końcu bałem się nawet kałuży. Wyszliśmy z przebieralni prosto na rozkołysany basen, pełen chlapiących się mężczyzn których wrzaski i krzyki odbijały się od sufitu jak zawsze na krytych pływalniach. Czarni zagonili nas do wody. Była przyjemna i ciepła, ale nie miałem ochoty oddalać się od brzegu. Ponieważ zaś czarni chodzą wzdłuż basenu z długimi, bambusowymi drągami i wypychają wszystkich na środek, postanowiłem trzymać się blisko Makmarfiego, Wiedziałem, że nikt nie będzie go zmuszał, wbrew jego woli, do wypłynięcia na głęboką wodę. Rozmawiał z ratownikiem. A ja znajdowałem się o kilka kroków od niego. Musiała być pod nim jakaś dziura, bo przebierał nogami, żeby utrzymać się na wodzie. Podczas gdy ja bez trudu dotykałem stopami dna. Ratownik stał na brzegu basenu, miał gwizdek i podkoszulek z numerem swojego oddziału. Porównywali warunki w szpitalu i w więzieniu. McMurphy wychwalał szpital, ale jego racje nie przekonywały ratownika. Usłyszałem jak mówi McMurphiemu, że Skierowanie na przymusowe leczenie jest znacznie gorsze od wyroku. Przy wyroku wiesz przynajmniej z góry, kiedy skończysz od siatkę, rzekł. McMurphy przestał przebierać nogami, podpłynął wolno do brzegu, uczepił się poręczy i spojrzał uważnie na ratownika. A jak jesteś na przymusowym leczeniu? zapytał po chwili. W odpowiedzi. Wzruszył ramionami i upewniwszy się, że w pobliżu nie ma czarnych, ukląk na brzegu basenu, podsunął makmarfiemu pod nos zgiętą rękę. Widzisz ten gips? McMurphy spojrzał na nią i rzekł: Nie ma żadnego gipsu, stary. Ratownik tylko się uśmiechnął. No więc mam go dlatego, że w ostatnim meczu z brąz odniosłem skomplikowane złamanie. Nie mogę wrócić na boisko, dopóki kość się nie zrośnie i nie zdejmą mi gipsu. Siostra z mojego oddziału mówi, że potajemnie leczy mi rękę, twierdzi, że jeśli będę uważał i nie będę jej zbytnio forsował, zdejmie mi gips i będę mógł wrócić do klubu. Jestem na przymusowym leczeniu, oświadczył. Gdyby to ode mnie zależało, już dawno bym się stąd wyniósł. Może z tą niesprawną ręką nie byłbym pierwszą gwiazdą, ale przynajmniej mógłbym składać w szatni ręczniki. No nie? Coś mógłbym robić? Ale pielęgniarka na oddziale wciąż mówi lekarzowi, że jeszcze nie jestem gotów. Nawet do tego, żeby składać w szatni głupie ręczniki. Nawet do tego. Odwrócił się, podszedł do swojego stanowiska, wspiął się na górę po drabince niczym otumaniony narkotykiem goryl i spojrzał na nas wysuwając dolną wargę. Zatrzymano mnie za awanturowanie się po pijaku, a siedzę tu już osiem lat i osiem miesięcy, wyznał. MacMurphy odepchnął się od brzegu i znów... Przebierając nogami, żeby utrzymać się na wodzie, zaczął rozmyślać nad tym, co usłyszał. W sądzie dostał pół roku, z czego dwa miesiące odsiedział na farmie, cztery zaś miał jeszcze przed sobą. Ale więcej niż cztery miechy nigdzie nie zamierzał kiblować. Już prawie miesiąc spędził w tym domu wariatów, a choć żyło mu się tu znacznie lepiej niż na farmie miał wygodne łóżko i sok pomarańczowy na śniadanie to jednak nie o tyle lepiej, żeby chciał dotkwić latami. Dopłynął do schodków po płytkiej stronie basenu i przesiedział na nich do końca pory kąpieli, szarpiąc kępkę włosów na piersi i marszcząc brwi. Obserwując go, gdy tak siedział, zafrasowany, przypomniałem sobie, co powiedziała wielka oddziałowa na zebraniu w pokoju lekarskim i ogarnął mnie lęk. Nazajutrz Murphy zadziwił cały oddział. Wstał wcześnie i wyszorował toaletę, aż lśniła po czym, gdy tylko czarni polecili mu umyć korytarz, od razu zabrał się do roboty. Zadziwił wszystkich, oprócz wielkiej oddziałowej. Ona jedna zachowywała się tak, jakby nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego. A tego samego dnia po południu, kiedy Cizik oświadczył na zebraniu, że zdaniem wszystkich należy raz na zawsze wyjaśnić sprawę papierosów, nie jestem małym dzieckiem, żeby chowano przede mną papierosy jak herbatniki. Uważamy, że trzeba coś z tym zrobić, prawda, Mac? I czekał, aż Rudzielec go poprze, odpowiedziało mu tylko głuche milczenie. Choć Marfi przestał się za nami wstawiać, niektórzy okresowi gadają, że nadal chce przechytrzyć wielką oddziałową. Dowiedział się, że zamierza posłać go do Furiatów i postanowił uspokoić się na pewien czas, aby jej nie dać pretekstu. Inni mówią, że chce uśpić jej czujność, a potem nagle wyciąć jakiś nowy numer, bardziej szalony i zmyślny od wszystkich dotychczasowych. Ciągle zastanawiają się i dyskutują tylko o tym. Ale ja wiem, dlaczego McMurphy się zmienił. Słyszałem jego rozmowę z ratownikiem, po prostu stał się przebiegły. Tak samo jak tata, kiedy w końcu zrozumiał, że nie wygra z mieszkańcami The Dells, którzy chcieli, żeby rząd postawił tamę, bo. Oznaczało to pieniądze, pracę i likwidację naszej wioski. Niech ci parszywi Indianie biorą 200 tysięcy dolarów, które rząd im daje, i wynoszą się w cholerę. Tata słusznie zrobił podpisując akt sprzedaży. Nic by nie zyskał, gdyby się im stawiał. Rząd i tak prędzej czy później zabrałby nam ziemię, a tym sposobem plemię dostało przynajmniej niezły kawał forsy. Tata mądrze postąpił. Teraz McMurphy również postępował mądrze. Rozumiałem go. Ustąpił nie z powodów, które wymyślali okresowi, ale ponieważ było to najmądrzejsze, co mógł zrobić. Wiedziałem o tym, choć sam tego nie mówił, i powtarzałem sobie, że postępuje mądrze. Powtarzałem sobie w kółko, że rozwiązanie, które wybrał, jest bezpieczne jak zachowanie się we mgle. Postępuje rozsądnie. Każdy musi się z tym zgodzić. Wiem, co robi. Pamiętam, że w piątek. W trzy tygodnie po głosowaniu nad zmianą godzin oglądania telewizji zapędzono tych z nas, którzy ruszali się o własnych siłach do głównego budynku na, jak nam usiłowali wmówić, kontrolne prześwietlenia klatki piersiowej, choć ja wiedziałem, iż właśnie w ten sposób sprawdzają, czy wszystkie wmontowane nam instalacje funkcjonują należycie. Siedzimy obok siebie na długiej ławce w korytarzu przy drzwiach z napisem RENTGEN. Za następnymi drzwiami urzęduje laryngolog, który w zimie ogląda nam gardła. Po przeciwnej stronie korytarza stoi druga ławka, zaniosą stalowe drzwi, te z rzędami nitów i bez numeru. Drzemią na niej dwaj faceci, pilnowani przez dwóch czarnych, a trzeci przechodzi właśnie zabieg, słyszy jak krzyczy. Nagle drzwi otwierają się z chrzęstem do wewnątrz. Widzę migoczące w środku lampy. I sanitariusze wywożą na wózku wciąż jeszcze dymiącego nieszczęśnika. Z całej siły chwytam się rękami ławki, żeby mnie nie wessało do gabinetu elektrowstrząsów. Dwóch sanitariuszy, czarny i biały, podnosi na nogi jednego z czekających na ławce, zatacza się otumaniony przez leki. Idący do wstrząsówki zawsze dostają czerwone kapsułki, i leci im przez ręce. Wpychają go do gabinetu. A tam już technicy biorą go pod pachy. Widzę go jeszcze przez ułamek sekundy, akurat kiedy facet zdaje sobie sprawę, gdzie trafił, i zapiera się nogami o betonową posadzkę, żeby nie dać się zaciągnąć na stół zabiegowy. A potem drzwi, obite z drugiej strony skórą, uderzają z sykiem o stalową ramę, zatrzaskują się i nic więcej nie widzę. Ty, co się tam dzieje? pyta Macmurphy Hardinga. Tam? A, prawda. Nie miałeś tej przyjemności. Szkoda. Każdy człowiek powinien tego doświadczyć. Harding zakłada ręce na karki i odchyla się na ławce, wpatrując się w drzwi. To wstrząsówka, przyjacielu, o której ci kiedyś opowiadałem. Gabinet terapii elektrowstrząsowej. Szczęśliwcy, którzy tam trafiają, odbywają darmowy lot na księżyc. No, może nie zupełnie darmowy. Płacą szarymi komórkami, mają ich jednak miliardy, więc spokojnie mogą sobie na to pozwolić. Marszczy brwi i spogląda na samotnego pacjenta czekającego na ławce. Mało dziś klientów, nie to co przed laty. Ale, Selewi, la moda szybko się zmienia. Jesteśmy niestety świadkami zmierzchu elektrowstrząsów. Nasza kochana oddziałowa jest jedną z niewielu osób gotowych bronić tej chwalebnej tradycji leczenia wyrzutków społeczeństwa przez palenie mózgów. Płoną raźniej niż foknerowska stodoła. Drzwi się otwierają, wylatuje z nich niepchane przez nikogo łóżko, bierze na dwóch rolkach zakręt i dymiąc znika nam z oczu. Magmarfi patrzy, jak sanitariusze wprowadzają do środka ostatniego pacjenta i zamykają za nim drzwi. – Chcesz powiedzieć – mówi i nasłuchuje przez moment – że biorą tam faceta i puszczają mu prąd przez czaszkę? No, trafnie ujęte. A po jakie licho? No, dla jego dobra oczywiście. To wszystko robi się dla dobra pacjentów. Przebywając wyłącznie na naszym oddziale, można odnieść wrażenie, że szpital to ogromny, precyzyjny mechanizm, który funkcjonowałby bez zarzutu, gdyby usunięto z niego pacjentów. Prawda? Jednak wygląda inaczej. Elektrowstrząsy też nie są zamierzone jako środek represyjny. Choć tak właśnie posługuje się nimi nasza oddziałowa i zwykle personel nie stosuje ich z pobudek wyłącznie sadystycznych pewna liczba pacjentów uznanych za nieuleczalnie chorych odzyskała zmysły właśnie dzięki elektrowstrząsom lobotomia też pomogła niejednemu kuracja wstrząsowa ma swoje zalety jest tania szybka i zupełnie bezbolesna wywołuje po prostu napad padaczkowy co za życie biedolizefeld Jednym dają prochy, żeby nie mieli napadów, a innym elektrowstrząsy, żeby je wywoływać. Drzwi się otwierają i wyjeżdża z nich łóżko na rolkach z facetem przykrytym prześcieradłem. Technicy wychodzą i idą na kawę. McMurphy przebiega dłonią po włosach. Nie może mi się to wszystko pomieścić w głowie. Co, chodzi ci o wstrząsy? Tak, nie, 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 tylko wszystko. Zatacza ręką krąg. Wszystko, co się tu dzieje. Harding dotyka jego kolana. Nie przejmuj się, przyjacielu. Według wszelkiego prawdopodobieństwa nie masz się co obawiać elektrowstrząsów. Już niemal zupełnie wyszły z mody. Stosowane są tylko w ostateczności. Jeśli inne środki nie dają rezultatu, podobnie jak lobotomia. A lobotomia to odcinanie kawałka mózgu, tak? No, znów trafiłeś w dziesiątkę. Twoja znajomość. Żargonu jest coraz lepsza, tak? Lobotomia to odcinanie kawałka mózgu. Kastracja czołowego płata. Jeśli nie może przejechać ci nożem po kroczu, chętnie przejedzie ci nim po oczach. Mój żoraczet? Zgadłeś. Nie wiedziałem, że ona ma coś do gadania w tych sprawach. No ma i to dużo. Widać, że McMurphy ma już dość słuchania o elektrowstrząsach i lobotomii, jest zadowolony... Że rozmowa zeszła na wielką oddziałową, pyta Hardinga, co jego zdaniem jest z babą nie w porządku. Harding, Scanlon i jeszcze kilku innych mają podzielone opinie. Przez chwilę dyskutują o tym, czy to ona jest źródłem wszelkiego zła na oddziale. Harding uważa, że winna jest niemal wszystkiemu. Inni zgadzają się z nim, jedynie McMurphy nie jest tego pewien. Mówi, że początkowo też tak myślał, ale teraz sam nie wie. Sądzi, że pozbycie się oddziałowej niewiele by dało. Coś większego od niej jest przyczyną całego zła. Zaraz postara się im to lepiej wytłumaczyć, ale nie potrafi i wreszcie milknie. Nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy, ale najwyraźniej zaczyna przeczuwać, co ja pojąłem już dawno to niewielka oddziałowa jest główną siłą zła, lecz ogromny, obejmujący cały kraj kombinat. W którym oddziałowa jest tylko jednym z wyższych funkcjonariuszy. Czyżby pogłoska, że pan McMurphy podporządkował się regulaminowi w nadziei uzyskania wcześniejszego zwolnienia, nie była całkowicie bezpodstawna, przyjaciele? Nie zawracaj głowy, Harding, dlaczego mi nie powiedziałeś, że baba może mnie tu trzymać yy, tak długo, jak zechce? Na śmierć zapomniałem, że jesteś tu przymusowo. Uśmiech przepołowił twarz Hardinga. Tak, stałeś się wyrachowany jak my wszyscy. No pewnie, że się stałem wyrachowany. Dlaczego to ja mam się ciągle wykłócać na zebraniach o te różne głupstwa, jak niezamykanie na dzień drzwi sypialni czy zwrot papierosów trzymanych w dyżurce? Z początku nie mogłem zrozumieć, dlaczego przylatujecie do mnie ze wszystkim. Jakbyście mieli mnie za swojego zbawcę, ale później dowiedziałem się przypadkiem, jak bardzo liczy się jej opinia przy wypisywaniu ze szpitala. Natychmiast przejrzałem na oczy. A to numer, pomyślałem sobie, ale mnie skurwy syny zrobiły na szaro. Dałem się wykiwać, jak pierwszy naiwny. Odchyla głowę i uśmiecha się do nas. Nie czujcie się urażeni, moi drodzy, ale pieprze taką zabawę. Nie Niemniej od was pragnę się stąd wydostać. A przecież, włażąc w drogę tej języ, ryzykuję tyle samo co ty, Harding. Ja jestem tu dobrowolnie, nie przymusowo. McMurphy nic nie mówi. Na jego twarzy maluje się zdumienie i niepewność. Wie, że coś jest, nie w porządku, ale nie zupełnie wie, co, wpatruje się w Hardinga, patrzy na niego tak natarczywie, że ten przestaje się płochliwie uśmiechać i zaczyna wiercić się niespokojnie, a w końcu przełyka ślinę i powiada, no, prawdę mówiąc, niewielu z nas jest tu przymusowo, tylko Scanlon no i chyba jeszcze kilku chroników, i, i ty. W całym szpitalu mało kto jest na przymusowym leczeniu poważnie. Milknie pod spojrzeniem McMurphy'ego, głos zamiera mu w gardle. Zapada cisza, którą dopiero po chwili przerywa szept McMurphy'ego: Czy to ma być żart? Wystraszony hardik potrząsa głową. Wtedy McMurphy wstaje z ławki i krzyczy: To ma być żart? Nikt się nie odzywa. McMurphy przechadza się wzdłuż ławki. Przebiegając dłonią po gęstych włosach, idzie na sam koniec, a następnie cofa się na początek i wchodzi do gabinetu radiologicznego. Urządzenie syczy na niego i pluje. Ej, Billy, cholera, przecież ty na pewno jesteś tu przymusowo. Billy stoi na palcach plecami do nas, wsparty brodą górną krawędź czarnego ekranu. Nie, mówi w stronę urządzenia. No w takim razie dlaczego? Dlaczego? Facet, w twoim wieku powinieneś rozbijać się kabrioletem i podrywać babki. Dlaczego godzisz się na to wszystko? Pyta wskazując dookoła ręką. Billy nie odpowiada, więc McMurphy zostawia go i wraca do siedzących na ławce. Wytłumaczcie mi! Wciąż narzekacie na szpital i wieszacie psy na oddziałowej, a przecież nic was tu nie trzyma. Ja rozumiem, jak to jest z tymi starcami, to wariacie, ale wy. Nawet jeśli różnicie się trochę od przeciętnych ludzi, nie jesteście szaleńcami. Dwaj piersi milczą. Makmarfi przesuwa się do Zewelta. A ty, Zefeld? Nie masz napady, ale poza tym jesteś zupełnie zdrów. Kurcze, mój wuj, nie tylko miewał ataki dwa razy gorsze od twoich, ale na dodatek jeszcze widzenia diabła. A siłą by się nie dał wpakować do czubków. Mógłbyś żyć na zewnątrz, gdyby starczyło ci odwagi. McMurphy zwraca się do pozostałych chłopaków i otwiera usta, żeby ich jeszcze o coś zapytać, ale spostrzegłszy, jak na niego patrzą, daje spokój. Przez chwilę stoi nieruchomo, przed rzędem wymierzonych w niego oczu, przypominających metalowe nity, a potem, trochę jakby bez przekonania, mówi zawracanie głowy, wkłada czapkę, naciąga ją głęboko na oczy i siada z powrotem na ławce. Dwaj technicy wracają z kawy i wchodzą do gabinetu. Po drugiej stronie korytarza, kiedy stalowe drzwi otwierają się z sykiem, dolatuje mnie zapach kwasu, zupełnie jak przy ładowaniu akumulatora. Machmarfi wpatruje się w te drzwi. Jakoś nie mieści mi się to w głowie. Do końca zebrania zostało zaledwie kilka minut. Wielka oddziałowa pochowała papiery do koszyka. Zestawiła go z kolan na ziemi i zerknęła na MacMarfiego, żeby sprawdzić, czy nie śpi i czy słucha uważnie. Następnie splotła ręce na brzuchu, spojrzała na swoje palce, westchnęła głęboko i potrząsnęła głową. Długo rozważałam, panowie, to, co wam teraz powiem. Zastanawiałam się nad tym z doktorem Spiwejem i z resztą personelu, choć nie było to dla nas przyjemne. Uznaliśmy wspólnie, że musicie zostać ukarani za swoje niedopuszczalne zachowanie w porze sprzątania trzy tygodnie temu. Uniosła rękę i rozejrzała się po świetlicy. Specjalnie czekaliśmy tak długo, bo łudziliśmy się, że sami uznacie za stosowne przeprosić nas za te buntownicze ekscesy, ale dotychczas ani jeden z Was nie okazał skruchy. Wolno obróciła głowę. Niechęć do czekającego ją obowiązku była wyraźnie wypisana na jej twarzy. W świetlicy panowała absolutna cisza, tylko dzwonek w mojej głowie brzęczał gorączkowo. Sami chyba zdajecie sobie sprawę, jak trudno jest egzekwować dyscyplinę w warunkach szpitalnych. Bo cóż możemy wam zrobić? Nie możemy was aresztować? Nie możemy zamknąć was o chlebie i wodzie? Jak widzicie, znaleźliśmy się w kłopotliwej sytuacji. Co mamy zrobić? Twarz zaczęła się zmieniać, tykając jak zegar, aż wreszcie zastygła w nowy wyraz. I wtedy oddziałowa sama udzieliła sobie odpowiedzi: Musimy wam odebrać jeden z przywilejów. Po dokładnym rozważeniu okoliczności buntu doszliśmy do wniosku, że najsprawiedliwiej będzie pozbawić was przywileju korzystania z gabinetu hydroterapii, w którym grywacie w karty. Chyba nie uważacie, że jest to krzywdzące. Nie poruszyła głową, nie podniosła oczu. Ale oprócz niej wszyscy, jeden po drugim, kierowali spojrzenia na siedzącego w kącie rudzielca. Nawet starzy chronicy, którzy nie rozumieli, dlaczego wszyscy patrzą akurat w tę stronę, wyciągali chude ptasie szyję i gapili się na mach dziesiątki nagich, zalęknionych twarzy zwróconych ku niemu z nadzieją. Pojedynczy ton w mojej głowie był tak wysoki, jak pisk opon pędzącego samochodu. MakMarfi siedział sztywno w fotelu i czerwonym paluchem drapał zieleniwie leniwie po bliźnie na nosie. Uśmiechnął się szeroko do wpatrzonych w niego pacjentów ujął czapkę zadaczek i ukłonił się im grzecznie, a następnie przeniósł wzrok na oddziałową. Rudzielec wzruszył ramionami, westchnął głośno, klepnął się po kolanach i wstał wolno z fotela. Wyprostował się, ziewnął, znów podrapał po nosie i podciągając kciukiem spodnie, ruszył przez świetlicę w stronę siedzącej przy dyżurce oddziałowej. Wiedziałem, że już za późno, żeby go powstrzymać od jakiegoś szaleństwa i tylko patrzyłem na niego, podobnie jak wszyscy. Szedł, stawiając długie, przesadnie długie kroki, a kciuki zatknął za kieszenie spodni. Pod kuterze żelazem obcasy krzesały iskry z posadzki. Znowu był drwalem, chełpliwym, szulerem, wielkim, skorym do bitki rudym Irlandczykiem oraz kowbojem z ekranu telewizyjnego kroczącym środkiem ulicy, żeby przyjąć rzucone wyzwanie. Kiedy się zbliżył, oczy wyszły Wielkiej Oddziałowej z orbit. Nie spodziewała się, że McMurphy cokolwiek zrobi. Odebranie nam gabinetu miało być jej ostatecznym zwycięstwem. Miało raz na zawsze potwierdzić jej władzę. A tu nagle. Rudzielec idzie prosto na nią, i jest wielki jak dom. Śmiertelnie przerażona otworzyła usta i zaczęła się rozglądać za sanitariuszami, gdy wtem Magmarfi zatrzymał się, nie dochodząc do niej. Stanął przed oknem dyżurki i powiedział, cedząc wolno słowa, że ma ochotę zapalić jedną z fajek, które kupił rano, a następnie przebił ręką szybę. Szkło bryznęło na boki jak woda. A oddziałowa zakryła dłońmi uszy. Magmarfi wziął jeden z kartonów ze swoim nazwiskiem, wyjął z niego paczkę papierosów i odłożył go na miejsce. Następnie odwrócił się do wielkiej oddziałowej, siedzącej bez ruchu, jak kredowy posąg, i bardzo delikatnie zaczął strzepywać jej z czepka i z ramion odłamki szkła. Strasznie mi przykro, rzekł, jak Boga kocham, ale ta szyba była tak czysta, że na śmierć o niej zapomniałem. Całe zajście trwało zaledwie parę sekund. McMurphy zostawił oddziałową z rozdygotaną, terkoczącą twarzą i zapaliwszy papierosa wrócił na swoje miejsce. A mnie przestało dzwonić w głowie. Po tym zajściu McMurphy długo był panem oddziału. Siostra raczej czekała, aż przyjdzie jej do głowy jakiś nowy pomysł, dzięki któremu odzyska przewagę. Wiedziała, że przegrała jedną ważną rundę, a teraz przegrywa drugą, ale bynajmniej jej się nie śpieszyło. Nie zamierzała przecież zalecić wypisania. Mogła więc przeciągać walkę tak długo jak chciała, a więc dopóki McMurphy nie popełni błędu, nie podda się wyczerpany, lub dopóki ona nie obmyśli nowej taktyki, która przyniesie jej pełne zwycięstwo. W tym czasie. McMurphy i oddziałowa odnosili się do siebie z największą kurtuazją. McMurphy prosił ją na przykład uprzejmie o wieczne pióro, żeby maknąć podanie o przepustkę na samodzielne wyjście ze szpitala, pisał je na biurkę oddziałowej, wręczał je, zwracał pióro i mówił grzecznie dziękuję. Ona zaś spoglądała na kartkę i równie grzecznie mówiła, że musi poradzić się personelu, wracała mniej więcej po trzech minutach i oświadczała, że bardzo jej przykro, ale nie uważa się, aby wydanie mu przepustki było aktualnie wskazane ze względów terapeutycznych. Nachmarfi znów jej dziękował, wychodził z dyżurki i doł w gwizdek tak głośno, że w całej okolicy drżały szyby. Ćwiczymy, takie syny łapać piłkę, lenie, nie bójcie się zmęczenia, wrzeszczał. Był już na oddziale miesiąc, no więc, dostatecznie długo, żeby się wpisać na wywieszoną na tablicy ogłoszeń listę pacjentów. Ubiegających się o przepustkę na wyjście pod opieką. Podszedł z wiecznym piórem oddziałowej do tablicy i w rubryce osoba towarzysząca napisał Candy Star, znajoma dziwka z Portland. Po czym z taką siłą postawił kropkę, że wygiął stalówkę. Sprawę jego przepustki rozpatrzono na zebraniu kilka dni później, akurat tego dnia, w którym szklarze wstawili nową szybę w oknie dyżurki. Gdy więc McMurphy usłyszał, że jego prośba spotkała się z odmową. Co umotywowano tym, że pan Nastar nie wydaje się najwłaściwszą osobą do opieki nad pacjentem, wzruszył ramionami, mówiąc takie buty, wstał z fotela, podszedł do nowej szyby, na której wciąż widniała w rogu nalepka firmy szklarskiej i przebił ją pięścią, po czym stojąc zakrwawioną ręką zaczął tłumaczyć się oddziałowej, że był przekonany, iż po prostu wyjęto z okna tekturę. Kiedy do licha wstawiono tę cholerną szybę, tylko powoduje wypadki. Oddziałowa założyła mu w dyżurce opatrunek, a Scanlon i Harding wyciągnęli ze śmieci tekturę i przylepili z powrotem do ramy okiennej plastrem z tej samej rolki, z której brała go oddziałowa, żeby zamocować opatrunek na ręce MacMarfiego. Kiedy dezynfekowała mu skaleczenie, posadziwszy go na stołku, krzywił się straszliwie i mrugał nad jej głową do Scanlona i Hardinga. Twarz oddziałowej nadal była spokojna i gładka, niby porcelana, ale jej nerwy dawały znać o sobie. Po tym jak szarpała plaster, owijając nim ciasno rękę MacMarfiego, widać było, że nie panuje nad sobą jak dawniej. Znów wystąpiło przepustkę, mówiąc zawczasu lekarzowi, że we Florence, nad Zatoką Sislew, ma przyjaciół, którzy, jeśli personel nie miałby nic przeciwko temu, chętnie zabraliby na ryby ośmiu czy dziewięciu pacjentów. Po czym napisał na liście wywieszonej na korytarzu, że tym razem zaopiekują się nim dwie przemiłe ciotunie, mieszkające w małym miasteczku niedaleko Oregon City. Na zebraniu udzielono mu przepustki na najbliższą sobotę. Oddziałowa zanotowała to oficjalnie w dzienniku, po czym sięgnęła do koszyka stojącego przy jej krześle. Wyjęła artykuł wycięty z porannej gazety i przeczytała, że aczkolwiek połowy na przybrzeżnych wodach Oregonu są w tym roku wyjątkowo obfite, to jednak łososie pojawiły się niezwykle późno i ocean jest już burzliwy i niebezpieczny. Radziła wszystkim dobrze się zastanowić. Świetny pomysł! zawołał McMurphy, przymknął oczy i ze świstem wciągnął przez zęby powietrze. Tak jest! Słony zapach rozchukanej wody, fale bijące o dziób, stawianie czoła żywiołom tam, gdzie najlepiej widać, co wart jest człowiek i co warta łódź. Przekonała mnie siostra, jeszcze dziś zadzwonię i wynajmę łajbę. Może siostrę też zapisać. Oddziałowa w milczeniu podeszła do tablicy ogłoszeń i przypięła artykuł. Nazajutrz McMurphy zaczął zapisywać chętnych na wyprawę. I zbierać od nich po dziesięć dolców na wynajęcie łodzi, a oddziałowa zaczęła systematycznie znosić wycinki prasowe o rozbitych łodziach i nagłych sztormach. Murphy wyśmiewał ją razem z jej wycinkami, mówiąc, że jego ciotki, które większą część życia spędziły w portach bujając na falach z różnymi marynarzami, przysięgają, że uczestnicy wyprawy będą bezpieczni jak u mamy pod pierzyną i mają się niczym nie przejmować. Oddziałowa jednak dobrze znała swoich pacjentów. Wycinki przeraziły ich bardziej niż McMurphy się spodziewał. Sądził, że wszyscy będą chcieli jechać, a tymczasem musiał namawiać i przekonywać. W przeddzień wyjazdu wciąż było o dwóch chętnych za mało, żeby zapłacić za wynajęcie łodzi. Byłem bez pieniędzy, ale miałem ochotę zapisać się na wyprawę. Im więcej McMurphy mówił o łowieniu łososi, tym bardziej chciałem jechać. Wiedziałem, że to kretyński pomysł. Wpisanie się na listę było przecież równoznaczne z ogłoszeniem wszemi wobec, że nie jestem głuchy. Jeśli usłyszałem dyskusję o łodziach i rybach, to musiałem także słyszeć wszystkie poufne rozmowy, które prowadzono przy mnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Gdyby wielka oddziałowa się dowiedziała, że znam jej zdradzieckie knowania, rzuciłaby się na mnie z piłą elektryczną i pastwiła nade mną, dopóki nie nabrałaby absolutnej pewności, że jestem głuchoniemy. A więc, jeśli chciałem słyszeć, musiałem dalej udawać głuchego. Mimo, że tak bardzo pragnąłem jechać, uśmiechnąłem się na tę myśl. Wieczorem w przeddzień wyprawy leżałem w łóżku, rozmyślając o mojej głuchocie, o latach udawania, że nie słyszę ani słowa, i zastanawiałem się, czy potrafiłbym się zachowywać inaczej. A potem przypomniałem sobie, że to nie ja zacząłem udawać głuchego. To ludzie zaczęli traktować mnie jak durnia, który nie słyszy, nie widzi i nie potrafi wydusić z siebie słowa. Co więcej, traktowali mnie tak nie tylko tuż przed moim przyjściem do szpitala, ale również wiele lat wcześniej. W wojsku odnosili się do mnie w ten sposób wszyscy starsi rangą. Pewnie im się wydawało, że tak właśnie należy postępować wobec kogoś o moim wyglądzie. Już nawet w szkole ludzie mówili, że chyba nie słucham, co mówią, i sami. Przestawali mnie słuchać. Leżałem na posłaniu, niby w półśnie, wspominając inne wydarzenia, gdy nagle dobiegł mnie z pod łóżka chrobot, jakby mysz gryzła orzech włoski. Wychyliłem się z pościeli i ujrzałem błysk metalu tnącego moje ukochane kawałki gumy do rzucia. To czarny sanitariusz Giver odkrył, gdzie chowam gumę. I zeskrobywał ją prosto do papierowej torby długimi, cienkimi nożyczkami o ostrzach rozwartych jak szczęki. Cofnąłem szybko głowę, żeby mnie nie zauważył. Bałem się jednak, że mnie spostrzegł, i krew zaczęła walić mi w uszach. Chciałem mu powiedzieć, żeby odczepił się od mojej gumy i poszedł się zająć własnymi sprawami, ale przecież nie mogłem się nawet zdradzić z tym, iż go słyszę. Leżałem bez ruchu, by się upewnić, czy rzeczywiście nie widział, jak wyglądam z łóżka. Czarny jednak nie przerywał pracy. Słyszałem tylko zyt, zyt nożyczek i grzechot wpadających do torby kawałków gumy zbliżony do bębnienia gradu o dach kryty papą. Giwer mlasnął językiem i zachichotał pod nosem. O mój Boże, ileż razy ten skurwiel przeżywał je w japie twardy jak kamień. Jego szept zbudził Makmarfiego, który wsparcie na łokciu ciekaw, co też czarny wyrabia na kolanach pod moim łóżkiem o tak dziwnej porze, obserwował go przez chwilę, przecierając oczy jak dzieciak, który chce się przekonać, czy go wzrok nie myli, a następnie usiadł na łóżku. Niech mieli Czego ten łobuz szuka tu z nożyczkami z papierową tormą o pół do dwunastej w nocy? Czarny zerwał się na nogi i zaświecił mu latarką prosto w oczy. No gadaj stary, co tam wydłubajesz u diabła pod osłoną nocy? Idź spać, Marfi, nic ci do tego. Makmarfi rozciągnął wolno usta w szerokim uśmiechu i patrzył prosto w latarkę. Czarny oświetlał mu twarz jeszcze przez kilka chwil, a potem zrobiło mu się nagle nieswoje odgapienia się na świeżą bliznę, połyskującą na nosie Makmarfiego od wpatrywania się w jego zęby i tatuaż pantery na przedramieniu, więc skierował latarkę w bok. Schylił się i wrócił do pracy, sapiąc i prychając, jakby zdrapywanie ze gumy wymagało wielkiego wysiłku. Obowiązkiem sanitariusza pracującego na wieczornej zmianie, powiedział między jednym prychnięciem a drugim, usiłując nadać głosowi przyjazne brzmienie, jest dbanie o czystość sypialni. W środku nocy? Mamy wyraźnie powiedziane, że o czystość należy dbać przez okrągłą dobę. To wystarczyłoby. Gdybyś o nią zadbał, nim położyliśmy się spać, zamiast do pół do jedenastej gapić się w telewizor? Czy stara raczej wie, że ty i ten drugi prawie przez całą zmianę oglądacie telewizję? Jak myślisz, co by zrobiła, gdyby się dowiedziała? Czarny wstał z kolan i usiadł na moim łóżku. Uśmiechając się i chichocząc, zaczął się stukać latarką w zęby. W jej blasku twarz jego wyglądała jak podświetlona czaszka. — Słuchaj... Opowiem ci o tej gumie. Rzeki nachylił się nad McMuffin jak nad najlepszym kumplem. Widzisz, całe lata się zastanawiam, skąd wódz szczota bierze gumę do rzucia. Nigdy nie miał ani centa, więc nie mógł jej kupować w bufecie. Nikt mu jej nie dawał, nigdy nie prosił o nią kobiety z Czerwonego Krzyża. Obserwowałem go i czekałem, no i spójrz. Znów ukląk, podniósł brzeg mojej pościeli i poświecił latarką. I co ty na to? Założę się, że wszystkie te kawałki są przerzute co najmniej z tysiąc razy. MacMurphy zaczął chichotać, ubawiony. Czarny potrząsnął papierową torbą. Słysząc grzechotanie, obaj parsknęli śmiechem. Potem Czarny powiedział MacMurphiemu dobranoc, zawinął brzeg torby, jakby miał w niej drugie śniadanie, i poszedł schować ją sobie na później. Wodzu, szepnął MacMurphy, powiedz mi coś. I zaczął śpiewać piosenkę popularną bardzo dawno temu: Czy gdy wyjmiesz ją z ust na noc guma, traci mięty smak? W pierwszej chwili ogarnęła mnie złość. Myślałem, że McMarfi wyśmiewa się ze mnie tak samo jak inni. Czy gdy znów ją bierzesz rano, cała twarda jest jak lak? śpiewał szeptem. Ale im dłużej się zastanawiałem, tym bardziej zaczynało mnie to bawić. Musiałem panować nad sobą, żeby się nie roześmiać, nie tyle z piosenki makmarfiego ile z samego siebie. To nie daje mi spokoju, chcę usłyszeć, nie lub tak, czy gdy wyjmiesz ją z ust na noc, guma traci mięty smak. Ciągnął ostatnią zgłoskę i łachotał mnie nią, jak piórkiem. Nie mogłem się dłużej powstrzymać i parsknąłem cicho. Bałem się, że za chwilę zacznę się śmiać i nie będę mógł przestać. Ale akurat w tym momencie McMurphy wyskoczył z łóżka i zaczął grzebać w nocnej szafce, więc jakoś się uciszyłem. Zacisnąłem zęby, nie wiedząc co robić. Od lat ograniczałem się tylko do pochrząkiwań, syków. Usłyszałem, jak drzwiczki szafki, niby szalowa klapa, zatrzaskują się z głuchym łoskotem. Usłyszałem, jak McMurphy woła łap, i coś upada na moje łóżko. Coś małego, wielkości jaszczurki lub węża. W tej chwili, wodzu, mam tylko owocową. Wygrałem paczkę od Skandlona, oznajmił, kładząc się z powrotem do łóżka. A ja, nim zdałem sobie sprawę z tego, co robię, powiedziałem mu dziękuję. W pierwszej chwili nie rzekł nic. Wsparty na łokciu, obserwując mnie tak, jak przedtem obserwował Czarnego, czekał, aż jeszcze coś powiem. Podniosłem z pościeli paczkę gumy i trzymając ją w dłoni, powtórzyłem – Dziękuję. Wypadło to dość mizernie, bo gardło miałem zardzewiałe i język mi skrzypiał. MacMurphy powiedział, że wyraźnie wyszedłem z wprawy i wybuchnął śmiechem. Ja też spróbowałem się roześmiać, ale pisnąłem tylko jak kurczek, który uczy się piać. Było to bardziej zbliżone do płaczu niż do śmiechu. MacMurphy poradził mi żebym się nie śpieszył bo jeśli chcę poćwiczyć mówienie gotów jest mnie słuchać do 6:30 stwierdził że człowiek który milczał tak długo jak ja musi mieć wiele do opowiadania a następnie położył głowę na poduszce i czekał aż zacznę mówić przez chwilę zastanawiałem się co by mu powiedzieć ale jedyne co mi przychodziło do głowy to takie rzeczy których żaden mężczyzna nie mówi drugiemu bo nie sposób ująć ich w słowa kiedy Mac Murphy zobaczył, że nie potrafię nic z siebie wydusić, założył ręce za głowę i zaczął opowiadać o sobie. Pamiętam, jak kiedyś zrywałem fasolę pod Eugene w Dolinie Willamette. byłem rad, że mam tę robotę. Było to na początku lat 30, a wtedy rzadko któryś dzieciak mógł załapać pracę. Ja dostałem ją, bo udowodniłem nadzorcy, że potrafię zbierać stronki równie szybko i starannie jak dorośli. No, w każdym razie... Byłem tam jedynym dzieciakiem ja jeden i sami dorośli Na początku próbowałem z nimi gadać ale zobaczyłem że mnie w ogóle nie słuchają gówno ich obchodzi co ten rudy mały obdartus ma do powiedzenia więc zamknąłem gębę Byłem na nich wściekły za to że nie chcieli mnie słuchać no i zamknąłem gębę na bite cztery tygodnie które tam pracowałem A oni myli jęzorami obgadując wujów stryjów i krewnych albo gdy ktoś się nie stawił do roboty, to jego. I tak przez cztery tygodnie. Ja tymczasem milczałem jak zaklęty, aż pewnie w ogóle zapomniały tępe pierdoły, że umie mówić. Czekałem na odpowiednią chwilę i wreszcie ostatniego dnia wygarnąłem im wszystko, żeby wiedzieli, jaka z nich nędzna banda skurwy synów. No, powiedziałem każdemu po kolei, jak go obsmarowywali kumple pod jego nieobecność rany, ale wtedy nadstawiali uszu. W końcu zaczęli się awanturować między sobą, a ja straciłem dodatek w wysokości pół centa od każdego zebranego kilograma, który mi się należał za to, że nie opuściłem ani dnia pracy. Nadzorca podejrzewał, że ta burda to moja sprawka, a choć nie mógł mi nic udowodnić, wystarczyło mu, że miałem w mieście złą opinię, więc jego też zbluzgałem. Mój niewyparzony język kosztował mnie wtedy ze 20 dolarów, ale nie żałowałem ani centa. Przez chwilę rechotał na to wspomnienie, a potem przekręcił głowę na poduszce i spojrzał na mnie. A powiedz wodzu, czy ty też czekasz na odpowiednią chwilę, żeby wszystko wygarnąć? Nie, odparłem. Nie dałbym rady. No nie dałbyś rady? To jest łatwiejsze niż myślisz. Jesteś większy, silniejszy niż ja, wymamrotałem. Co takiego? Ja nie słyszę cię, wodzu. Zebrałem w gardle trochę śliny. Jesteś większy i silniejszy ode mnie, dlatego tobie łatwo. Ja? To ty żartujesz chyba. Jak pragnę zdrowia, spójrz w lustro. przeraz o głowę wszystkich na oddziale. Mógłbyś każdego z nas rozłożyć jedną ręką. Nie, jestem dużo za mały. Kiedyś byłem... Większy, ale to było dawno temu. Teraz jestem o połowę mniejszy od ciebie. Chorety, ty, chyba naprawdę jesteś stuknięty. Od razu zwróciłem na ciebie uwagę, kiedy wszedłem na oddział. Siedziałeś na krześle ogromny jak góra, mówię ci. Znam dobrze okręg Klamath, cały Teksas, Oklahoma i okolice Gallup, ale większego Indianina w życiu nie widziałem. Urodziłem się w wiosce nad Kolumbią, oznajmiłem, a on czekał, co powiem dalej. Mój tata był prawdziwym wodzem i nazywał się T. Ach, Milatuna, sosna stojąca najwyżej na górze, choć wcale nie mieszkaliśmy na szczycie góry. Pamiętam z dzieciństwa, że był naprawdę ogromny, a potem matka stała się dwa razy większa od niego. No musiała być postawna babka. Ile miała wzrostu? Oj, duża, była duża. No ale ile mierzyła? Ile mierzyła? Facet na jarmarku obejrzał ją i powiedział, że ma 1,75 m i waży 59 kilo. No ale on jej nie znał. Stawała się coraz większa. To znaczy? w końcu była Większa niż tata i ja razem wzięci. To mówi, że pewnego dnia po prostu zaczęła sobie rosnąć? To ładna historia. Nigdy dotąd nie słyszałem, żeby Indianki robiły coś takiego. Nie była Indianką, była białą kobietą z The Dales. A jak się nazywała? Bromden? Poczekaj, teraz zaczynam rozumieć. Zastanawiał się przez chwilę, po czym rzekł. Jeśli biała kobieta wychodzi za Indianina, to popełnia mezalians, tak? Dobra, już chyba rozumiem. Nie, ale to nie tylko przez nią tata tak zmalał. Wszyscy go zadręczali, bo był wielki. Nie zamierzał się ugiąć i robił co chciał. Dręczyli go, tak samo jak teraz dręczą ciebie. Kto? Wodzu, kto? zapytał cicho, poważniejąc nagle. Ludzie kombinatu dręczyli go latami. Przez pewien czas był dość silny, żeby z nimi walczyć. Chcieli, żebyśmy żyli. W inspekcjonowanych domach chcieli odebrać nam wodospad. Nawet niektórzy członkowie plemienia przyłączyli się do kombinatu i też zaczęli dręczyć tatę. Pobito go kilkakrotnie w miasteczku, a raz obcięto mu włosy. O, kombinat jest potężny, potężny. Tata walczył z nim uparcie, ale w końcu tak zmalał przez matkę, że dalej już nie mógł i musiał się poddać. Mac Murphy długo milczał, potem podniósł się na łokciu, spojrzał na mnie i zapytał, Dlaczego pobito, tatę? Wyjaśniłem, że miała to być zapowiedź tego, co go czeka, jeśli nie podpisze papierów i nie odda wszystkiego rządowi. Na co miał oddać rządowi? No wszystko. Plemię, wioskę, wodospady. A, no to ja teraz sobie przypominam. Mówisz o wodospadach, przy których Indianie łowili łososie dawno, dawno temu, no tak. No ale o ile pamiętam, Indianie dostali wtedy kupę forsy. No, forsa... To był ich argument. Tata pytał, jak można sprzedać swoje życie, jak można sprzedać to, czym się jest. Oni no nie rozumieli. Nawet członkowie plemienia później gromadzili się przed naszymi drzwiami z czekami w rękach i pytali tate, co mają dalej robić. Chcieli, żeby im powiedział, w co mają inwestować, gdzie iść i czy kupować farmy, ale był już wtedy za mały. A w dodatku za bardzo pijany kombinat go pokonał, bo kombinat wygrywa z każdym. Z tobą też wygra. Nie mogli pozwolić, żeby ktoś taki silny jak tata chodził swobodnie po świecie, jeśli nie był jednym z nich. Chyba to rozumiesz. No tak, no chyba tak. Dlatego źle zrobiłeś, że stłukłeś szybę. Teraz wiedzą, że jesteś silny. Teraz muszą cię okiełznać. Jak dzikiego Mustanga, tak? Nie, nie, posłuchaj. Mają inne metody, takie z którymi nie można walczyć, wsadzają ci różne rzeczy, montowują do głowy, biorą się do roboty, ledwie zobaczą, że będziesz silny. Już jako dziecko instalują ci różne parszywe maszyny, instalują i instalują, aż jesteś załatwiony. Spokojnie, stary sza. A jeśli usiłujesz walczyć, zamykają. Spokojnie, wodzu, spokojnie, bądź cicho, chyba cię usłyszeli. MacMurphy opadł na poduszkę i leżał bez ruchu. Spostrzegłem, że moja pościel jest mokra od potu. Usłyszałem skrzypnięcie gumowych podeszew. To czarny z latarką przyszedł sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Udawaliśmy, że śpimy i wreszcie wyszedł. W końcu tata zaczął pić, szepnąłem. Nie mogłem przestać mówić, dopóki nie opowiedziałem wszystkiego. Pamiętam, jak leżał pod cedrami oślepły od wódki. I podnosił butelkę do ust, ale to nie on z niej pił, tylko ona z niego. Wreszcie tak się skurczył, zmarszczył i zżuł, że nawet psy przestały go poznawać i musieliśmy zawieźć go furgonetką do zakładu w Portland. Tam umarł. Nie, oni nie zabijają, taty nie zabili, ale to, co zrobili, było znacznie gorsze. Nagle poczułem się strasznie śpiący. Nie miałem ochoty dłużej rozmawiać, zacząłem się zastanawiać nad tym, co mówiłem i zdałem sobie sprawę, że nie powiedziałem tego, co zamierzałem. Gadałem jak wariat, co? Tak, wodzu. McMurphy przekręcił się na łóżku. Gadałeś jak wariat. To wszystko nie było to, co chciałem powiedzieć, ale inaczej nie umiałem, plotłem bzdury. Ja wcale tak nie uważam, gadałeś jak wariat, ale to nie były bzdury. Potem milczał. Tak długo, że myślałem, iż zasnął. Żałowałem, że nie powiedziałem mu dobranoc. Spojrzałem na niego. Leżał zwrócony do mnie plecami. Już miałem wyciągnąć rękę, kiedy McMurphy nagle się odezwał. Słuchaj, wodzu! zawołał, odwracając się do mnie gwałtownie. Słuchaj, może pojechałbyś jutro z nami na ryby? Nie odpowiedziałem. No ja. Szykuje się murowa zabawa. Wiesz pewnie, że mają przyjechać po nas moje dwie ciotki, więc słuchaj. To nie żadne ciotki, tylko zawodowe tancerki znajome kurwy Sportland. No co ty na to? Nemu ja powiedziałem, że jestem w szpitalu na koszt państwa. Na no co to ma wspólnego? Bo nie mam ani cenda. Aha, mruknął. No to o tym nie pomyślałem. Znów milczał długo pocierając palcem bliznę na nosie. Nagle przestał ją pocierać, podniósł się na łokciu i spojrzał na mnie. Wodzu, rzekł wolno, taksując mnie wzrokiem, czy kiedy byłeś duży? To znaczy, kiedy miałeś 2 metry wzrostu i ważyłeś ze 120 kilo, potrafiłeś podnosić takie ciężary, jak na przykład konsola w gabinecie hydroterapii? Zastanawiałem się chwilę, konsola nie mogła ważyć więcej od blaszanych beczek z ropą, które dźwigałem w wojsku. Odparłem, że kiedyś pewnie tak. Nadźwignąłbyś ją, gdybyś znów stał się duży? Powiedziałem, że tak mi się zdaje. A mnie nie obchodzi, co ci się zdaje, tylko czy gotów jesteś obiecać, że ją podniesiesz, jeśli pomogę ci odzyskać siły? Jeśli mi obiecasz, to mało, że przejdziesz pod moim okiem kurs kulturystyczny, ale na dokładkę pojedziesz za frajer na ryby. Oblizał wargi i opat na posłanie. A ja i tak coś na tym zarobię. Leżał rechocząc z czegoś, co mu przyszło do głowy. Kiedy zapytałem, jak sprawi, że znów będę duży, przyłożył tylko palec do ust. Tajemnica, stary, nie mogę ci wyjawić, jak to zrobię. Tego zresztą nie obiecywałem. Ho, ho, nadmuchanie olbrzyma do dawnych rozmiarów to tajemnica, której trzeba strzec pilnie, bo w rękach wroga mogłaby się stać niebezpieczną bronią. Sam nawet nie będziesz wiedział, kiedy się powiększasz, ale daję ci słowo, że jak przejdziesz mój kurs, wszystko się nagle zmieni. Dwie kurwy przyjadą z Portland i zabiorą nas na ryby. Ledwo mogłem się doczekać, aż o 6.30 zapalą światło. Wstałem z łóżka pierwszej, natychmiast pognałem sprawdzić, czy moje nazwisko rzeczywiście znajduje się na liście wywieszonej przy dyżurce na tablicy ogłoszeń. Lista osób jadących na ryby oznajmiał no, na główek u góry kartki poniżej. Wpisał się Magmarfia, zaraz pod nim przy jedynce byli Bibit. Przy dwójce figurował Harding przy trójce Frederickson i tak kolejno do numeru dziesiątego, przy którym widniało puste miejsce. Ja byłem wpisany jako ostatni, dziewiąty, nie licząc MacMarfiego, więc naprawdę miałem się wyrwać ze szpitala i pływać kutrem z kurwami. Musiałem to sobie w kółko powtarzać, żeby uwierzyć. McMurphy wyszedł rzucić okiem na listę, wrócił i chciał namówić jeszcze jednego z okresowych, chodził posypialni kopiąc łóżka, w których kilku nadal leżało z kocami naciągniętymi na głowy i opowiadał, jak to wspaniale jest stawiać czoło wichurze rozszalałym falom i pokrzykując, joho, opróżniać butelkę rumu. No już, Lenie, brakuje mi jednego majtka, żeby skompletować załogę do jasnej cholery. Jednego ochotnika! Ale nie mógł namówić nikogo. Pozostali okresowi dali się zastraszyć wycinkami wielkiej oddziałowej, o szalejących ostatnio burzach i zatopionych łodziach. Już wyglądało na to, że nie znajdziemy dziesiątego członka załogi, ale pół godziny później, kiedy staliśmy w kolejce, czekając na otwarcie jadalni, do McMurphy'ego podszedł George Sorensen, duży, bezzębny, żylasty, stary Szwed, którego czarni przezywali czyściochem, bo miał szmergla na punkcie higieny. Nadszedł, szurając nogami, z odchylonym do tyłu, się zawsze w ten sposób przeginał, żeby trzymać twarz jak najdalej od osoby, z którą rozmawiał. Stanął przed McMarfiem i wymamrotał coś, zasłaniając dłonią usta. Co tam mamroczesz, George? Robaki, powtórzył George. Wcale, się on nie przydadzą, nie na łososie. Mm, mruknął McMurphy. – Robaki? Może i masz rację, George, ale musisz mi powiedzieć, o jakie robaki ci chodzi. Ja przed chwilą słyszałem, jak mówiłeś, że pan Bromden poszedł kopać robaki na przynęte. No, owszem, dziadku, pamiętam. Więc wiesz, że na nic się wam nie zdadzą. Teraz jest najlepsza pora na łososie, pewno. Ale potrzeba wam śledzi, pewno. Na Nałapcie śledzi i będziecie mieli przynęte, jak się patrzy, nałowicie pełno ryb. Ej, George, zaczekaj. Gadasz, jakbyś się znał na tych sprawach! zawołał za nim George zawrócił i znów przyczłapał do McMarfiego, odchylając się tak bardzo do tyłu, że wyglądał jakby nie mógł nadążyć za swoimi stopami. Pewno, że się znam. Dwadzieścia pięć lat łowiłem na trolling łososie od Half Moon Bay do Puget Sound. Dwadzieścia pięć lat łowiłem ryby, zanim się tak ubrudziłem. Do licha. George, dlaczego nie mówiłeś wcześniej, że jesteś rybakiem? Ja tu nawijam o wyprawie, jakbym był starym człowiekiem z nadmorza, tak mówiąc między nami jedyna łajba, na której płynąłem to okręt Missouri. O rybach wiem tylko tyle, że wolę je jadać niż patroszyć. Patroszenie jest łatwe, jeśli się wie, jak to robić. Do diabła, George, będziesz naszym kapitanem, a my twoją załogą. George odchylił się do tyłu i potrząsnął głową. Łodzie są teraz okropnie brudne, że wszystko jest teraz strasznie brudne. Nic podobnego. Mamy łódź specjalnie wysterylizowaną od dziobu do rufy, mucha, nie siada, nie ubrudzisz się. George, bo będziesz kapitanem, a jako kapitan nie będziesz musiał nawet nakładać przynęty na haczyk, tylko wydawać rozkazy nam szczurom lądowym. No i co ty na to? Widziałem, iż George się waha, bo wyłamywał sobie palce pod połą kurtki, wciąż jednak powtarzał, że boi się zabrudzić. McMurphy namawiał go jak potrafił, ale George ciągle kręcił głową, gdy wtem w drzwiach jadalni zazgrzytał klucz. Wyszła z niej wielka oddziałowa ze swoim koszykiem niespodzianek i stukocząc obcasami przemaszerowała wzdłuż kolejki, każdemu z nas posyłając na powitanie swój automatyczny uśmiech. McMurphy zauważył, że George cofnął się i zmarszczył brwi, kiedy go mijała. Zaczekał więc, aż oddziałowa sobie pójdzie, po czym przechylił głowę i popatrzył spod oka na swojego rozmówcę. Powiedz George, ile twoim zdaniem jest prawdy w tym, co oddziałowa mówiła o burzliwym morzu i grożących nam niebezpieczeństwach? Może bywa burzliwe pewno, strasznie burzliwe. Marfi obejrzał się na oddziałową, znikającą właśnie w drzwiach dyżurki i znów wbił wzrok w George'a, który wyłamywał sobie palce jeszcze gwałtowniej niż przedtem i wodził oczami po otaczających go twarzach. – Jak Boga kocham! – zawołał nagle. – Myślisz, że się przestraszyłem tego jej gadania? Naprawdę tak myślisz? – Nie, George, nie. Ale myślę, że jeżeli… Z nami nie pojedziesz, a zerwie się okropny sztorm, to wszyscy pewno utoniemy. Mówiłem ci już, że nie mam pojęcia o żegludze. A teraz powiem ci coś więcej. Słyszałeś o tych dwóch babkach, które po nas przyjadą? Oświadczyłem lekarzowi, że to moje ciotki, wdowy po marynarzach. Ale choć w łóżku są niezastąpione, na morzu nie przydadzą się bardziej ode mnie. Bez ciebie nie damy rady, George. McMurphy zaciągnął się papierosem i spytał: Masz dziesięć dolców? George potrząsnął głową. No tak też myślałem, e, do diabła. I tak nie zbije forsy na tej wyprawie. Trzymaj. Wyjął ołówek z kieszeni, wytarł połę koszuli i podał Georgeowi. Bądź naszym kapitanem, to pojedziesz za piątala. George znów spojrzał na nas, z niezdecydowaniem marszcząc czoło. Wreszcie wyszczerzył dziąsła w wyblakłym uśmiechu i sięgnął po ołówek. Jak Boga kocham, powiedział i z ołówkiem w ręce podreptał wciągnąć się jako ostatni na listę. Po śniadaniu Magmarfi zatrzymał się przy tablicy i drukowanymi literami dopisał przy nazwisku George'a KPT. Kurwy spóźniały się. Już myśleliśmy, że w ogóle nie przyjadą, kiedy nagle McMurphy wrzasnął do nas od okna i wszyscy polecieliśmy popatrzeć. Oświadczył, że to one, ale zamiast dwóch samochodów zobaczyliśmy tylko jeden tylko jedną dziewczynę. Kiedy zatrzymała się na parkingu, McMurphy zawołał ją przez siatkę w oknie i dziewczyna pobiegła przez trawnik prosto w stronę naszego oddziału. Była młodsza i ładniejsza niż żeśmy się spodziewali. Wszyscy już wiedzieli, że dziewczyny to kurwy, a nie żadne tam ciotki, i oczekiwali nie wiadomo czego. Niektórzy wierzący nie byli nawet zadowoleni, ale wpatrzeni w tę zielonooką dziewczynę o włosach błyszczących w słońcu niby miedziane sprężyny, związanych w koński ogon, który podskakiwał, gdy biegła do nas lekko przez trawnik, Myśleliśmy jedynie o tym, że nareszcie widzimy kobietę, która nie jest ubrana od góry do dołu w biel, jakby ją okrążył szron, a jej sposób zarabiania na życie nie miał żadnego znaczenia. Podbiegła do siatki, wczepiła się w nią palcami i podciągnęła do góry, dyszała po krótkim biegu i z każdym oddechem wyglądało na to, że zaraz przeniknie na drugą stronę. Miała łzy w oczach. Mac Murphy, Murphy nie chcie licho. Dobra, dobra, gdzie Sandra? I się jej wypadło, stary nie mogła przyjechać, ale ty co z tobą, licha? Co się jej wypadło? Tak naprawdę. Dziewczyna wytarła nos, zaczęła chichotać. To sam drunia wyszła za mąż. Pamiętasz, artiego dziwiliana z Beverton zawsze przychodził na zabawy z jakimś paskutrem w kieszeni, za skrońcem białą czy czymś takim kompletny wariat. Rany boskie, jęknął McMurphy. Cholera, Candy, jak mam upchać dziesięciu facetów do jednego Forda? Jak Sandra i ten jej zaskloniec Beberton wyobrażają to sobie? Dziewczyna szykowała się, żeby coś odpowiedzieć, kiedy nagle zagdakał megafon na suficie i rozległ się głos wielkiej oddziałowej informujący McMurphy'ego, że jeżeli jego przyjaciółka chce z nim rozmawiać, to powinna się zgłosić przy głównym wejściu i nie zakłócać spokoju w całym szpitalu. Dziewczyna odeszła od siatki i ruszyła do wejścia. Murphy zaś odsunął się od okna, klapnął na krzesło w kącie i zwiesił głowę. Cholera! zawołał. Najmniejszy czarny wpuścił dziewczynę na oddział i zapomniał zamknąć drzwi. Na pewno później dobrze za to oberwał. A ona minęła w podskokach dyżurkę, nic sobie nie robiąc, w lodowatych spojrzeń pielęgniarek i skręciła do świetlicy przed nosem lekarza, który właśnie szedł do dyżurki z jakimiś papierami. Lekarz spojrzał na nią, potem na papiery, potem znów na nią i obiema rękami zaczął szukać binokli. Zatrzymała się dopiero na środku świetlicy, kiedy zobaczyła, że otacza ją czterdziestu wpatrzonych w nią mężczyzn w zielonych ubraniach. Było tak cicho, że słyszeliśmy jak nam burczy w brzuchach, jak strzelają cewniki spadające chronikom. Stała tak z dobrą minutę szukając wzrokiem Makmarfiego, więc wszyscy zdążyliśmy się jej należycie przyjrzeć. Chmura błękitnego dymu unosiła się jej nad głową. Moim zdaniem to przepalały się urządzenia szpitalne, które chciały się dostroić do jej wkroczenia na salę. Wzięły pomiary elektroniczne, obliczyły, że nie są zaprojektowane na kogoś takiego jak ona, no i z miejsca się poprzepalały, na swój sposób popełniając samobójstwo. McMurphy przedstawił dziewczynę zebranym, a ona każdemu podała rękę. Kiedy doszła do Bilego, jeszcze raz podziękowała mu za gwizdnięcie. Chwilę później wślizgnęła się na salę wielka oddziałowa. I cała w uśmiechach zapytała McMurphy'ego, jak zamierza zmieścić naszą dziesiątkę w jednym samochodzie, a gdy on z kolei zapytał, czy nie mógłby pożyczyć samochodu od kogoś z personelu i sam prowadzić, odpowiedziała, że nie, to zabronione i wyrecytowała z pamięci odpowiednie zarządzenie, tak jakieśmy się tego spodziewali. Skoro nie ma drugiego kierowcy, który podpisałby oświadczenie, że bierze na siebie odpowiedzialność, Połowa załogi musi zostać w szpitalu. McMurphy zaczął protestować, że musiałby wtedy wybulić pięćdziesiąt dolców z własnej kieszeni, aby zwrócić forsę facetom, którzy nie pojadą. – To może w takim razie należy odwołać wycieczkę – powiedziała oddziałowa – i zwrócić pieniądze wszystkim. – Przecież już wynająłem łódź, dałem właścicielowi siedemdziesiąt zielonych. – Siedemdziesiąt dolarów? Tak? – o ile się nie mylę, mówił pan pacjentom, że musi pan zebrać 100 dolarów i jeszcze dołożyć 10 od siebie, żeby pokryć koszty wycieczki. No bo wliczałem koszty benzyny w obie strony. 30 dolarów to chyba za dużo na benzynę? Uśmiechnęła się do niego bardzo mile i czekała, co powie. McMurphy podniósł do góry ręce i spojrzał w sufit. Jezu, nic pani nie przepuści, pani prokurator. Pewnie, że chciałem zatrzymać nadwyżkę dla siebie. Wątpię, żeby chłopcy o tym nie wiedzieli. Uważałem, że coś mi się należy za te wszystkie kłopoty, jakie. Ale nadzieje spełzły na niczym, przerwała. Nadal uśmiechała się do niego bardzo, bardzo serdecznie. Nie wszystkie drobne spekulacje finansowe muszą przynosić Ci zyski, Randall. I skoro już o tym mowa, moim zdaniem i tak za wiele Ci się udawało. Umilkła na chwilę. Ale jasne było, że w przyszłości coś jeszcze usłyszymy na ten temat. Tak jest. Otrzymałeś weksle od wszystkich okresowych za ten lub tamten interesik, więc chyba potrafisz znieść to jedno niepowodzenie? Nagle ucichła. Spostrzegła, że McMurphy już jej nie słucha obserwował lekarza, a lekarz Patrywał się w podkoszulek dziewczyny, jakby nic innego nie istniało na świecie. Kiedy McMurphy zobaczył, że lekarz gapi się na dziewczynę jak zahipnotyzowany, szeroki uśmiech rozjaśnił mu twarz. Zsunął czapkę na tył głowy, podszedł do medyka i położył mu rękę na ramieniu, wyrywając go z transu. – Kurczę, czy widział pan kiedy, doktorze, jak łosoś rzuca się na przynętę? – to jeden z najwspanialszych widoków na wszystkich morzach świata, kandy, kochanie, opowiedz doktorowi o łowieniu ryb i podobnych sprawach. Pracując we dwoje, McMarfi i dziewczyna w niecałe dwie minuty przekonali lekarza. Pobiegł tylko zamknąć gabinet i zaraz wrócił, wpychając jakieś papiery do teczki. Tę papierkową robotę mogę dokończyć na łodzi, wyjaśnił oddziałowej i przemknął obok niej tak szybko, że nie zdążyła odpowiedzieć. Zanim bardziej dystyngowanym krokiem wymaszerowała, szczerząc do niej zęby reszta załogi. Był piękny, aromatyczny jesienny dzień. Rozbrzmiewający głosami dzieciaków kopiących piłkę i warkotem awionetek, należało się cieszyć, że w taki dzień jest się na powietrzu. Ale kiedy lekarz poszedł po samochód, powtykaliśmy ręce do kieszeni i zbiliśmy się w ciasną, milczącą gromadkę. Staliśmy tak bez słowa i przypatrywaliśmy się ludziom jadącym do pracy, którzy specjalnie zwalniali, żeby się lepiej przyjrzeć wariatom w zielonych ubraniach. Widząc nasze smętne miny, McMurphy zaczął żartować i przekomarzać się z dziewczyną, żeby poprawić nam humor, ale to tylko jeszcze bardziej nas przygnębiło. Mieliśmy ochotę wrócić do szpitala i powiedzieć oddziałowej, że miała rację: przy takim wietrze morze jest zbyt niebezpieczne. Myślę, że McMurphy lepiej od nas zdawał sobie sprawę, jak bardzo nasze butne miny są tylko na pokaz. Bo dotychczas nie zdołał z żadnego z nas wydobyć porządnej salwy śmiechu. Może nie mógł zrozumieć, dlaczego wciąż jesteśmy tacy sztywni, ale wiedział, że nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. I tak bardzo starał się nas tego nauczyć, że zacząłem podejrzewać, iż nie dostrzega tego, co tłumi nam śmiech w trzejach. Może inni też tego nie widzieli, może tylko czuli. Ze wszystkich stron napór różnych promieni i fal, które starały się popchnąć lub złamać każdego. Może czuli, że kombinat pracuje, ale ja widziałem. Przejechaliśmy przez most na rzeczy Sislew. W powietrzu unosiła się lekka mgiełka. Wystawiając język pod wiatr, czułem smak oceanu, zanim nam się ukazał. Wszyscy wiedzieliśmy, że zbliżamy się do celu i nikt nic nie mówił przez resztę drogi do przystani. Kapitan, który obiecał nas zabrać, miał łysą, metalowo-szarą głowę, osadzoną w czarnym golfie, jak wieżyczka armatnia na niemieckiej łodzi podwodnej, a w ustach trzymał wygasłe cygaro. Skierował je na nas. Stał obok MacMarfiego na drewnianym pomoście i mówił, patrząc w morze. Z tyłu za nim, na podwyższeniu, sześciu czy ośmiu mężczyzn w wiatrówkach siedziało bezczynnie na ławce przed sklepikiem wędkarskim. Donośne słowa kapitana padały jak pociski równo w środek, między Makmarfim a tamtymi na ławce. Nic mnie to nie obchodzi, napisałem w liście. Jeśli nie macie zaświadczenia od władz, że za was nie odpowiadam, to nie płynę. Okrągła głowa. Przekręciła się w wieżyczce swetra i wycelowała cygaro prosto w nas. Słuchaj pan, taka ferajna na morzu mogą powyskakiwać za burtę jak szczury. Rodziny podadzą mnie do sądu i do końca życia ich nie pospłacam. Nie będę ryzykował. McMurphy tłumaczył, że druga dziewczyna miała pozałatwiać wszystko w Portland. Jeden z facetów opartych plecami o ścianę z chlepiku krzyknął Jaka druga dziewczyna blondyna nie może was wszystkich obskoczyć? MacMurphy, rozumiejąc, że i tak nic nie zdziała, przestał przekonywać kapitana, obrócił się w miejscu parę razy i przejechał ręką po włosach. Która to nasza łódź? Tamta, skowronek, ale dopóki nie będę miał tego zaświadczenia, żaden z was nie postawi na niej nogi. Żaden! Że nie po to wynajmowałem łódź, żeby tu siedzieć przez cały dzień i patrzeć, jak się buja na wodzie, odparł McMurphy. Ma pan chyba telefon w tej budzie? To chodźmy, zaraz wyjaśnimy sprawę. Wiatr dął coraz ostrzej i było coraz zimniej, więc Billy zdjął zieloną kurtkę i podał dziewczynie, żeby włożyła ją na cienki podkoszulek. Jeden z facetów ciągle się darł. Hej, blondyna, co widzisz w tych pomyleńcach? Wargi miał barwy nerek, a wokół oczu wystąpiły mu pod smagnięciami wiatru fioletowe żyłki. Ej, blondyna! wołał w kółko wysokim, zmęczonym głosem. Ej, blondyna! Ej, blondyna! Ej, blondyna! Przysunęliśmy się bliżej do siebie, żeby zasłonić się od wiatru. „Pojez, blondyna, za co trafiłaś do czubków? Ona nie jest stuknięta, persona należy do kuracji. Nagle otworzyły się drzwi sklepiku. Mac Murphy przepchnął się przez podnoszących się z ławki facetów i zbiegł po schodach. No właśnie, nie ma na co czekać: baki pełne, przynęta i piwo na pokładzie. Strzelił bielego w tyłek, podskoczył z radości i rzucił się odwiązywać cumy od pachołków. Kapitan Block tkwi przy telefonie, odpływamy, jak tylko skończy rozmowę. No George. Zapalaj silnik, pokaż, co potrafisz. Scanlon, ty i Harding, odwiążcie tę linę. Candy, co ty tam robisz? Rusz się, skarbie, odbijamy. Wgramoliliśmy się na łódkę, gotowi na wszystko, byleby tylko uciec od tych drabów przy ławce. Billy podał rękę dziewczynie i pomógł jej wejść na pokład. George stanął nad tablicą rozdzielczą na mostku kapitańskim i mrucząc zaczął pokazywać MacMarfiemu które guziki należy nacisnąć albo przekręcić te łodzie prychają i bekają jakby się miały pożygać rzekł ale dają się prowadzić łatwiej niż samochód jeden lekarz niezdecydowany czy opuścić pomost zerkał w stronę sklepiku i próżniaków którzy tłoczyli się na szczycie schodów może y, może byśmy y, zaczekali no kapitan nie wychodząc z łodzi, Mac Murphy chwycił go za klapy marynarki, podniósł do góry i postawił na pokładzie jak małego chłopca. Zaczekali doktorze, niby na co? Pytał. I śmiejąc się, jak pijany, ciągnął nerwowym, podnieconym tonem. Mamy czekać, aż kapitan wróci i powie, że numer, który mu dałem, to numer domu noclegowego w Portland. Jeszcze czego? George, niech cię diabli. Weź się wreszcie do roboty i wyprowadź łódź z przystani. Zefel, rusz się! Odplącz tę linę. George, pośpiesz się. Silnik zaterkotał i zgasł, chrząknął, jakby sobie czyścił gardło i zawarczał całą mocą. Ura nareszcie, cała naprzód dziorcza załoga do mnie, może trzeba będzie odeprzeć abordaż. Białe strugi dymu i wody tryskały już z rufy, kiedy drzwi sklepiku otworzyły się z trzaskiem i ukazała się w nich głowa kapitana. Ruszyła po schodach, ciągnąc za sobą nie tylko tułów i członki właściciela, ale jeszcze tych ośmiu facetów. Zbiegli stupotem i zatrzymali się na samym skraju pomostu, a spieniona fala oblała im nogi, George zdążył zawrócić łódź i przed nami było już tylko morze. Gwałtowny skręt rzucił Kendy na kolana. Billy pomógł dziewczynie wstać, jednocześnie przepraszając ją za to, że na pomoście nie stanął w jej obronie. Magmarfis zszedł z mostka i zapytał ich, czy nie chcieliby pogadać w Cztery Oczy o dawnych czasach. Kendy spojrzała na bilego, ale chłopak tylko pokręcił głową i zaczął się jąkać. McMurphy powiedział, że w takim razie on i Kendy zejdą pod pokład sprawdzić, czy łódź nie przecieka, a my chyba damy sobie jakoś radę. Podszedł do drzwi kajuty, zasalutował, mrugnął, mianował Georgea kapitanem, a Hardinga pierwszym oficerem, po czym zawołał, na razie, chłopcy, i znikł wraz z dziewczyną. Wiatr opadł. Słońce wspięło się wyżej, srebrząc od wschodu boki zielonych, spiętrzonych fal. George skierował łódź na pełne morze i zwiększył szybkość, zostawiając pomost i sklepik daleko w tyle. Kiedy minęliśmy cypel osłaniającego przystań falochronu z czarnych skał, poczułem, że ogarnia mnie głęboki spokój, który rośnie w miarę oddalania się od brzegu. Przez ostatnie kilka minut chłopcy rozprawiali w podnieceniu o porwaniu łodzi, ale teraz umilkli. Drzwi kajuty uchyliły się na moment i czerwona ręka wysunęła skrzynkę z piwem. Billy znalazł otwieracz w pudle z przyborami wędkarskimi i otworzył każdemu po puszce. Piliśmy piwo i patrzyliśmy, jak za nami ląd osuwa się w morze. Harding ustalił, że każdy będzie trzymał wędkę, dopóki nie złapie ryby albo nie straci przynęty. Po czym oddają następnemu. George stał przy sterze, spozierał przez szybę oblepioną solą i wykrzykiwał przez ramię wskazówki, jak zakładać kołowrotki i linki, jak przywiązywać śledzie i w jakiej odległości za łodzią je ciągnąć. Na czwartą wędkę dajcie uncjowy ciężarek na lince z zabezpieczeniem. Zaraz wam pokażę, jak i wyciągniemy największą rybę z samego dna, jak Boga kocham. Martini podbiegł do burty, wychylił się i spojrzał w wodę w ślad za swoją linką. Oj, o Jezu! zawołał, ale to, co tam spostrzegł, było za głęboko, żebyśmy też mogli zobaczyć. Inne łodzie pływały wzdłuż brzegu, ale George nie próbował nawet do nich dołączyć. Ciągle tylko je wymijał i parł naprzód na otwarte morze. Pewno, oświadczył. Płyniemy tam, gdzie kutry rybackie, tam są prawdziwe ryby. Pruliśmy spiętrzone fale, srebrne z jednej, a zielone z drugiej strony. Słychać było tylko miarowy terkot i na zmianę prychanie silnika. Kiedy łódź opadała w dół i woda zalewała rurę wydechową oraz śmieszne, żałosne krzyki obszarpanych czarnych ptaków, które pływały dookoła, pytając się nawzajem o drogę. Poza tym było cicho. Niektórzy z chłopaków spali, inni patrzyli na morze. Trollingowaliśmy blisko godzinę, kiedy nagle czubek wędki felta zgiął się w pałąk i zanurzył w wodzie. George, Jezu, George, pomóż! No, George nie miał zamiaru dotykać wędki, uśmiechnął się tylko i polecił Zefeldowi, żeby zwolnił nieco blokadę na kołowrotku i trzymał wędkę do góry, do góry, aż zmęczy drania. A jak będę miał napad? Wrzasnął Zefeld. Nadziejemy cię na haczyk i użyjemy jako przynęty, zawołał Harding. A teraz rób, co ci kazał kapitan i nie martw się o napad. A byłem nie mniej podniecony niż inni. Z początku nie miałem zamiaru łowić, ale kiedy zobaczyłem z jaką siłą łosoś miota się na końcu żyłki, podniosłem się z dachu kabiny, włożyłem koszulę i ustawiłem się w kolejce do wędek. Billy oddał mi wędkę, a sam wziął forsę i spoglądając ze smutkiem na zamknięte drzwi, usiadł pod kajutą, do której wszedł McMurphy z dziewczyną. Sz -sz -sz szkoda że, że nie ma wędek dla wszy wszystkich powiedział opierając się o drewnianą ściankę siedziałem trzymając wędkę i wpatrywałem się w żyłkę zanurzoną w wodzie oddychałem głęboko i czułem jak cztery wypite puszki piwa powodują spięcia dziesiątków przewodów w moim ciele a dookoła Srebrne stoki fal migotały i iskrzyły się w słońcu. Nagle, gładkie stoki fal dookoła nas zaroiły się od nurkujących ptaków, kotłujących się drobnych rybek i srebrzysto niebieskich grzbietów łososi, tnących jak torpedy wodę. Jeden z nich się zatrzymał, zawrócił i wycelował w punkt oddalony równo o 30 metrów od czubka mojej wędki, gdzie powinien się znajdować śledź. Wparłem się nogami w pokład, serce tłukło mi się w piersi, nagle poczułem szarpnięcie, jakby ktoś orąbnął w wędzisko kijem bejsbolowym i żyłka zaczęła się odwijać z kołowrotka tak szybko, że mi skwierczała pod kciukiem czerwona niczym krew. Zatrzymaj Minkę! Krzyknął do mnie George ponieważ jednak nie wiedziałem gdzie na kołowrotku znajduje się blokada mocniej przycisnąłem kciuk żyłka znów stała się żółta zwolniła i wreszcie się zatrzymała obejrzałem się wszystkie wędki drgały tak jak moja widząc co się dzieje ci z dachu kajuty pozeskakiwali na pokład i zaczęli się nam plątać pod nogami zupełnie jakby ich kto to prosił do góry, do góry, do góry rzędy, dar się George. – MacMij, wyłaś, chodź popatrzeć, cholera, Fred. Masz moją cholerną rybę. Martwi, pomóż nam! Usłyszałem śmiech Macmarfiego i kątem oka dostrzegłem go w drzwiach kajuty. Stał bezczynnie i bynajmniej nie śpieszył nam na ratunek, a ja byłem zbyt zajęty wciąganiem linki, żeby go o to poprosić. Wszyscy go wołali, ale on. Ani myślał się ruszyć. Nawet lekarz, który trzymał wędę głębinową, wzywał go na pomoc, ale MacMurphy tylko się śmiał. Do Hardinga w końcu dotarło, że MacMurphy nie zamierza nawet kiwnąć palcem, więc sam porwał za osęg i wciągnął moją rybę na pokład tak zręcznym i płynnym ruchem, jakby to robił od dziecka. Jest grubsza niż moja noga, pomyślałem. Grubsza niż pień. Większa od ryb, które łowiliśmy przy wodospadzie, skacze pod nie łodzi, jako szalała tęcza. Znaczy je krwią i rozsiewa srebrzyste błyski wielkości dziesięciocentówek. Boje się, że odbije się od pokładu i wyleci za burtę. Magmarfina nie ruszy się, żeby pomóc. Scanlon rzuca się na rybę i przygważa ją do desek, żeby nie wyskoczyła z łodzi. Z kajuty wybiega dziewczyna, krzyczy, że teraz jej kolej do diabła, chwyta moją wędkę, i kiedy przyczepiam śledzia, ze trzy razy wbija we mnie aczyk. Wodzu, niech cię licho, co się tak grzebiesz o palec ci krwawi, czy ten potwór cię ugryzł? Niech ktoś opatrzy wodzowi palec szybko. Znów na nie wpływamy, wrzeszczy George, więc przerzucam żyłkę przez rufę. Widzę szarze błękitno szarego łososia, śleć znika, żyłka ze świstem pogrąża się w wodzie. Dziewczyna przytula do siebie wędkę obiema rękami i zaciska zęby. Mam cię, niech cię, licho, mam. Korbka kołowrotka ociera się o nią, obracana przez odwijającą się linkę, a ona stoi z wędką wetkniętą między skrzyżowane uda. Obejmuje ją poniżej kołowrotka i wrzeszczy do ryby. Mam cię! Wciąż jest w zielonej kurtce Bilego, lecz teraz kołowrotek rozsunął jej poły i wszyscy widzą, że dziewczyna nie ma pod koszulka. Gapią się, mocując się ze swoimi rybami i unikając ciosów mojej, która miota się jeszcze po pokładzie. Ale korbka kołowrotka obija się o piersi dziewczyny z taką szybkością, że zamiast sutka widzą tylko czerwoną, zamazaną plamę. Bili skacze dziewczynie na pomoc. Jedyne, co mu przychodzi do głowy, to sięgnąć od tyłu i wcisnąć jej wędkę mocniej między piersi, aż w końcu sam napór ciała zatrzymuje kołowrotek. Kandy jest tak wyprężona, jej piersi zaś tak jędrne, że gdyby nawet oboje odjęli ręce od wędki, ta by chyba nie zmieniła pozycji. Zamieszanie na morzu trwa przez jakiś czas. Faceci wrzeszczą, ciągną i klną, starając się jednocześnie pilnować wędek i patrzeć na dziewczynę. Pod nogami toczy się krwawa, zażarta walka skanlona z moją rybą. Żyłki plączą się i pędzą we wszystkie strony. Binokle lekarza wkręciły się w linkę i dyndają dobre trzy metry za rufą. Ryby wyskakują z wody do lśniących szkieł, Dziewczyna klnie, na czym świat stoi i ogląda swoje gołe piersi jedną białą, drugą czerwoną i piekącą. George nie patrzy, gdzie płynie, łódź wpada na pięć silnik gaśnie. Na Magmarfi pokłada się ze śmiechu, zatacza się coraz bardziej do tyłu i osuwa na dach kajuty, zanosząc się gromkim śmiechem, który się toczy daleko po wodzie. Śmieje się z dziewczyny, z chłopaków, z George'a, ze mnie sącego zakrwawiony palec z kapitana na pomoście, z faceta na rowerze, z mechaników, z pięciu tysięcy domów, z wielkiej oddziałowej i ze wszystkiego. Bo wie, że trzeba się śmiać ze wszystkiego, co boli, aby zachować równowagę i nie dać się zwariować. Wie, że nie ma nic bez bólu, wie, że mnie piecze kciuk, dziewczyna ma obtartą pierś, a lekarz stracił binokle, lecz nie pozwala, by zawarty w tym komizm został przysłonięty przez ból, tak samo jak nigdy by nie pozwolił, żeby ból został przysłonięty przez komizm. Widzę, że Harding osunął się obok MacMarfiego i też się śmieje. I skanlą z dna łodzi, śmieją się z siebie i z nas. Dziewczyna z wilgotnymi z bólu oczyma patrzy to na białą pierś, to na czerwoną i też wybucha śmiechem, a za nią Zeffeld. Lekarz i wszyscy. Śmiech rósł i przybierał na sile, a mężczyźni stawali się coraz więksi i więksi. Przyglądałem się im. Byłem pośród nich i śmiałem się z nimi, lecz także nie z nimi. Nie byłem już na łodzi, ale wysoko nad wodą. Ślizgałem się z wiatrem wśród czarnych ptaków. Hen nad sobą patrzyłem w dół na siebie i resztę załogi, na łódź. Rozkołysaną między nurkującymi ptakami na Makmarfiego w otoczeniu swojej dwunastki, i obserwowałem ich, nas. Widziałem, jak wzmaga się nasz śmiech, i niesie się po wodzie, zataczając coraz szersze kręgi, dochodzi coraz dalej i dalej, aż w końcu wali się na plażę wzdłuż brzegu, na plażę, wzdłuż wszystkich brzegów, fala za falą, fala za falą. Był już późny wieczór, kiedy dojechaliśmy do szpitala. Dziewczyna spała oparta o pierś Bilego. Gdy się podniosła, całe ramię miał zdrętwiało od tego, że ją przytrzymywał, więc mu je rozmasowała. Billy powiedział, że chętnie by się z nią umówił, gdyby miał wolne soboty i niedziele. Odparła, że może go odwiedzić za dwa tygodnie, jeżeli tylko powie o której godzinie. Billy zapytał wzrokiem McMarfiego. Ten... Otoczył ich ramionami i rzekł – niech będzie punkt druga. – W sobotę po południu? – zapytała Candy. McMurphy mrugnął do Billego i ścisnął ramieniem głowę dziewczyny. – Nie, w sobotę o drugiej w nocy. Wejdź cicho i zapukaj do tego samego okna, do którego podeszłaś dzisiaj. Przekonam nocnego sanitariusza, żeby cię wpuścił. Dziewczyna zachichotała i kiwnęła głową. MacMurphy niech chcie licho! Zawołała. Niektórzy okresowi jeszcze nie spali. Zebrali się przy toalecie i czekali, żeby się przekonać, czyśmy się nie potopili. Patrzyli, jak maszerujemy korytarzem, dźwigając łososie, niczym bohaterowie po zwycięskiej bitwie, opaleni, zbryzgani krwią, cuchnący piwem i rybami. Lekarz zapytał. Kto chce wyjść, zobaczyć jego halibuta leżącego w bagażniku, i wszyscy ruszyli z powrotem do wyjścia. Jeden McMurphy oświadczył, że jest zmęczony i woli walnąć się spać. Nazajutrz po wyprawie wielka oddziałowa rozpoczęła kontratak. Pomysł przyszedł jej do głowy, gdy poprzedniego dnia rozmawiała z McMurphym o tym, ile zarabia na wyprawie i podobnych przedsięwzięciach. W nocy. Rozważyła wszystko dokładnie i upewniwszy się, że obrana przez nią taktyka jest całkowicie niezawodna, od samego rana zaczęła robić różne aluzje, by, nie krytykując MakMarfiego wprost, zasiać ziarno niezgody między nimi a pacjentami i patrzeć jak kiełkuje. Dobrze wiedziała, że ludzie, jak to ludzie, prędzej czy później odsuwają się od jednostek dających z siebie więcej niż muszą, do świętych Mikołajów. Misjonarzy, filantropów, nie zaczynają pytać, co im to daje. Uśmiechają się pod nosem, widząc jak młody prawnik obdarowuje orzeszkami dzieci ze szkoły w swoim okręgu i to tuż przed wyborami do senatu stanowego odcwaniaczek, i mówią do siebie: nie w ciemię bity. Wiedziała, że nie trzeba wiele, by pacjenci, gdy raz skieruje ich na właściwy trop. Sami zaczęli się zastanawiać, czemu Tom McMurphy włożył tyle czasu i wysiłku w zorganizowanie wyprawy rybackiej, przeprowadzenie rozgrywek lotto czy trenowanie drużyny koszykówki. Co sprawiło, że ustawicznie pruł całą parą naprzód, podczas gdy innym pacjentom wystarczało leniwe dryfowanie, gra w bezika i przeglądanie starych czasopism? Dlaczego właśnie on, awanturnik irlandzkiego pochodzenia, Przysłany tu z farmy penitencjarnej, na której odpracowywał karę za szulerstwo i pobicie, wiązał sobie na głowie chustkę, mizdrzył się jak dzierlatka i przez bite dwie godziny uczuł bilego Bibita tańczyć, podczas gdy wszyscy okresowi wyli z radości. Co się kryło za tym, że ten stary wyjadacz zawodowy kostera i cwaniak, jakich mało, umiejący bez pudła przewidzieć szansę powodzenia każdej swojej imprezy, Ryzykował przedłużenie pobytu w domu wariatów, robiąc sobie coraz większego wroga z kobiety, której głos w sprawie zwolnienia był decydujący. Oddziałowa dała początek tymi podobnym rozważaniom, kiedy wywiesiła na tablicy ogłoszeń obszerny wyciąg skąd pacjentów, ukazujący wszelkie operacje finansowe przeprowadzone przez nich w ciągu ostatnich miesięcy, żeby go sporządzić. Musiała ładnych kilka godzin grzebać w kartotekach. Zestawienie dowodziło stałego odpływu funduszy, skąd wszystkich okresowych, prócz jednego. Fundusze rudzielca rosły od dnia, w którym przybył do szpitala. Okresowi żartowali z Marfiego, że chce ich oskubać do cna, a on ani myślał się wypierać, skądże znowu? Przechwalał się nawet, że gdyby mu przyszło spędzić tu jeszcze roczek to zbiłby kupę forsy i uniezależniłby się finansowo, a po wyjściu ze szpitala mógłby osiąść na Florydzie. Przekomarzali się wesoło, dopóki był razem z nimi. Ale pochmurnili natychmiast, gdy tylko się oddalał i szedł na terapię zajęciową, reedukacyjną, czy na fizjoterapię, albo do dyżurki, żeby oberwać kolejną burę od wielkiej oddziałowej i przeciwstawić swój szeroki, bezczelny uśmiech jej nieruchomemu grymasowi odlanemu z plastiku. Kilka godzin później sprawa McMurphy'ego sama wypłynęła w rozmowie. Chłopcy się zarzekali, że nie zgadzają się z tym, co mówi wielka oddziałowa, choć, choć, kurczę, staruszka ma sporo racji, a przecież niech to diabli, ma kto równy gość mimo wszystko. Harding pierwszy powiedział, co myśli bez owijania w bawełnę. Za bardzo się zaklinacie, przyjaciele, żeby można było dać wiarę waszym zaklęciom. W głębi waszych sknerowatych serduszek jesteście zupełnie pewni, że siostra Ratchet, nasz anioł miłosierdzia, wcale się nie myli w ocenie MakMarfiego. Ocenia go słusznie, wiecie o tym równie dobrze jak ja. Dlaczego mamy się oszukiwać? Bądźmy ze sobą szczerzy i raczej zazdrośćmy mu kapitalistycznych talentów zamiast je potajemnie krytykować. A co w tym złego, że ma trochę zysku? Przecież bawiliśmy się setnie, ilekroć łupił nas ze skóry. To cwany osobnik, szukający łatwego zarobku, ale musicie chyba przyznać, że nigdy się z tym nie krył, prawda? Więc dlaczego my mielibyśmy udawać? Fakt, McMurphy jest naciągaczem, ale ma przynajmniej zdrowy, uczciwy stosunek do własnych matactw. Podoba mi się jego zuchwała, uparta bezczelność, moi drodzy. Jest mi równie bliski jak kochany system kapitalistyczny, zasada wolnej konkurencji, flaga amerykańska, niech Bóg mają w swojej opiece, mauzoleum Lincolna i cała reszta. Pomszczenie okrętu Maine, cyrk Barnuma i święto 4 lipca. Muszę bronić honoru mojego przyjaciela jako dobrego, stuprocentowego amerykańskiego oszusta w paski i gwiazdy. Filantrop. Co za bzdura. McMurphy rozpłakałby się ze wstydu, gdyby się dowiedział, jakie prostoduszne motywy przypisują mu niektórzy. Dla zawodowego krętacza to dotkliwa obelga. Sięgnął do kieszeni po papierosy, a gdy ich nie znalazł, wziął jednego od Fredricksona i przytknąwszy teatralnym gestem zapałkę, ciągnął dalej. Ja przyznaję, że na początku i mnie zmyliły jego czyny. Kiedy stłukł szybę w dyżurce, pomyślałem sobie, Boże, ten człowiek Poświęca się dla kumpli, ryzykując zatrzymanie w szpitalu. I dopiero potem zrozumiałem, że dopóki może nas doić, wcale nie zależy mu na zwolnieniu. Nie dajcie się zwieść jego prostackim stylem bycia. To cwaniak, jakich mało i ma łeb na karku. Zastanówcie się, wszystko co robi, ma swoje uzasadnienie. Billy jednak nie zamierzał ustąpić bez walki. M mówisz? Wię, – Więc dlaczego uczy mnie ta, ta, tańczyć? – spytał zaciskając spuszczone wzdłuż boków w dłonie. Zobaczyłem, że oparzenia papierosowe zagoiły mu się już niemal zupełnie. Na ich miejscu widniały teraz tatuaże wyrysowane poślinionym kopiowym ołówkiem. Dla, – Dlaczego, ha, Harding, jak, jak mu się opłaci fi, fi, finansowo dawanie mi lekcji ta, tańca? – nie denerwuj się William odparł Harding Trochę cierpliwości Niedługo się przekonamy Tylko Billy i ja nadal wierzyliśmy w Macmarfiego ale jeszcze tego wieczoru chłopak musiał przyznać rację Hardingowi bo Macmarfi wrócił na oddział po kolejnej rozmowie telefonicznej i oznajmił że randka Skendy jest murowana ale zapisując mu adres dodał iż warto by jej podesłać trochę szmalu na drogę Sma, szma, szma lufo, fo, fo, forsy. I ile? Zapytał Billy, spoglądając na Hardinga, który uśmiechał się do niego. No bo ja wiem, stary, no może dziesięć dolców dla niej, dziesięć i dwadzieścia do, dolarów. Przecież bi, bilet po, po Portland tyle nie, nie, nie kosztuje. McMurphy spojrzał na Bilego z poddaszka cyklistówki, uśmiechnął się wolno i wysuwając. Spieszchnięty język stuknął się kantem dłoni w szyję. Rety, rety, ale mi zaschło w gardle, a w przyszłą sobotę będzie ze mną jeszcze gorzej. Chyba nie poskąpisz mi jednej butelczyny na przepłukanie gardziołka, co bili? I spojrzał na Bilego tak niewinnie, że ten się roześmiał i potrząsnął głową, że nie, skąd, że znowu, po czym zaszyty w kąt, z człowiekiem, którego pewnie miał za Alfonsa, zaczął w podnieceniu omawiać plany na przyszłą sobotę. Ja nadal uważałem Macmarfiego za olbrzyma, który stąpił z nieba, żeby wybawić nas od kombinatu pokrywającego świat siecią z krystalitu i miedzianego drutu, za istotę zbyt potężną, żeby się połakomić na coś tak niskiego jak pieniądze. No ale w końcu ja zacząłem się przychylać do opinii innych. Przynajmniej częściowo. A było to tak. Magmarfi pomógł wynieść stoły przed zebraniem, po czym, gdy inni wyszli z gabinetu hydroterapii, zerknął na mnie stojącego przy konsoli. O rany wodzu! zawołał, jeśli mnie wzrok nie myli od wyprawy na ryby urosłeś. Ze ćwierć metra Boże, miłosierny, spójrz tylko na swoje stopy, są wielkie jak drezyny. Spojrzałem w dół i zobaczyłem, że stopy rzeczywiście mam ogromne, zupełnie jakby na dźwięk głosu makmarfiego powiększyły się dwukrotnie. A twoje łapy, prawdziwe łapy siłacza, mam pomysł. Chwyć za konsolę i spróbuj ją podnieść, zobaczymy czy robisz postępy. Nie chciałem się zgodzić i potrząsnąłem głową, ale przypomniał mi naszą umowę i powiedział, że będzie to dobry sprawdzian jego terapii wzrostowej. Nie wiedziałem, jak się z tego wykręcić, więc podszedłem do konsoli, żeby się przymierzyć i udowodnić mu, że nie jestem w stanie jej dźwignąć. Schyliłem się i ująłem krany w obie ręce. No pysznie, wodzu, teraz do góry. No zaprzyj się nogami, opuść tyłek. No właśnie, właśnie, spokojnie teraz. Wolno i do góry. No i hurra i dobra, i postaw ją z powrotem. Myślałem, że Mac Murphy będzie zawiedziony, ale kiedy... Się wyprostowałem, uśmiechnął się od ucha do ucha, wskazując na podstawę konsoli. Urządzenie stało kilkanaście centymetrów dalej niż przedtem. Ty lepiej postaw ją tam, gdzie była stary, żeby nikt się nie skapował. Niech to na razie pozostanie tajemnicą. Po zebraniu przysiadł się do okresowych grających w bezika i sprowadził rozmowę na temat siły, mięśni i konsoli do hydroterapii. Myślałem, że powie im, jak pomógł mi odzyskać dawną moc, niech wiedzą, że nie wszystko robi dla pieniędzy, ale nie wspomniał o mnie ani słowem. Gadał i gadał, aż wreszcie Harding go spytał, czy ma ochotę znów się do niej przymierzyć. McMurphy odparł, że dla niego jest za ciężka, ale to wcale nie znaczy, że nikt by jej nie podniósł. Skandal świadczył, że pewnie da się ją unieść za pomocą dźwigu, lecz dotąd nie urodził się siłacz, który sam by jej podołał. McMurphy pokiwał głową i powiedział, że może tak, może nie, nigdy nic nie wiadomo. Obserwowałem go, jak nimi manewrował, dopóki nie zaczęli wołać, że żaden człowiek nie udźwignie konsoli, i sami nie wpadli na pomysł zakładu. Widziałem, jak bardzo się ociągał, a oni brnęli coraz głębiej. Choć letna pewniaka uległ im dopiero, gdy zaproponowali stosunek pięć do jednego. Niektórzy stawiali nawet i po 20 dolarów. Nie przyznał się wcale, że widział, jak podnosiłem konsolę. Przez całą noc modliłem się, żeby zrezygnował. A kiedy nazajutrz na zebraniu oddziałowa oznajmiła, że wszystkich uczestników wyprawy rybackiej czeka dodatkowa kąpiel pod prysznicem, bo prawdopodobnie wrócili zawszeni, miałem nadzieję, że uwolni mnie od podnoszenia konsoli, na przykład każąc nam bezwłocznie iść do umywalni. Niestety. Zaraz po zebraniu, nim sanitariusze zamknęli gabinet hydroterapii, McMurphy wprowadził mnie i chłopaków do środka i kazał mi podnieść konsolę. Usłuchałem wbrew sobie, nie miałem innego wyjścia. Wstyd mi było, że pomagam mu oskubać chłopaków. Choć wypłacając mu wygraną, nadal odnosili się do niego przyjaźnie, wiedziałem, co czują, pustkę, jakby nagle stracili grunt pod nogami. Gdy tylko postawiłem konsolę z powrotem, wyleciałem z gabinetu, nie patrząc na Magmarfiego i pobiegłem do toalety. Chciałem być sam. Spojrzałem w lustro. McMurphy spełnił daną mi obietnicę. Ręce miałem znów tak umięśnione, jak wtedy, gdy mieszkałem w naszej wiosce i grałem w szkolnej drużynie. Klatkę piersiową potężną, bary szerokie. Stałem wpatrzony w swoje odbicie, kiedy wszedł McMurphy, trzymał w ręku banknot pięciodolarowy. Masz wodzu, będziesz miał na gumę do rzucia. Potrząsnąłem głową i ruszyłem do drzwi. McMurphy chwycił mnie za łokieć. Wodzu, chciałem ci w ten sposób podziękować za pomoc, jeśli liczyłeś na większą dolę. Nie, nie, ja nie chcę twoich pieniędzy. Cofnął się o krok, zahaczył kciuki o kieszenie, i odchylił głowę, żeby na mnie spojrzeć. Przyglądał mi się przez chwilę. No jak sobie chcesz rzekł. Ale o co ci chodzi? Czemu nagle wszyscy patrzą na mnie wilkiem? Nie odpowiedziałem. No zrobiłem, co obiecałem, nie? Znów jesteś duży. Co wam się nagle przestało nie podobać? Bo czycie się na mnie, jakbym zdradził ojczyznę? No wciąż. Wciąż wygrywasz. Wciąż wygrywam? Ty, Dur, napało, co ci znów odbiło? Dotrzymuję tylko warunków zakładu, cholera. Co w tym? No ale myśmy wierzyli, że nie chodzi ci o wygrywanie. Czułem, że broda drży mi gwałtownie, jak zawsze, kiedy zaczynam płakać, ale łzy nie popłynęły mi z oczu. Jedynie drgania brody nie mogłem opanować. McMurphy otworzył usta, żeby coś powiedzieć ale zaraz je zamknął, puścił kieszenie, podniósł rękę i złapał się dwoma palcami za nasadę nosa, tak jak człowiek, który nosi uciskające go okulary, po czym zacisnął powieki. Wygrywam, mówisz, jest, westchnął, nie otwierając oczu, <grywam> ale wygrywam. Dlatego uważam, że to co wydarzyło się tego popołudnia w umywalni, stało się głównie z mojej winy i dlatego właśnie, aby ją choć po części okupić, postąpiłem akurat tak, jak postąpiłem, przynajmniej raz, nie myśląc o bezpieczeństwie, ostrożności czy następstwach, nie zaprzątając sobie głowy niczym prócz tego, co należało zrobić. Gdy tylko wyszliśmy z toalety, trzej czarni zaczęli zgarniać wszystkich uczestników wyprawy na dodatkowy prysznic. Najmniejszy czarny, który sunął korytarzem z wyciągniętą przed siebie zgiętą zimną jak łom ręką i odrywał od ściany opartych o nią pacjentów, powiedział, że wielka oddziałowa nazwała ten prysznic kąpielą profilaktyczną. Musimy się jej poddać ze względu na towarzystwo, w jakim przebywaliśmy na wyprawie, żebyśmy nie roznieśli po szpitalu jakiegoś paskudztwa, kiedy ustawiliśmy się nadzy w szeregu, Sanitariusze ruszyli do akcji wyciskając z czarnych plastikowych tubek cuchnącą maś, gęstą i kleistą jak białko. Najpierw smarowali nam nią włosy, potem padła komenda odwrócić się, zrobić skłon i rozchylić pośladki. George nie używał mydła, kiedy ubrał prysznic. Nigdy też nie chciał przyjąć od nikogo ręcznika, żeby się wytrzeć. Nauczeni doświadczeniem czarnej z wieczornej zmiany. Którzy pilnowali nas przy regulaminowych prysznicach we wtorki i czwartki, nie zmuszali go do niczego, żeby uniknąć kłopotów. Tak było od lat. Trzej sanitariusze obecni w umywalni również o tym wiedzieli, ale teraz pojęliśmy wszyscy, zrozumiał to nawet George, który stał przechylony do tyłu, potrząsał głową i zasłaniał się dłońmi wielkimi jak dębowe liście, że ten rozjuszony naszymi docinkami czarny z rozkwaszonym nosem. Mający za sobą dwóch kumpli ciekawych, co zrobi, za nic w świecie nie przepuści podobnej okazji. – No, George, na chylmakówę. Chłopcy spojrzeli na Makmarfiego, który stał nieco dalej w kolejce. – No już, George. martyni i Zefeld trwali nieruchomo pod włączonym prysznicem. Otwór ściekowy pod ich nogami zachłystywał się spienioną, mydlastą wodą, puszczając pęcherzyki powietrza. Starzec przyglądał mu się przez chwilę, jakby uciekająca woda mówiła coś do niego. Słuchał, jak bulgocze i syczy. Potem znów spojrzał na tubkę w wyciągniętej do niego czarnej dłoni. Zobaczył maś wyciekającą wolno z dziurki i spływającą po żelaznych palcach. Czarny przysunął tubkę bliżej. George odchylił się jeszcze bardziej do tyłu, potrząsając głową. Nie, niech. Nie masz wyboru, czyściochu, powiedział czarny, jakby ze smutkiem w głosie. Nie masz wyboru! Nie możemy pozwolić, żeby robactwo rozpleniło się po całym szpitalu, prawda? A przecież możesz mieć robaki głęboko pod skórą. Nie, krzyknął George. Ale George, ty nic nie wiesz. Te robaki są małe, maleńkie, nie większe od łebka szpilki, a kiedy cię dopadną, George... Zaczynają się wkręcać w ciebie coraz głębiej i głębiej. Żadnych robaków! Zawył George. Posłuchaj mnie, George. Widziałem takie wypadki, kiedy te ochydne robaki. Zostaw go, Washington! Powiedział McMurphy. Czarny znów przysunął się do Georgea. Nachyl się, George. Albo się nachyli, żeby mógł ci wycisnąć pastę, albo cię dotknę. Podniósł rękę. Była wielka i czarna jak bagno. – Przejadę ci tą czarną, ochydną, cuchnącą ręką po całym ciele. – Nie! – ryknął George, wznosząc pięść nad głową, gotów roztrzaskać na kawałki szary czerep i rozsypać na wszystkie strony tkwiące w nim zębatki, nakrętki i śrubki. Wystarczyło jednak, że czarny przyłożył mu tubkę do pępka i nacisnął ją, a George zgiął się w pół, wypuszczając sykiem powietrze. Wtedy czarny siknął mu strugą mazi w rzadkie siwe włosy i począł ją wcierać, rozsmarowując czerni ze swojej dłoni po głowie George'a. George skulił się jeszcze bardziej, obejmując się rękami w pasie. – Nie, nie! – krzyknął. – A teraz odwróć się, George. – Powiedziałem, żebyś go zostawił! Tym razem coś w głosie McMarfiego sprawiło, że Czarny odwrócił się w jego stronę. Uśmiechnął się, gdy zobaczył go zupełnie nagiego, z gołą głową, bez kowbojskich butów i spodni, za których kieszenie mógłby zahaczyć kciuki. Wyszczerzył zęby, lustrując go wzrokiem od góry do dołu. Ha! Zawołał i potrząsnął głową. A już myślałem, Magmarfi, że nie znajdziemy okazji. Ty nędzny smoluchu. – rzekł McMurphy tonem bardziej znużonym niż gniewnym. Czarny nic nie odpowiedział, McMurphy podniósł głos. – Ty zafajdany chuju! Washington odwrócił się plecami do McMurphy'ego i znów zajął się George'em, który od chwili, gdy Maś dotknęła jego brzucha, wciąż stał zgięty w pół, dysząc ciężko. Czarny chwycił George'a za ramię i przekręcił go twarzą do ściany. – Dobra, George, teraz… Rozchyl pośladki. Nie! Waszyngton, powiedział McMurphy, wziął głęboki oddech, podszedł do czarnego i odepchnął go od George'a. Niech będzie, niech będzie. Wszyscy słyszeli bezsilną rezygnację w jego głosie. McMurphy, zmuszasz mnie, żebym się bronił, prawda, koledzy? Pozostali dwaj czarni skinęli głowami. Więc sanitariusz położył ostrożnie tubkę na ławce obok George'a, po czym odwinął się niespodziewanie i strzelił McMurphy'ego pięścią w szczękę. McMurphy mało nie upadł. Potoczył się na rząd nagich mężczyzn, którzy złapali go pod ramiona i pchnęli w stronę uśmiechniętej, bazaltowej twarzy. Znów dostał, tym razem w szyję, ale wreszcie pogodził się z myślą, że bójka się zaczęła i jedyne co mu pozostaje to walić ile wlezie. Kiedy czarny znów się zamachnął, chwycił go za rękę i potrząsnął głową, żeby oprzetomnieć po poprzednim ciosie. Kołysali się przez chwilę, dysząc w rytm bulgoczącej wody. Potem McMurphy odepchnął czarnego, zgiął nogi w kolanach, wtulił głowę w ramiona, żeby chronić podbródek, podniósł pięści po obu stronach głowy i ruszył na przeciwnika. Wtedy cichy, równy rząd nagich mężczyzn Przemienił się w rozszalałe koło, w ring zbity z ludzkich ciał. Czarne pięści trafiały w zniżoną rudą głowę i szeroki kark, znacząc McMurphiemu na czerwono skronie i policzki. Sanitariusz odskakiwał po każdym ciosie. Wyższy, z rękami dłuższymi od grubych czerwonych łap McMurphiego, bił go szybkimi seriami po ramionach i głowie, nie dopuszczając do zwarcia. MacMurphy parł naprzód z twarzą pochyloną w dół, ciężkimi, płaskimi krokami, zerkając co pewien czas na czarnego z pomiędzy pokrytych tatuażami pięści, aż wreszcie zepchnął go na ścianę nagich mężczyzn i strzelił pięścią prosto w środek białej, wykrochmalonej bluzy. Bazaltowa twarz pękła w pół. Z różowej szczeliny wysunął się język barwy lodów truskawkowych, ale. Washington uciekł z czołgowej szarży MacMarfiego i zdążył go stuknąć kilka razy, zanim sam znów dostał czerwoną pięścią. Tym razem otworzył usta znacznie szerzej, niezdrowa różowa plama na czarnym tle. Drugi rosły czarny przedarł się przez tłum i chwycił Macmarfiego od tyłu za ramiona. McMurphy strząsnął go jak buchaj małpę, ale czarny znów wskoczył mu na plecy. Zdjąłem go więc z mak i cisnąłem pod prysznic. W środku musiał mieć same rurki. Nie ważył więcej niż 4-5 kilo. Najmniejszy, czarny, rozejrzał się na boki, odwrócił się i rzucił do drzwi. Kiedy patrzyłem jak ucieka, ten drugi wyszedł z pod prysznica i założył mi chwyt zapaśniczy, wsuwając ręce pod pachy i zaciskając na karku. Wbiegłem z nim tyłem pod prysznic i rozgniotłem go o kafle. Ale kiedy osunąłem się razem z nim na posadzkę, żeby dalej spokojnie obserwować, jak Washingtonowi trzaskają żebra pod ciosami Makmarfiego, Czarnuk zaczął gryźć mnie w kark. Wtedy złamałem ten jego uchwyt. Czarny przestał się ruszać, a krochmal z jego uniformu zaczął spływać z wodą do otworu ściekowego. Kiedy najmniejszy Czarny przybiegł z powrotem do umywalni wraz z czterema sanitariuszami z oddziału furiatów, niosąc rzemienie, mankiety i koce, okresowi wkładali właśnie ubrania i ściskali prawicę mnie i Mac Marfiemu, mówiąc, że Czarnym od dawna należało się lanie, że walka była wspaniała i skończyła się wielkim zasłużonym zwycięstwem. Gadali tak, żeby nas pocieszyć i podnieść na duchu, a podczas gdy oni rozwodzili się nad naszym triumfem, Wielka oddziałowa pomagała sanitariuszom zakładać nam miękkie, skórzane mankiety. Na oddziale furiatów dudni, nieprzerwanie, jak w hali fabrycznej czy w więziennej tłoczni tablic rejestracyjnych. Tuż za drzwiami powitał nas wysoki, kościsty staruch, dyndający na drucie przeciągniętym między jego łopatkami, obejrzał nas żółtymi, zaropiałymi oczyma. I potrząsnął głową. Umywam od tego ręce, oświadczył czarnym, nim drut pociągnął go za sobą korytarzem. Ruszyliśmy za nim w stronę świetlicy. Magmarfi stanął w drzwiach w szerokim rozkroku i odchylił głowę, żeby się rozejrzeć. Chciał też zahaczyć kciuki o kieszenie, ale skórzane mankiety były zbyt blisko siebie. Mieliśmy na dole... Małą bijatykę ja i wóz wzięliśmy się za bary z dwoma smoluchami. Fabryczne dudnienie ucichło, i wszyscy patrzyli w naszą stronę. Mac Murphy przyciągał uwagę jako zawodowy naganiacz. Ponieważ stałem obok niego, furjaci przypatrywali się również i mnie. Czując na sobie ich spojrzenia, wyprostowałem się jak struna i podniosłem do góry głowę. Choć plecy bolały mnie jeszcze od tego, jak wbiegłem tyłem w ścianę, żeby rozgnieść czarnucha. Nic nie dałem po sobie poznać. Jakiś facet to wyglądzie głodomora z ogromną strzechą czarnych włosów, podszedł do mnie i nadstawił rękę, jakby myślał, że coś dostanie. Ja starałem się nie zwracać na niego uwagi, ale gdziekolwiek się obróciłem, on już tam biegł z wyciągniętą dłonią na tarczywie jak dziecko. Magmarfi opowiadał o bójce, a mnie coraz bardziej bolały plecy. Tyle lat siedziałem zgarbiony w kącie świetlicy że teraz trudno mi było stać dłuższy czas prosto. Odetchnąłem z ulgą, kiedy mała skośnooka pielęgniarka zabrała nas do dyżurki i mogłem wreszcie usiąść i odpocząć. Zapytała, czy jesteśmy już dość spokojni, by mogła nam zdjąć mankiety. Magmarfis skinął głową, zupełnie wyczerpany, siedział ze zwieszoną głową i łokciami spuszczonymi między kolana. Przedtem nie przyszło mi na myśl, że jemu również niełatwo jest prężyć jak na defiladzie. Pielęgniarka, nie większa niż dobrze zatemperowany koniec niczego, jak ją później określił, McMurphy, zdjęła nam mankiety. Po czym dała MacMarfiemu papierosa, a mnie gumę do rzucia. Pamiętała, że lubię gumę. Ja natomiast nie pamiętałem jej wcale. Zanurzyła w słoiczku z maścią różowe palce wielkości świeczek na urodzinowym torcie. I zaczęła smarować nią skaleczenia MacMarfiego, wzdrygając się i przepraszając, ile on się wzdrygał. Ujęła jego dłoń w obie ręce i przekręciła wierzchem do góry, żeby posmarować mu kłykcie. – Który to był? – pytała, patrząc na jego rękę. – Washington czy Warren? McMurphy spojrzał na pielęgniarkę. – Washington! – odparł i uśmiechnął się szeroko. – Warrena załatwił wódz! Puściła jego dłonie, odwróciła się do mnie. Widziałem nawet najmniejsze kostki w jej twarzy. – Czy coś pana boli? – zapytała. Potrząsnąłem głową. – A co z Warrenem Washingtonem? MacMurphy powiedział jej, że pewnie będą dźwigać na sobie trochę gipsu, kiedy ich znów zobaczy. Skinęła głową i spuściła wzrok. – Nie wszędzie jest tak, jak na waszym oddziale – oświadczyła. – Niektóre są podobne, ale nie wszystkie. To wina tych wojskowych pielęgniarek, usiłujących zaprowadzić tutaj wojskowy rygor. Same są niezupełnie normalne. Czasem wydaje mi się, że kiedy niezamężne pielęgniarki kończą 35 lat, powinno się je zwalniać z pracy. – Przynajmniej wszystkie niezamężne pielęgniarki wojskowe – rzekł McMurphy i spytał, jak długo jeszcze będziemy mieli przyjemność korzystać z jej gościnności. – Niestety niedługo. – Niestety niedługo? Zdziwił się. Tak, czasem chętnie zatrzymałabym niektórych pacjentów zamiast ich jej odsyłać, ale ona ma starszeństwo. Nie, chyba nie pozostaniecie tu długo. Łóżka na oddziale furiatów są niewygodne. Mają albo zbyt mocno, albo zbyt luźno naciągnięte sprężyny. Magmarfi i ja dostaliśmy dwa obok siebie. Nie przywiązano mnie prześcieradłem, tylko pozostawiono na stoliku przyćmioną lampkę. Bywało, że po elektrowstrząsach to chodziłem, otępiały nawet przez dwa tygodnie, żyjąc niby na krawędzi snów w zamglonym, pogmatwanym, niewyraźnym świecie, w szarej strefie między światłem i ciemnością, snem i jawą, życiem i śmiercią. Wiedziałem, że jestem już przytomny, ale nie miałem pojęcia, który to dzień tygodnia, kim jestem, czy warto mi wracać do rzeczywistości. I tak przez czternaście dni. Jeśli nie ma się powodu, żeby wychodzić z tej szarej, mglistej strefy, można długo wałęsać się po niej, ale jeśli ktoś rzeczywiście pragnie się wydostać i potrafi się przemóc, może to zrobić. Tym razem wyszedłem z niej dosłownie w kilka godzin, szybciej niż kiedykolwiek przedtem. Kiedy się otrząsnąłem z ostatnich oparów mgły, czułem się jakbym długo przebywał pod wodą i wreszcie, po stu latach, wypłynął na powierzchnię. Moja kuracja wstrząsowa skończyła się na tym jednym zabiegu. MacMarfiego natomiast poddano jeszcze trzem tego samego tygodnia. Jak tylko wracał do siebie, a jego oczy odzyskiwały dawny blask, zaraz zjawiała się siostra Ratchet z lekarzem i pytała, czy gotów jest uznać swój błąd i wrócić na jej oddział na dalsze leczenie. Wtedy McMurphy wypinał pierś, świadom, że wszyscy furiaci wpatrują się w niego wyczekująco. I mówił oddziałowej, że żal mu, iż może tylko jedno życie oddać za ojczyznę. Niech go pocałuje w dupę różową i gładką, za nic nie podda statku kropka. Twierdził, że wstrząsy wcale mu nie szkodzą, i dalej odmawiał przyjmowania kapsułek. Ale ilekroć przez megafon rozlegał się głos informujący go, że ma nic nie jeść, bo wkrótce zostanie zaprowadzony na zabieg do głównego budynku. Rudzielec zaciskał zęby i krew odpływała mu z twarzy nagle mizernej i wystraszonej, jak podczas powrotu z nadmorza, kiedy ujrzałem jej odbicie w przedniej szybie samochodu. Pod koniec tygodnia odesłano mnie z powrotem na nasz oddział. Miałem sporo do powiedzenia Marfiemu przed rozstaniem, ale akurat wrócił z elektrowstrząsów i siedział wodząc tempo oczami za piłeczką ping-pongową. Jakby były połączone z nią drutem. Dwaj sanitariusze czarny i biały sprowadzili mnie po schodach, wpuścili na nasz oddział i zamknęli za mną drzwi. Po pobycie u furiatów panująca tu cisza wydała mi się niesamowita. Doszedłem do świetlicy i sam nie wiem czemu zatrzymałem się w drzwiach, a wtedy wszystkie twarze obróciły się w moją stronę. Okresowi pierwszy raz patrzyli na mnie w ten sposób. Policzki jaśniały im, jakby odbijał się w nich blask jaskrawo oświetlonego podestu przed jarmarczną budą. Oto macie przed sobą dzikiego olbrzyma, który złamał rękę sanitariuszowi obwieścił Harling. Patrzcie i podziwiajcie. Uśmiechnąłem się do nich szeroko. Teraz wiedziałem, co przez te wszystkie miesiące musiał czuć McMurphy, wciąż mając przed sobą ich złaknione twarze podeszli do mnie i zaczęli o wszystko wypytywać jak on się trzyma tam na górze co robi czy to prawda jak szeptano na gimnastyce że dzień w dzień posyłają go na elektrowstrząsy no on tylko otrząsa się niczym pies po wyjściu z wody i zakłada się z technikami jak długo utrzyma oczy otwarte po przyłożeniu mu elektrod opowiedziałem im co mogłem nikogo nie dziwiło że nagle z nimi rozmawiam że ja Facet, którego zawsze uważali za głucho niemego, gada mi słyszę. Potwierdziłem wszystkie plotki, które do nich dotarły, a potem dorzuciłem parę jak od siebie. Z niektórych odzywek Macmarfiego do siostry Ratchet śmiali się tak głośno, że dwie rośliny, leżące pod mokrymi prześcieradłami po stronie chroników, też zaczęły prychać i chichotać, jakby rozumiały każde słowo. Kiedy zaś na zajutrz na zebraniu oddziałowa sama podniosła sprawę pacjenta McMarfiego, mówiąc, że nie wiedzieć czemu elektrowstrząsy nie dają pożądanego efektu i może trzeba się będzie uciec do bardziej drastycznych środków, aby pozytywnie zareagował na leczenie, Harding odpowiedział: „Tak, to możliwe, tak, ale z tego co słyszałem o kontaktach siostry z McMurphy'em na górze, wynika, że on nie ma podobnych trudności z wywoływaniem reakcji u siostry. Wszyscy ryknęli śmiechem, zbiło ją to stropu i zmieszało tak bardzo, że już nic więcej nie mówiła na temat McMurphy'ego. Zorientowała się, że przebywając na górze MacMarfi staje się coraz potężniejszy, obrasta legendą, bo chłopaki nie widzą na ile zdołała go osłabić. Trudno zwalczyć z nieobecnym. Postanowiła więc sprowadzić MacMarfiego z powrotem na oddział. Niech zobaczą, że nie jest twardszy od innych. Jeśli całymi dniami będzie siedział bezczynnie, otępiały po wstrząsach, wkrótce przestaną go mieć za bohatera. Chłopaki odgadły jej zamiary i wiedziały, że dopóki McMurphy pozostanie wśród nich, oddziałowa będzie go dzień w dzień posyłać na elektrowstrząsy, nie dając mu chwili wytchnienia. Tak więc Harding, Scanlon, Fredrickson i ja... Postanowiliśmy go przekonać, że dla wszystkich zainteresowanych najlepiej będzie, jeśli ucieknie ze szpitala. I nim w sobotę wrócił na oddział, wtańcowując do świetlicy jak bokser na ring, ściskając ręce nad głową i wołając, że Mistrz znów jest z nami, mieliśmy już obmyślony plan. Zaczekamy do zmroku i podpalimy materac, a kiedy do środka wpadną strażacy, McMurphy da nogę przez otwarte drzwi. Był to naszym zdaniem tak znakomity pomysł, że McMurphy nie mógł go nie zaakceptować. Ale zapomnieliśmy, że właśnie na tę noc umówił Bilego z Candy i obiecał przemycić ją na oddział. Wyjawiliśmy mu plan ucieczki, ale oświadczył, że nie ma gwałtu i przypomniał nam o randce Nie możemy mu przecież sprawić zawodu, koledzy, teraz kiedy wreszcie Candy ma go rozprawiczyć. Jeśli wszystko pójdzie gładko... Nieźle się tej nocy zabawimy. Będzie to mój pożegnalny jubel. O północy, kiedy pielęgniarka Giver i drugi czarny skończyli swoją zmianę, a na ich miejsce przyszedł stary murzyn pan Tarkle, MacMurphy i Billy już byli na nogach. Pewnie łykali witaminy. Wstałem z łóżka, włożyłem szlafrok i wszedłem do świetlicy, w której rozmawiali z panem Tarklem. Wkrótce przyłączyli się do nas Harding, Scanlon, Zeffelt jeszcze kilku. McMurphy mówił Staremu, co ma robić, gdy zjawi się dziewczyna, Na raczej tylko mu przypominał, bo obgadali wszystko dużo wcześniej. Powiedział, że należy wpuścić dziewczynę oknem. Gdyby chciała wejść drzwiami, mogłaby ją zauważyć pielęgniarka dyżurująca w holu. A potem trzeba otworzyć izolatkę, wymarzone miejsce dla kochanków, znakomicie odizolowane. Ech, McMurphy, usiłowo mu przerwać Billy. Świateł nie wolno zapalać, gdyż mogłaby je zobaczyć dyżurna. Drzwi od sypialni muszą być zamknięte. W przeciwnym razie pobudzą się ci zasmarkani chronicy. Trzeba siedzieć cicho, żeby ich nie niepokoić. Nikomu nie chciało się spać i nikt się specjalnie nie martwił tym, że druga dawno minęła a dziewczyny wciąż nie ma. Pan Tarkoł wymyślił, że pewnie dlatego się spóźnia, że wszystkie okna są ciemne i nie wie, do którego ma podejść. Macmurphy krzyknął, że to święta prawda, i obaj zaczęli biegać po oddziale i zapalać światła. Ledwie na oddziale zrobiło się widno, jak w biały dzień. Rozległo się stukanie do okna. Macmurphy natychmiast podbiegł do szyby i przycisnął do niej twarz, osłaniając oczy, żeby lepiej widzieć. Po chwili odwrócił się do nas i uśmiechnął się szeroko. Idzie jak piękność w nocy powiedział. Chwycił bilego za ramię i pociągnął go w stronę okna. Puść ją, Tarku. Ten szalony ogier nie może się doczekać. Ale Mac, Marfi, za za zaczekaj. Billy zapierał się jak mu. Billy, chłopie, daj spokój z tym, ma, 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 Marfi. Za późno, żeby się wycofać. Dasz sobie radę, słuchaj. Założę się, o pięć dolców, że będziesz się słaniać na nogach, kiedy z nią skończysz. Przyjmujesz? Otwieraj okno, Tarku. W mroku stały dwie dziewczyny, Candy. I ta, która nie pojechała z nami na ryby. O raju, krzyknął Tarko, pomagając im wejść, dla nikogo nie zabraknie. MacMurfy niech licho! — zawołała Kendy i z taką siłą zarzuciła rudzielcowi ręce na szyję, że o mało nie stłukła dwóch butelek, które trzymała w dłoniach. Porządnie się zataczała, a upięte na czubku głowy loki opadały jej na twarz. Wolałem ją, kiedy była uczesana w koński ogon jak podczas wyprawy. Wskazała butelką na drugą dziewczynę, która właśnie wdrapywała się na parapet. Sandy też przyjechała, nagle postanowiła rzucić tego wariata z Beverton, za którego wyszła, ale numer co? Cześć, Billy, powiedziała. Spójrzcie, co ona ma, ucieszył się pan Tarku. Candy ze skrępowaniem wyciągnęła sztywno rękę z butelką do Bilego. Przyniosłam ci prezent. Prześladują was halucynacje, zawołał Harding. – Rety! – krzyknęła Sandy. – W coś my się wplątały. – Sz! – syknął Skandlon i spojrzał gniewnie na wszystkich. – Zbudzicie tamtych osłów, jak będziecie tak głośno gadać. – Tak jesteś Sknera? – Sandy zachichotała i znowu zaczęła obracać się w koło. – Boisz się, że dla ciebie zabraknie? Sandy, mogłem się spodziewać, że przytaszczysz to kiepskie wińsko. Rety, dziewczyna przystanęła, żeby mi się przyjrzeć. Spójrz na tego, Candy, ale Goliat. Pan Tarkls znów zawołał o raju i zamknął siatkę, a Sandy powtórzyła rety. Czuliśmy się nieco spieszeni, gdy tak staliśmy w gromadce pośrodku świetlicy i przestępując z nogi na nogę, pletliśmy trzy po trzy, bo nie za bardzo wiedzieliśmy, co robić. Wszyscy po raz pierwszy znaleźliśmy się w podobnej sytuacji. Nie mam pojęcia, jak długo byśmy stali, wymieniając uwagi podnieconymi nerwowymi głosami, chichocząc i szurając nogami, gdyby nagle w drzwiach oddziału nie zazgrzytał klucz. Podskoczyliśmy jak na dźwięk syreny alarmowej. – O mój Boże! – jęknął pan Tarku, łapiąc się jedną ręką za łysinę. – To dyżurna, dostanę kopa w czarny tyłek i wylecę z roboty. Tarkl otworzył drzwi, wysunął się na zewnątrz i podszedł do dyżurnej. Zjawiła się, żeby sprawdzić, po co palą się światła, dlaczego zapalili wszystkie lampy na oddziale. Tarkl odparł, że wcale nie zapalił wszystkich, w sypialni i w toalecie są zgaszone. Oświadczyła, że to wcale nie tłumaczy, dlaczego inne się palą, po co je włączył. Tarkl nie wiedział, co odpowiedzieć. W ciszy, która zapadła, usłyszałem gdzieś w pobliżu brzęk podawanej butelki. Gdy Dyżurna powtórzyła pytania, wtedy Tarl odparł, że sprzątał. Czemu więc, skoro dbanie o czystość w toalecie należało do jego obowiązków, akurat tam było ciemno? Gdy czekaliśmy, co Tarl wymyśli tym razem, znów rozległ się brzęk butelki. Dotarła do mnie, pociągnąłem długi haust, żeby uspokoić nerwy. W szparze. Mignęła mi sylwetka wycofującej się korytarzem dyżurnej. Mówiła, że czeka ją jeszcze obchód całego budynku. Usłyszałem, jak odryglowuje drzwi i wychodzi z naszego oddziału. Harding zawołał na nią, żeby wkrótce znów nas odwiedziła, po czym wszyscy wybiegli z toalety, zaczęli mu ściskać prawicę, walić go po plecach i gratulować, że tak świetnie sobie poradził. Staliśmy na korytarzu, podając sobie butelkę wina. Zefeld powiedział, że wolałby się napić wódki, gdyby było ją z czym zmieszać. Spytał pana Tarkla, czy na oddziale nie ma nic, co można by dolać, ale Tarkl oświadczył, że nic oprócz wody. Friedrichon zawołał, że przecież jest syrop na kaszel. Dają mi czasem po łyżeczce z dwulitrowego dzbana, który trzymają w magazynie leków, całkiem smaczny syrop. Masz klucz do magazynu, Tarkl? Tarkl odparł, że w nocy. Tylko dyżurna ma klucz od magazynu leków, ale McMurphy zaczął go namawiać, żeby pozwolił nam spróbować otworzyć drzwi bez klucza. Tarku uśmiechnął się i skinął leniwie głową, a następnie zabrał się razem z Rudzielcem do otwierania zamka spinaczami. Tymczasem dziewczyny i my szaleliśmy w dyżurce. Wyciągaliśmy teczki i czytaliśmy różne papiery. McMurphy i Tarko. Otworzyli magazyn leków, wyjęli z lodówki butlę gęstego wiśniowego płynu i przynieśli ją do nas. McMurphy podniósł butlę do światła i przeczytał głośno nalepkę. Środek sztucznie barwiony z dodatkiem substancji smakowych, w tym kwasku cytrynowego. 70% składników obojętnych, pewnie woda. 20% alkoholu, doskonale, i 10% kodeiny. Ostrzeżenie: nadużywanie leku może prowadzić do nałogu. Otworzył butelkę i skosztował syropu, przymykając oczy. Przejechał językiem po zębach, pociągnął jeszcze jeden haust i znów przeczytał nalepkę. No, mruknął i kłapnął zębami, jakby je świeżo naostrzył. Jeśli to rozcieńczymy odrobiną wódki, powinno być pyszne, jak tam stoimy z lodem, tarkul mój druchu? Zmieszany z wódką i winem, w papierowych kubeczkach służących do podawania leków, Syrop smakował jak napój dla dzieci, lecz miał moc kaktusowego wina, które kupowaliśmy w The Dales. W przełyku czuło się tylko łagodny chłód, ale gdy dochodził do brzucha, wręcz palił wnętrzności. Pogasiliśmy światła w świetlicy i siedzieliśmy sącząc trunek. Pierwsze parę kolejek wypiliśmy z powagą i w milczeniu, jakby to było lekarstwo, patrząc po sobie, czy nikt się nie otruje. i Tarchu na zmianę popijali syrop i palili papierosy Murzyna. W pewnym momencie zaczęli chichotać i zastanawiać się, jakby to było przelecieć tę pielęgniarkę ze znamieniem, która o północy skończyła dyżur. Harding pił, rozglądał się i potrząsał głową. Nic z tego nie dzieje się naprawdę. To tylko wspólny wymysł kawki Marka Twena i Martiniego. McMurphy i Tarkov... Zaniepokoili się nagle, że wciąż pali się zbyt wiele świateł. Wstali i pogasili wszystko, co się świeciło, łącznie z małymi lampkami na korytarzu wmurowanymi na wysokości kolan. Oddział pogrążył się w egipskich ciemnościach. Tarkl rozdał nam latarki i zaczęliśmy się ganiać na wózkach inwalidzkich, które wyciągnęliśmy z magazynu. Bawiliśmy się znakomicie. Gdy wtem rozległ się charakterystyczny okrzyk Zefelta i zobaczyliśmy że leży w drgawkach na posadzce obok Sandy. Siedziała wpatrzona w niego i wygładzała spódnicę. Nigdy nie przeżyłam nic podobnego, szepnęła z przejęciem. Fredrykson ukląkł przy przyjacielu, wsunął mu w zęby portfel, żeby nie odgryzł sobie języka i pomógł mu zapiąć spodnie. Nic ci nie jest, Zew, nic ci nie jest. Zefeld podniósł leniwie rękę i nie otwierając oczu wyjął z ust portfel. Uśmiechnął się zaślinionymi wargami. — Nic mi nie jest, rzekł. Dajcie mi tylko prochy, jak je łyknę, znów biorę się do dzieła. — Naprawdę chcesz wziąć proszki, Zef? — Dajcie prochy, dajcie prochy, powtórzył przez ramię Frederickson, nie podnosząc się z klęczek. — Prochy, prochy! — zawołał Hardinki, świecąc sobie latarką, ruszył chwiejnym krokiem do magazynu leków. Nadciągał świt, i należało pomyśleć, co będzie, kiedy rano zjawi się personel. Billy Bibit i jego dziewczyna powiedzieli, że już jest po czwartej, więc jeśli nikt nie weźmie im tego za złe, chcieliby, żeby pan Tarkol otworzył izolatkę. Przeszli pod szpalerem snopów światła z latarek, my zaś przenieśliśmy się do świetlicy, żeby trochę posprzątać. Tarkol wrócił z izolatki, ledwo przytomny. I musieliśmy zawieźć go do świetlicy w wózku inwalidzkim. Idąc z tyłu, za innymi, ze zdziwieniem stwierdziłem nagle, że jestem pijany, autentycznie pijany. Zaróżowiony i uśmiechnięty. Po raz pierwszy, odkąd wyszedłem z wojska, zataczam się po pijanemu, a ze mną jest kilku zalanych facetów i dwie wstawione dziewczyny, i to na oddziale wielkiej oddziałowej. Pijany uganiam się, śmieję. I zabawiam z kobietami w samym wnętrzu najsroższej twierdzy kombinatu. Zacząłem sobie przypominać, cośmy wyprawiali tej nocy, i ledwo mogłem w to uwierzyć. Musiałem sobie powtarzać, że wszystko wydarzyło się naprawdę i że to myśmy nadali temu bieg. Wystarczyło otworzyć okno, tak jak wtedy, kiedy się chce wpuścić świeże powietrze. Może kombinat wcale nie był wszechpotężny? Co mogło nas powstrzymać od powtórzenia zabawy, skoro wiedzieliśmy już jak się do tego zabrać albo od robienia innych rzeczy na które mieliśmy ochotę myśląc o tym poczułem się taki szczęśliwy że krzyknąłem skoczyłem do MacMarfiego i Sandy idących przede mną złapałem ich i podniosłem wysoko po jednym w każdej ręce a następnie pobiegłem z nimi do świetlicy choć oboje darli się w niebo głosy i wierzgali nogami jak małe dzieci taki byłem szczęśliwy MacMurphy zdjął rękę z pleców dziewczyny i spojrzał w zamyśleniu najpierw na mnie, potem na Hardinga. I znów miał na twarzy ten dziwny, zmęczony wyraz. Zapytał, co z nami, dlaczego nie włożymy ciuchów i nie zwiejemy razem z nim. No jeszcze nie zupełnie jestem gotów, Mac – odparł Harding. A myślisz, że ja jestem? Harding przypatrywał mu się przez chwilę w milczeniu, po czym uśmiechnął się i rzekł: Nie, nie, nie rozumiesz. Będę gotów za kilka tygodni, ale chcę to zrobić sami, po swojemu, wyjść głównym wejściem, po załatwieniu wszystkich koniecznych formalności. Chcę, żeby żona przyjechała po mnie o określonej godzinie. Chcę, żeby wiedzieli, że potrafiłem wyjść stąd w ten sposób. MacMurphy skinął głową. A ty, wodzu? O już mi, nic nie jest, nie wiem tylko dokąd się udać. Zresztą ktoś powinien tu zostać jeszcze parę tygodni i dopilnować żeby rzeczy nie zaczęły powracać do dawnego stanu. Na co z Billim, ze Feltem Fredriksonem i resztą? No, ja nie mogę mówić za nich, rzekł Harding. Wciąż mają swoje problemy, tak samo jak my wszyscy, pod wieloma względami są nadal chorymi ludźmi, ale przynajmniej są chorymi ludźmi, a nie królikami, Mac. Może kiedyś będą zdrowi, tego nie wiem. Murphy zastanawiał się nad tym przez chwilę, wpatrzony w wierzchy swoich dłoni. Znów spojrzał na Hardinga. Harding, na czym to polega? Co się dzieje? Chodzi ci o nas? McMurphy przytaknął, Harding potrząsnął głową. Chyba nie umiem ci odpowiedzieć. No, pewnie mógłbym ci wyłożyć całą freudowską teorię ozdobioną pięknymi słówkami i wyłuszczyć, co według niej może być powodem, ale to wcale nie zbliżyłoby nas do sedna. Chcesz znać przyczyny powodów, a tych nie umiem ci podać. W każdym razie nie ze innych. A w moim przypadku, poczucie winy, wstyd, lęk, niedocenianie siebie. W młodym wieku odkryłem, że jestem bądźmy wielkoduszni, powiedzmy inny. To lepsze, ogólniejsze słowo od tego, którym zwykle posługują się ludzie. Pozwalałem sobie na pewne praktyki, które społeczeństwo uważa za wstydliwe, no i zachorowałem. Nie sądzę, żeby powodem były akurat te praktyki, raczej świadomość. Że wskazuje na mnie potężny, karzący palec społeczeństwa, donośny głos milionów powtarza: Wstyd, wstyd, wstyd. Tak społeczeństwo postępuje z odmienicami. No ja też jestem inny, rzekł McMurphy. Dlaczego mnie nie przytrafiło się nic podobnego? Jak daleko sięgam pamięcią, ludzie czepiali się mnie o to, czy o tamto, ale to nie od. No ale nie, nie, ja nie zwariowałem od tego. Nie, nie, no, masz rację, nie od tego zwariowałeś. Powód mojej choroby nie jest jedynym powodem. Kiedyś zaraz po studiach byłem pewien, że potępienie społeczne jest jedyną siłą pchającą ku szaleństwu, ale ty sprawiłeś, że zrewidowałem moją teorię. Jest jeszcze coś, przyjacielu, co popycha ludzi, silnych ludzi jak ty, przyjacielu, na drogę szaleństwa. Tak? Nie żebym był na tej drodze, ale powiedz co? My. Harding zatoczył krąg białą, delikatną ręką i powtórzył my. Gówno. Powiedział jakby bez przekonania. McMurphy uśmiechnął się i wstał, pociągając za sobą dziewczynę. Zmrużył oczy, żeby spojrzeć na niewyraźną tarczę zegara. Dochodzi piąta. Przyda mi się krótka drzemka przed wielką ucieczką. Dzienna zmiana. Przychodzi dopiero za dwie godziny. Niech Billy i Candy jeszcze sobie pośpią. Ruszamy koło szóstej. Sandy, koteczku, może godzinka w łóżku by nas otrzeźwiła, co ty na to? Jutro czeka nas długa podróż, może do Kanady, może do Meksyku, a może jeszcze gdzie indziej. Czułem odrętwienie i przyjemne ciepło. Słyszałem, jak pan Tarkul otwiera na korytarzu drzwi do magazynu z bielizną, po czym wzdycha głęboko i czka, zamykając je za sobą. Kiedy moje oczy przywykły do półmroku, zobaczyłem... Że McMurphy i dziewczyna przytulają się do siebie, układają wygodnie, bardziej jak dwoje zmęczonych dzieci niż jak dorosły mężczyzna i dorosła kobieta, którzy idą razem do łóżka, żeby się kochać. I tak właśnie wyglądali, kiedy znaleźli ich czarni, którzy przyszli włączyć światło w sypialnię o 6.30. Sporo rozmyślałem o tym, co się następnie stało. Doszedłem do wniosku, że było to nieuniknione i wydarzyłoby się prędzej czy później, nawet gdyby pan Tarkle obudził McMurphy'ego i obie dziewczyny i wyprawił ich ze szpitala, jakśmy zaplanowali. Wielka oddziałowa i tak by odkryła, co się tu działo. Może wystarczyłoby jej spojrzeć na twarz Bilego i postąpiłaby tak, jak postąpiła bez względu na to, czy MacMarfi byłby na oddziale czy nie. A wówczas Billy zrobiłby to, co zrobił? McMurphy zaś dowiedziałby się o tym i na pewno wrócił. Czarni spędzili wszystkich do świetlicy, zarówno chroników, jak i okresowych. Kręciliśmy się bezładnie w ogólnym podnieceniu. Dwie stare rośliny siedziały zanurzone w pościeli, mrużąc oczy i kłapiąc bezzębnymi dziąsłami. Wszyscy, oprócz MacMarfiego i dziewczyny, byli w piżamach i kapciach. Rudzielec miał na sobie czarne spodenki, w białe wieloryby. Sandy zaś była całkiem ubrana, tyle że bez butów i bez pończoch. Te przerzuciła przez ramię. Siedzieli obok siebie na kanapie, trzymając się za ręce. Dziewczyna drzemała, a McMurphy opierał się o nią z błogim, sennym uśmiechem. Nasza powaga i zatroskanie mimo woli ustępowały miejsca radości i uciesze. Kiedy oddziałowa natknęła się na stos pigułek, którymi Harding posypał Zefelta i dziewczynę, dusiliśmy się i prychali, żeby powstrzymać się od śmiechu, lecz gdy czarni znaleźli wyprowadzili z magazynu z bielizną pana Tarkla, a my ujrzeliśmy jak mruga oczami i jęczy, powijany setkami metrów podartych prześcieradeł, niby skacowana mumia, ryknęliśmy na cały głos. Wielka oddziałowa przyjmowała nasz szampański humor bez cienia swojego sztucznego uśmiechu, Dławiła się naszym rechotem, wyglądało, że lada moment trzaśnie jak rybi pęcherz. Kiedy siostra raczet weszła do dyżurki, żeby zadzwonić do głównego budynku i zawiadomić dyrekcji o rezygnacji pana Tarkla. Sandy i tarkol skorzystali z okazji i otworzyli siatkę, Pomachali nam na pożegnanie i ruszyli biegiem przez trawnik, potykając się i ślizgając na mokrej, połyskującej w słońcu trawie. Patrz, nie zamknęli siatki! zawołał Harding do McMurphy'ego. Prędko uciekaj za nimi! McMurphy jęknął. Spod powieki niczym kurcze, wykluwające się z jajka wyjrzało przekrwione oko. Żartujesz hmm. chyba. Łeb mam taki spuchnięty, że w życiu by mi nie przelazł przez okno, a co dopiero ja cały. Przyjacielu, najwyraźniej nie rozumiesz jeszcze w pełni. Harding, idź do diabła z tym swoim gadaniem. Jedyne co rozumiem, że. Nadal jestem na wpół pijany i źle się czuję. Co więcej, ty chyba też jesteś pijany, a ty, wozu, jesteś pijany czy nie? Odpowiedziałem, że wciąż nie czuję nosa i policzków, jeśli to o czymś świadczy. Magmar skinął głową, przymknął oczy, splut ręce na brzuchu i osunął się nisko w fotelu, opierając pod o piersi. Mlasnął ustami i uśmiechnął się jakby przez sen. Do licha mruknął. Wszyscy są jeszcze pijani. Zatroskany Harding zaczął go namawiać, by się natychmiast ubrał, korzystając z tego, że nasz anioł miłosierdzia tkwi przy telefonie i wyzwania do lekarza, którego chce powiadomić o naszych ekscesach, ale rudzielec obstawał, iż nie ma się czym denerwować, przecież nie grozi mu nic gorszego niż przedtem, prawda? Co mogli już mi zrobili, rzekł. Harding podniósł ręce do nieba i odszedł. Przepowiadając najgorsze. Jeden z czarnych zobaczył, że siatka jest otwarta, zamknął ją więc i przyniósłszy z dyżurki wielki, cienki dziennik, zaczął czytać na głos listę obecności, przesuwając po niej palcem i otwajkowując paznokciem nazwiska osób, które widział w świetlicy. Żeby ludzi zmylić, lista była ułożona w odwrotnym porządku alfabetycznym, to też czarny dopiero przy końcu doszedł do litery B. Rozglądał się dookoła, nie odejmując palca od ostatniego nazwiska. Bibit, gdzie jest Bili Bibit? Oczy miał rozszerzone ze strachu. Myślał, że Bili prysnął przez otwarte okno i bał się, że za to oberwie. Który z was widział, jak Bili ucieka przeklęte barany? Wtedy chłopcy przypomnieli sobie, gdzie jest Bili, rozległy się szepty i znów gruchnął śmiech. Oddziałowa doszła do drzwi izolatki mieszczącej się na końcu korytarza. Przysunęliśmy się blisko, bo chcieliśmy dobrze widzieć. Tłoczyliśmy się i wyciągali szyję, żeby zajrzeć przez ramię czarnym i wielkiej oddziałowej, która otworzyła drzwi kluczem i pchnęła je do środka. W pozbawionej okien izolatce panował mrok. W ciemnościach rozległ się pisk i szmer. A gdy oddziałowa wyciągnęła rękę i zapaliła światło, Ujrzeliśmy Bilego i dziewczynę. Leżeli na materacu, na podłodze i mrugali jak zbudzone sowy. Oddziałowa udała, że nie słyszy za sobą wybuchu śmiechu. — Williamie Bibit! Jej głos jeszcze nigdy nie brzmiał tak surowo i lodowato. — Williamie Bibit! — Dzień dobry! Siostro Racet przywitała ją Billy, nie usiłując nawet wstać i zapiąć piżamy, Ujął dłoń dziewczyny i uśmiechnął się szeroko. To jest Candy. Oddziałowa cmoknęła językiem o kościste podniebienie. Och, bili, 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 tak mi za ciebie wstyd. Spoglądała to na bilego i dziewczynę, to do tyłu na naszą gromadkę. Jej twarz z emali i plastiku zaczynała się giąć i wypaczać. Oddziałowa zacisnęła powieki. I skupiła się w sobie, żeby opanować drżenie. Wiedziała, że koniec jest bliski, że przyparto ją do muru. Kiedy znów otworzyła oczy, były to wąskie, nieruchome szparki. Martwi mnie, bili, oświadczyła. Słyszałem zmianę w jej głosie. Jak to przyjmie twoja biedna matka? Doczekała się spodziewanej reakcji. Billy wzdrygnął się i przyłożył dłoń do policzka, jakby oblała go kwasem. Nie, nie! usta mu drgały i potrząsał błagalnie głową siostra nie po powie! Bili, bili, bili westchnęła. Twoja matka i ja jesteśmy przecież przyjaciółkami nie zawołał. Jego krzyk potoczył się po białych, nagich ścianach izolatki Billy zadarł głowę. I krzyczał prosto w dysk światła na suficie: Nie! Przestaliśmy się śmiać. Patrzyliśmy, jak Bili znów się osuwa w dół, opada na kolana i odchyla do tyłu. Zaczął trzeć ręką nogawkę piżamy i kręcić głową, przerażony jak dziecko, któremu obiecano lanie, gdy tylko wytnie się wierzbową rózgę. Oddziałowa dotknęła jego ramienia pocieszycielskim gestem: zatrząsł się jak od ciosu. Już dobrze, bili, chodź ze mną. Zaczekasz w gabinecie doktora. Nie ma powodu narażać się dłużej na towarzystwo tych twoich y, przyjaciół. Zaprowadziła go do gabinetu lekarza, głaszcząc po głowie i powtarzając: biedne dziecko, biedne dziecko. My zaś odeszliśmy cicho korytarzem i usiedliśmy w świetlicy, nie patrząc na siebie i nie odzywając się słowem. MacMurphy usiadł ostatni. Chronicy przestali się już kręcić i też zajmowali miejsca pod swoją ścianą. Kątem oka spojrzałem na Makmarfiego, niby to niechcący. Siedział jak zawsze w kącie, odpoczywając chwilę przed następną rundą, jedną z wielu. Tego, z czym walczył, nie sposób było pokonać. Można było tylko bić i bić, aż w końcu opadało się z sił. I wtedy ktoś inny musiał wkraczać na ring. Zamknął oczy i odprężył się, jak gdyby na coś czekał. Harding wstał, podszedł do niego i już otwierał usta, żeby coś powiedzieć. Gdy wtem z głębi korytarza dobiegł nas krzyk doktora, na naszych twarzach odmalowała się zgroza i świadomość tego, co się wydarzyło. Siostro! wrzeszczał lekarz! Boże siostro! Oddziałowaj trzej czarni pobiegli w stronę krzyczącego lekarza. Ale żaden z pacjentów nie wstał z miejsca. Czuliśmy, że teraz możemy tylko siedzieć nieruchomo i czekać, aż oddziałowa wróci do świetlicy i powie nam, że stało się to, co wszyscy uważaliśmy za nieuniknione. Podeszła prosto do McMurphy'ego. Poderżnął sobie gardło, powiedziała. Czekała w nadziei, że się odezwie, ale on nawet na nią nie spojrzał. Otworzył biurko doktora, znalazł jakieś narzędzie chirurgiczne i poderżnął sobie gardło. Biedne, nieszczęsne i niezrozumiane dziecko zabiło się. Leży teraz w fotelu lekarza z poderżniętym gardłem. Znów zamilkła, ale McMurphy nadal nie podnosił oczu. Chyba jest pan wreszcie usatysfakcjonowany, bawił się pan z życiem ludzkim, jak talią kart, i grał z życiem ludzkim, jakby się pan uważał za Boga. Odwróciła się, weszła do dyżurki i zamknęła za sobą drzwi, a szum jarzeniówek nad naszymi głowami przeszedł w ostry, morderczy lodowaty pisk. Przemknęło mi przez głowę, że trzeba powstrzymać Machmarfiego, przekonać, by. Zadowolił się dotychczasową wygraną i pozwolił oddziałowej zgarnąć ostatnią pulę, jednakże inna, głębsza myśl całkowicie wyparła tę pierwszą. Nagle zrozumiałem z niebywałą jasnością, że ani ja, ani żaden z nas nie zdoła go powstrzymać. Pojąłem, że na nic się nie zdadzą argumenty Hardinga, czy to, że ja złapię go od tyłu na nauki starego pułkownika Matersona i narzekania Skandlona będą równie bezskuteczne. Nie mogliśmy go powstrzymać, bo to my zmuszaliśmy go do działania. To nie oddziałowa, ale nasza potrzeba sprawiła, że wstał wolno z fotela, odpychając się szerokimi dłońmi odobitych skórą poręczy. To ona kazała mu się podnieść i wyprostować, jakby był automatem z fantastycznego filmu wykonującym radiowe polecenia swoich czterdziestu panów. To my pchaliśmy go naprzód od wielu tygodni, utrzymywaliśmy go na nogach. Choć dawno się pod nim ugięły, sprawialiśmy, że mrugał, uśmiechał się, rechotał i grał rolę błazna jeszcze długo po tym, jak jego poczucie humoru wypaliło się do cna między dwiema elektrodami. To my zmusiliśmy go do tego, żeby wstał, podciągnął czarne spodenki, niby skórzane kowbojskie ochraniacze, jednym palcem zepchnął z czoła cyklistówkę, jakby to był szeroko skrzydły kapelusz. Wszystko powolnymi, automatycznymi ruchami, i ruszył przed siebie, kiedy szedł, jego bose stopy krzesały iskry z posadzki, jakby były podkute żelazem. Dopiero pod koniec, kiedy stłukł szklane drzwi, a ona zwróciła ku niemu twarz, której przerażony grymas tak wrył się nam w pamięć, że już nigdy nie mieliśmy się bać żadnej ze srogich min oddziałowej, po czym krzyknęła, gdy chwycił i rozdarł jej fartuch aż po pępek, a następnie znów krzyknęła, gdy z rozdarcia wychyliły się dwie kule zakończone sutkami, zaczęły pęcznieć i pęcznieć, większe niż można się było spodziewać, ciepłe i różowe w świetle lamp. Dopiero pod koniec, kiedy starszy personel pojął, że sam będzie musiał odciągnąć rudzielca bez oglądania się na czarnych, którzy gapili się, ale nie zamierzali się w ogóle ruszyć, Dopiero wtedy lekarze i pielęgniarki zaczęli odrywać grube, czerwone paluchy od białego gardła, w które wpiły się tak mocno, jakby były w nie wrośnięte i wreszcie ściągnęli go z niej, dysząc z wysiłku. Dopiero wtedy zrobił coś, co wskazywało, że nie jest normalnym, świadomym swojego czynu człowiekiem wypełniającym z pasją ciężki obowiązek, który chcąc, nie chcąc należało wykonać. Krzyknął. Dopiero pod koniec, gdy już padał do tyłu, a nam mignęła odwrócona do góry twarz. Zanim zwalił się na niego stos ciał w białych kitlach i przydusił go do posadzki, dopiero wtedy pozwolił sobie na krzyk. Krzyk zaszczutego zwierzęcia. Pełen strachu, nienawiści, rezygnacji i buntu. Podobny do ostatniego ryku, no znago ten, kto polował na szopa, pumę czy rysia. Jaki wydaje trafione, spadające z drzewa zwierzę, nim rozszarpią je psy, zwierzę, którego nie obchodzi już nic poza nim samym i jego śmiercią. Zostałem na oddziale jeszcze kilka tygodni, żeby zobaczyć, co będzie dalej, wszystko się zmieniało. Zeffelt i Frederickson wypisali się razem wbrew zaleceniom lekarskim. Dwa dni później odeszło trzech następnych okresowych, a jeszcze sześciu przeniosło się na inny oddział, odbyło się szczegółowe dochodzenie w sprawie zabawy na oddziale i śmierci Bilego, po czym powiadomiono lekarza, że jego rezygnacja zostanie przyjęta, odparł, że dyrekcja musi iść na całego i dać mu wymówienie, jeśli chce się go pozbyć. Siostra Ratchet przez tydzień leżała na urazówce i przez ten czas kośnooka pielęgniarka od Furiatów kierowała oddziałem, Dało to chłopakom okazję do dokonania znacznych zmian w regulaminie. Zanim wróciła wielka oddziałowa, Harding doprowadził nawet do ponownego otwarcia gabinetu hydroterapii. I teraz sam kierował tam grą w oko, starając się nadać swojemu cienkiemu, słabemu głosowi tubalne brzmienie, licytatorskiego ryku. McMurphy'ego akurat tasował karty, gdy usłyszeliśmy, jak klucz oddziałowej zgrzyta w zamku. Wyszliśmy wszyscy jej. Na spotkanie, żeby zapytać o McMurphy'ego. Kiedyśmy się zbliżyli, odskoczyła dwa kroki do tyłu i przez moment myślałem, że może ucieknie. Twarz miała nabrzmiałą, siną i z jednej strony tak zniekształconą, że oko było zupełnie zamknięte, szyję zaś obwiązaną szerokim bandażem. I nowy biały fartuch. Niektórzy faceci uśmiechali się, gapiąc na jej piersi, choć fartuch był mniejszy, ciaśniejszy i bardziej wykrochmalony od tych. Które nosiła poprzednio, nie mógł ukryć faktu, że oddziałowa jest kobietą. Harding podszedł do niej z uśmiechem i spytał, co się dzieje z Macmarm. Wyjęła z kieszeni Bloczek i ołówek napisała Wróci i pokazała nam kartkę. Bloczek drżał jej w dłoni. Siostra Braczec usiłowała zaprowadzić na oddziale dawny porządek, ale szło jej to sporo. Wciąż bowiem czuło się tu obecność MacMarfiego. Miało się wrażenie, że biega po korytarzach, śmieje się na zebraniach i śpiewa w toalecie. Oddziałowa nie mogła odzyskać dawnej władzy, wypisując polecenia na świstkach papieru. Traciła po kolei wszystkich pacjentów. Kiedy Harding wypisał się ze szpitala i odjechał z żoną, a George przeniósł się na inny oddział, spośród uczestników wyprawy rybackiej pozostało nas tylko trzech: ja, Martini i Scanlon. Nie chciałem jeszcze odchodzić, bo oddziałowa wydawała mi się zbyt pewna siebie, zupełnie jakby coś kryła w zanadrzu, więc wolałem być na miejscu w razie gdyby do czegoś doszło. I pewnego ranka, w trzy tygodnie po tym jak zabrano Makmarfiego, rzuciła na stół swoją ostatnią kartę. Otworzyły się drzwi oddziału i czarni wtoczyli wózek szpitalny z umocowaną do niego kartą choroby na której było wypisane grubymi, drukowanymi literami McMurphy Randall P. Stan po operacji, a poniżej atramentem Lobotomia. Wywieźli wózek do świetlicy i ustawili przy ścianie po stronie chroników. Stanęliśmy przy nim, żeby przeczytać kartę, a potem spojrzeliśmy na głowę wciśniętą w poduszkę i zobaczyliśmy gęstwinę rudych włosów, nad mleczno-białą twarzą z wielkimi, fioletowymi sińcami wokół oczu. Po chwili milczenia Scanlon odwrócił się i splunął na posadzkę. – Ejże, co za numer chce nam wyciąć ta suka, niech ją lichotonie on. – Zupełnie niepodobny – dodał Martini. – Ma nas za naiwniaków, czy co? – Odwalili jednak kawał porządnej roboty – powiedział Martini, przysuwając się bliżej głowy i wskazując palcem. – Zobaczcie – Podrobili złamany nos, krzywą bliznę nawet baki. Pewnie, warknął Scanlon, ale kurwa co z tego? Przepchnąłem się przez innych pacjentów i stanąłem obok Martiniego. Pewnie umieją kopiować blizny i złamane nosy, oświadczyłem, ale nie umieli skopiować najważniejszego. Ta twarz jest pusta, jak twarz manekina z wystawy, nie Scanlon. Przez resztę dnia Scanlon Martini i ja natrząsaliśmy się z nędznej cyrkowej kukły, jak Scanlon ochrzcił postać leżącą w świetlicy. Ale gdy wraz z upływem czasu opuchlizna wokół oczu nikła coraz bardziej, coraz więcej pacjentów podchodziło do wózka. Patrzyłem, jak udając, że idą wziąć pismo z półki albo napić się wody, krążą w pobliżu, by jeszcze raz spojrzeć ukradkiem na twarz kukły. Obserwowałem ich i usiłowałem odgadnąć, jakby w tej sytuacji postąpił magmarfi. Mogłem być pewien jednego. Nie pozwoliłby, żeby coś takiego z kartą z jego nazwiskiem siedziało przez 20 czy 30 lat w świetlicy, służąc wielkiej oddziałowej za przykład tego, jak kończą ci, którzy próbują walczyć z panującym porządkiem. Na pewno by nie pozwolił. Czekałem wieczorem w sypialni, aż sanitariusze skończą obchód. Kiedy poznałem po odgłosach, że wszyscy już śpią, przekręciłem głowę, żeby widzieć sąsiednie łóżko. Oddech kukły dobiegał mnie już od kilku godzin, odkąd czarni wtoczyli wózek i przenieśli z niego nosze na łóżko. Słuchałem, jak płuca gubią rytm, przestają pracować, po czym znów zaczynają, i pragnąłem, żeby przestały na zawsze, ale dopiero teraz spojrzałem po raz pierwszy. Za oknem świecił księżyc, szarawy, chłodny blask sączył się do sypialni. Kiedy usiadłem w pościeli, mój cień padł na sąsiednie łóżko i sięgającą od ramion po biodra czarną smugą przeciął na dwoje leżącą tam postać. Opuchlizna wokół oczu opadła już na tyle, że było otwarte. Patrzyły prosto w jasny księżyc, rozszerzone i widzące, a zarazem Szkliste i zadymione, jak przepalone korki od tak długiego wpatrywania się w jeden punkt bez mrużenia powiek. Przechyliłem się, żeby podnieść poduszkę, a wtedy oczy pobudzone ruchem zaczęły wodzić za mną, kiedy wstawałem i pokonywałem niewielką przestrzeń między łóżkami. Duże muskularne ciało mocno trzymało się życia, długo walczyło, żeby go nie utracić, ciskając się i miotając. Aż wreszcie musiałem położyć się na nim całym ciężarem i ścisnąć kolanami jego nogi, które kopały, gdy wgniatałem mu poduszkę w twarz. Zdawało mi się, że leże tak latami. W końcu przestało się miotać. Księżyc, wdzierający się przez siatkę w oknach gabinetu hydroterapii, oświetlał przygarbiony zwalisty kształt konsoli. Jego blask odbijający się od szybek przyrządów pomiarowych i chromowanych kranów był tak zimny, że rozlegało się ciche dźwięczenie, zupełnie jakby ktoś uderzał w nie soplem. Wziąłem głęboki oddech, schyliłem się i chwyciłem za krany, wparłem się nogami w posadzkę i usłyszałem, jak ciężar przesuwa się z chrzęstem, zaparłem się mocniej, rozległ się trzask pękających drutów i rurek w posadzce, Podniosłem konsolę na wysokość kolan i objąłem jedną ręką, a drugą wsunąłem pod spód. Czułem zimny dotyk chromu na szyi i twarzy. Odwróciłem się tyłem do okna i okręciłem napięcie. Siła odśrodkowa wybiła siatkę i z głośnym hukiem wyrzuciła konsolę przez okno. Szyba rozprysła się w świetle księżyca niczym przejrzysta, zimna woda święcąca uśpioną ziemię, przez chwilę stałem zdyszany i wahałem się, czy nie cofnąć się po Skanlona i kilku innych chłopaków, ale na korytarzu rozległ się pisk butów nadbiegających sanitariuszy, więc oparłem się ręką o parapet i wyskoczyłem w ślad za konsolą w księżycowy blask. Pognałem przez trawnik w tę samą stronę, w którą wtedy pędził pies, w stronę szosy. Pamiętam, że sadziłem wielkimi susami, jakbym po każdym odbiciu długo płynął w powietrzu. Nim znów dotykałem stopami ziemi, miałem wrażenie, że frunę, wolny. Wiedziałem, że nikt nie ściga uciekinierów, a skanlon uwolni mnie od podejrzeń o zabójstwo. Nie musiałem biec, ale nie przestałem. Biegłem kilometrami, nim wreszcie zwolniłem i wszedłem po nasypie na szosę. Podwiózł mnie ciężarówką Meksykanin jadący na północ z transportem owiec. Tak go zabajerowałem, że jestem Indianinem i zawodowym zapaśnikiem, którego mafia usiłowała wpakować do czubków, że wysadził mnie czym prędzej, dając mi skórzaną kurtkę, bym zakrył odzież szpitalną i 10 dolarów na jedzenie w drodze do Kanady. Wziąłem jego adres i obiecałem odesłać, force, jak tylko stanę na nogi. Może i z czasem wybiorę się do Kanady. Ale chyba najpierw zatrzymał się nad Kolumbią. Chcę się pokręcić w pobliżu Portland, Hood River i The Dales, zobaczyć, czy są tam może ludzie z naszej wioski, którzy jeszcze nie zgłupieli od żłopania wody. Chcę się przekonać, co porabiają, odkąd rząd usiłował odkupić od nich prawo do bycia Indianami. Słyszałem nawet, że niektórzy Zaczęli po dawnemu wznosić chwiejne, drewniane rusztowania wzdłuż tej wielkiej, milion-dolarowej tamy i łowią ościeniem łososie w przepustach. Muszę to zobaczyć, ale przede wszystkim chcę się rozejrzeć po okolicy, w której kiedyś mieszkałem i odświeżyć wspomnienia. Nie było mnie długo. Wydawnictwo RTW przedstawiło powieść Kenakesi lot nad kukułczym gniazdem. W przekładzie Tomasza Mirkowicza czytał Zbigniew Zapasiewicz. Nagranie zrealizował Andrzej Brzoska.